No dobra, jestem ludziska, wybaczcie mi to niedrobne spóźnienie. 8 minut, no to już można powiedzieć tak, troszeczkę poleciałem na hardcore, ale musicie mi to wybaczyć, naprawdę mam dzisiaj fatalny dzień, fatalny nastrój, wszystko co najgorsze i jednym słowem do dupy jest. Więc mam nadzieję, że owym strumikiem sobie troszeczkę podłechtam wszystko co do podłechtania i ogólnie poprawię nastrój, że wszystko będzie everything under control i tak dalej, a ja czatu nie widzę, bo po co mam widzieć czat? O tak, jeszcze problemy techniczne mi dajcie, to już będzie w ogóle pulgite z majonez, pełen zestaw będzie. I... No, dobra, chyba coś widzę, chyba jest w porządku. Mam taką nadzieję, pozwólcie, że dziabnę sobie wody, dzisiaj herbatki nie mam, waszym zdrowiem. Kamerki nie włączyłem. O, ty widzisz, no to może być rzeczywiście problem. No bo jej nie mam, musiałbym do sklepu polecieć. Witajcie wszyscy, no witam was wszystkich bardzo serdecznie. Wybaczcie mi, że strumyk w tym tygodniu jest no trochę dziwny, taki nieprzepisowy. Chciałoby się powiedzieć, to znaczy zazwyczaj staram się streamować weekendami. W ten weekend, no z tego co widzicie, stream będzie czwartek, piątek, ale po prostu tak mi pasowało. Nie byłem w stanie w weekend wygospodarować sobie czasu. Potem mi się znowu plany poprzesuwały, poprzestawiały, no ale to już nieważne. Wszystko się pierdupcy i pierwszani, tak to mogę podsumować. Woda zdrowia doda. No właśnie, widzisz, czytasz mi w moich myślach. Dobra ludziska, co bym tu kliknął? Kliknąłbym sobie... Aha, bo wy macie ten podgląd. Może na dobry start, pozwólcie, że powiem na co dzisiaj są składki. I ogólnie połączę się potem z panem Berlietunem, opowiem o czym będzie podcast. Myślę, że mam taką nadzieję, że miło spędzimy czas w doborowym towarzystwie, no i będziemy się znakomicie bawić, że zapomnę o dzisiejszym dniu, który naprawdę do dupy był. Jaki humorek? Do szanu! Ale to już mówiłem, że no nie jest najlepiej pod tym względem. No cóż, czasami musi być gorzej, żeby innym dniem mogło być lepiej. Są wzloty i upadki. No tak wygląda życie. Dzisiaj mam zdecydowanie upadek. Nawet był kiedyś taki film jak upadek, ale nieważne. Co chcę nadmienić? Na co dzisiaj składki są? Pierwszy próg składkowy, wy jeszcze tego nie widzicie, zaraz zobaczycie, ale jak się połączę już z panem Berlietem, to już będę mówił bezpośrednio o podcaście, więc na razie się wypultam. Pierwszy próg składkowy to jest strumyk jutro. Jeżeli by się uzbierało, no to będzie rzeczywiście już jeszcze jutro transmisja na żywo. Przy czym jutro planuję transmisję na żywo znowu z Rage'a. I jutro ostatecznie zadecyduję, czy skończę z tą grą, czy też być może ją skończę. Dlatego, że no, ostatni strumyk był taki, że się nią zaintrygowałem. Zrobiła na mnie wrażenie swoim projektem lokacji, ciekawych potworów, broni i tak dalej. Natomiast zobaczymy, czy dzisiaj... zobaczymy, czy jutro to zostanie podtrzymane. Jeżeli się okaże, że nie, że znowu gra mi wyblaknie, tak jak na pierwszym strumyku, to sobie ją odpuszczę i odejdę w inne tytuły. A jeżeli się okaże, że tak, no to myślę, że już Rage'a przejdziemy sobie od początku do końca. Więc pierwszy próg, składka na Rage'a, drugi próg, składka na Park Beyond. To jest tak naprawdę kolejna zapowiedź ciekawych tytułów growych, które nadchodzą wielkimi krokami. Ostatnio stworzyłem wam zapowiedź Hogwarts Legacy, czyli gry opartej o... uniwersum Harry'ego Pottera w magicznym świecie, baśni i czarodziejstwa, oczywiście ma to być RPG z otwartym światem, natomiast teraz chciałbym stworzyć alternatywny klip filmowy o kolejnym ciekawym tytule growym, który nadchodzi wielkimi krokami. Park Beyond jest nawiązaniem do Rollercoaster Tycoonów, do tych słynnych gier ekonomicznych związanych z budową Luna Parku, z budową parku rozgrywki, które to kojarzymy odsłony gier. Bardziej z czasów naszego dzieciństwa, a w każdym razie ja kojarzę z takimi czasami dzieciństwa. Co tam jeszcze? Pozdrawiam z Wołomina. Jezu, przeczytałem Wołowina na początku i tak się dziwię, czemu mnie Wołowina pozdrawia? Ale nie, Wołowina mnie nie pozdrawia, Wołomin mnie pozdrawia. No pozdrawiam Wołomin, mam nadzieję, że nie masz nic wspólnego z organizacjami przestępczymi, mafia wołomińska i tak dalej. No i co, połączymy się z panem Berlietunem, zobaczymy jaki on ma dzisiaj nastrój. Zadzwoń. Względem jego perspektywy spóźniłem się niestety 12 minut, no ale co zrobić? On już jest raczej przyzwyczajony. Witam ciebie, panie Berlietuniem. No witam. No, to teraz pozwól, że sobie jeszcze odpalę grę. I może sam zrobię taki delikatny wstęp, to znaczy nadmienię, o czym ten podcast ma być. Bo dzisiaj, ludziska, podcast
raczej nie inaczej. No i podcast rozgrywany w American Truck Simulator. Z tego co widzicie, nie spałem. To nie było tak, że się leniłem, kiedy żeśmy się nie spotkali, bo troszeczkę się tu działo. W grze zmieniło się tak. Po pierwsze, zakupiłem DLC z nowymi przyczepami i ładunkami. Po drugie, zakupiłem DLC z nowym stanem, Wyoming, który dzisiaj będziemy sobie eksplorować, po nim będziemy jeździć. Po trzecie, mam nowego tracka. Po czwarte, zresztą również nowy track wszedł do samego tytułu. Mam jeszcze pewne mody. Będzie ciekawie, to macie jak w banku, ale abstrahując od tego, no to zapowiem, z czego to ma być podcast. Ogólnie dziś chciałbym was powitać w kolejnym z rzędu, bodajże szóstym, o ile dobrze liczę, podcaście tematycznym na moim skromnym kanale. Podcaście, który tym razem dotyczyć będzie rozwoju technologicznego. I tutaj w domyśle chodzi nam o elektronikę. Wiecie, telefony, komputery, telewizory, samochody, no bo samochody też mają pewną elektronikę, przy czym opowieść o owym rozwoju będzie snuta na przykładzie naszych żywotów, czyli tego, jak obecny świat różni się od tego świata, który pamiętamy z okresu dzieciństwa, co wtedy było lepsze, co gorsze od współczesnych realiów i jak progresował ów rozwój wraz z biegiem lat, czy też wręcz dziesięcioleci. Klip ten pełen będzie naszych subiektywnych przemyśleń oraz osobistych historii, więc nastawcie się na sporą dozę emocjonalnej nostalgii, która z tym będzie związana, żeby zatem nie było narzekania w komentarzach, że film jest starczym pieprzeniem o tym, że no, kiedyś to były czasy, a teraz to nie właśnie ma czasu. Właśnie obawiam się, że tak się to stanie, że tak się to skończy. Dlatego zapowiadam skrótu. Jeżeli ktoś ma zamiar potem pisać takie rzeczy, że to jest starcze pieprzenie o tym, że właśnie cytuję, kiedyś to były czasy, dzisiaj to nie ma czasów. No to oczywiście, że będzie. Będzie, ja nie ukrywam, będzie takim starczym pieprzeniem, bo taki jest temat przewodni i na tym ma on polegać w założeniu. To tak samo jak niektórzy czepiali się mnie w playliście o grach z lat 90., że przedsiębiorę tam pieprzenie o dawnych czasach przez różowe okulary. No tak! Bo o to chodziło w tamtej playliście, tak samo tutaj, więc uprzedzam was zawczasu. Na koniec z kolei dodam, że nagrywając ów film mam 31 wiosen na karku, spędzonych na tym ziemskim łespadole wiosen na karku, więc należy to wziąć pod uwagę przy jego odbiorze. Taki, a nie inny wiek z pewnością zaowocuje tym, że no, młodsi nie zrozumieją niektórych rzeczy, o których będę prawił, z kolei no cóż, starsi, no starsi, dla starszych to będzie taka drwina delikatnie, no bo dla tych pierwszych, wiecie, tak jak powiedziałem, oni nie do końca się będą w stanie być może odnaleźć w rzeczach, o których opowiadamy, natomiast dla starszych to będzie śmieszne, bo jeżeli ktoś ma 60 lat, no to śmieszne dla niego będą wywody 30-latka, bo powie, stary synek, co ty wiesz o życiu, w ogóle w dupie byłeś, gówno widziałeś, za moich młodych czasów to dopiero było. Zatem konstatując ów przydługi wstęp, tak to dzisiaj będzie, więc przejdziemy do meritum. A zanim nie o używaj nim... słów, których nie rozumiem. Słem? Nie używaj, proszę, słów, których nie rozumiem. Że meritum? Nie, to na K coś dziwne. A, konstatując. Ach, no. No nieważne, taką mam fantazję, tak se powiedziałem. No tak podsumowując, tak czy inaczej, ludziska, podsumowując właśnie ten przydługi wstęp, zanim przejdę jeszcze do meritum, nadmienię to, co muszę nadmienić przed każdym podcastem, czyli o co chodzi w podcaście. Podcast z natury jest audycją radiową opartą o rozmowę dwóch osób, więc aby tematy nam się kleiły, kręciły, będę odpowiadał głównie na wiadomości z dotacji dotyczących tych właśnie omawianych przez nas kwestii, a niektóre dotacje, totalnie z innej parafii, mogę absolutnie pominąć milczeniem. Zatem zaczynajmy dysputę o rozwoju technologicznym w oparciu o elektronikę na bazie naszych żyć. Myślę, że wątek jest całkiem ciekawy, no i oddaję tematy w twoje ręce, panie Bernietuniem. Nie, ty to twój kanał, ja już podcastów i YouTube'a nie prowadzę, ty się baw. Ja jestem tu tylko gościem. Aha, czyli się wywinął, niczym lis, niczym no, bystra kuna. A ja mogę tutaj siedzieć i nic nie mówić, to ty masz swój podcast. No dobra, niech tak będzie. Cóż, ludziska, coś mi tu jeszcze w pamięci świta. A wiem, co chciałem powiedzieć. Właśnie, zobaczcie jakiego... Ja już na fanpage'u na Facebooku i w zakładce społeczności na YouTubie zaznaczałem wam, że kolejne materiały z ATS-a będą takim lewiatanem, wielkim smokiem. Zobaczcie, jaki truck, no kurde.
Ja już kiedyś Kenworthem Casto jeździłem, ale nie w tak mocarnym wydaniu. Cztery osie, potężna kabina. No, dzieje się tutaj, nazwę ów pojazd mianem Tytana. O tak, dzisiaj Tytanem będę jeździł, bo w istocie na Tytana on wygląda. Tak czy inaczej, ludziska, przechodząc zatem już stuprocentowo do meritum, do naszego pięknego, dumnego podcasta, no będziemy się skupiać na takich głównych punktach, które dzisiaj chcielibyśmy poruszyć. Pierwszym punktem jest to, co naszym zdaniem najbardziej zmieniło świat, odkąd żyjemy, od czasów naszego najwcześniejszego dzieciństwa, które jesteśmy w stanie przytoczyć z naszej pamięci, jaka to była technologia i czym ona zaowocowała. No to zrobiłem już wstęp. Ja się teraz skupię na tym, żeby jechać po jakiś ładunek, a ty odpowiedz na to pytanie. A, czyli jednak i tak zrzucasz na mnie, okej. No mogę pierwszy odpowiedzieć, chociaż wolałbym, żebyś ty zaczął pierwszy, dlatego że no ja chcę właśnie po ładunek jechać. No to... jaka technologia zmieniła najbardziej świat? O Jezu, no ciężko mi powiedzieć. Jak miałbym tak wymienić, a potem się rozwlec, bo tak mi jest najłatwiej. To wymienię rzeczy, one nie są w tej kolejności, w jakiej się pojawiały w historii naszego świata, tylko one są bardziej po prostu tak, jak i przychodzą do głowy, czyli powiedziałbym smartfony, tablety, internet, audiobooki. Przepraszam cię bardzo, że ci przerwę w taki brutalny sposób. Trójką się chowało, jak się, czekaj, dawno nie grałem w tą grę, ten interfejs, jak to się wyłączało, F3. Znowu to samo, tak jak miałem ostatnio w tych naszych koopowych podcastach. Nie jestem w stanie tego w ogóle wyłączyć. Klikam F3, nic się nie dzieje. Z dupy. No nic, dobra. Przepraszam, że ci przerwałem, no ale chciałem po prostu to wiedzieć. Mów. No to mówię, powiedziałem. Wymieniłem w sensie tam. Według mnie, z mojej perspektywy, najbardziej na moje życie wpłynęło wprowadzenie internetu, smartfonów, tabletów, audiobooków / Kindle. A to tak korzystasz z tego wszystkiego? Z Kindle nie, bo nigdy nie miałem. A co to jest w ogóle Kindle? Bo nie znam tej nazwy. Mówisz prawie nieomal do boomera, więc wiesz. No, mentalnego na pewno. No właśnie. Czekaj, bo ja też tu walczę. Okej. Okay. Kindle to jest jakby takie... No bo to jest od Amazona. To jest po prostu jakby tablet od Amazona, ale nie do końca tablet, ponieważ jest to stricte urządzenie do czytania e-booków i tak dalej. E-booków, e-gazet i tak dalej. Czyli taki tablet... Aha, wiem! No dobra, kojarzę to ze studiów, wiem jak to wygląda, okej. Okay. No, to jest Kindle. Kindle, jak tam wolisz to wymawiać. Okej. I to zawsze chciałem mieć, bo naprawdę to jest jakby substytut współczesnej książki. No bo tam bardzo dużo tych książek, zdaje się, można wygrać. No, ale wiem na pewno też, że tak jak powiedziałem, no to jest taki e-papier, dobrze piszą na No papier. Właśnie, te Kindle są bardzo ciekawą technologią, nie wiem na jakiej zasadzie to jest tworzone, natomiast to rzeczywiście wygląda jak kartka papieru, to nawet nie wygląda jak ekran i nie emituje światła. I gdybyście w ciemnym pomieszczeniu to włączyli, to z tego co się orientuję, jeżeli kupicie egzemplarz bez podświetlenia, to nawet nie będziecie widzieć, co tam jest napisane. To bardzo charakterystycznie wygląda, dosłownie jakbyście widzieli papier. No, więc smartfony i tablety. No, smartfony i tablety w moim życiu pełnią naprawdę dużą rolę. Najpierw idąc w kolejności smartfony, później tablet, chociaż i tak nadal się nie rozwiodłem z używania laptopa, ale laptop jest mniej poręczny niż tablet, więc rozumiem tą zależność. Używam ich niemalże codziennie, tak? To jest wygodne, no nie muszę odpalać całego tego molocha mojego komputera, żeby móc coś przeglądnąć, jeśli chcę, bądź obejrzeć, tylko no jest mi to po prostu pod ręką. Internet, no przede wszystkim, no bo bez... Może zacznijmy od początku, internet, tak? Internet jest rzeczą, która najbardziej chyba na nas wszystkich wpłynęła, nie? Bo to jest jakby nasze źródło codziennej informacji. Znaczy to nie tylko źródło informacji, ale też no... Jest coś takiego jak bycie e-personą, tak? Nie jesteś człowiekiem realnego świata, tylko człowiekiem świata wirtualnego. I to właśnie przez internet. Albo dzięki internetowi. Zależy jak zobaczysz. Jak na to spojrzysz. W ogóle nie mogę sobie myśli w głowie poukładać, bo mnie dzisiaj tak głowa boli, że głowa... A, czyli też masz super dzień, no to ekstra. No to obydwaj tak mamy. Powiem ci, że przed streamem wiedziałem, co chcę powiedzieć, a tutaj
słyszę i czuję, że zacząłem się jąkać i jest mi źle. Nie mogę się na niczym skupić. Mhm. Więc może poratuj mnie. No rozumiem. No ja powiedziałem ten Kindle, te książki internetowe, w sensie, no... No wiesz, o co chodzi? Tak, tak, tak. I audiobooki, bo też lubię sobie czasami po prostu ubrać słuchaweczki przed spaniem audiobooka. Zresztą audiobooki fajnie działają na wyobraźnię. Tak, i to jest nawet dobre dla ludzi leniwych, że no, nawet jeżeli im się nie chce czytać... Sobie. Znaczy nie twierdzę, że ty jesteś, ale dobre dla takich osób to jest, którym się nie chce czytać fizycznie. Uważają, że to jest zbyt wielki problem dla nich, że to tylko męczy, no to w tym momencie mogą sobie odpalić, wysłuchać. Wiesz, no trochę to potrwa, bo potrwa, no to odsłuchanie takiego audiobooka z, nie wiem, ogniem i mieczem, no to jednak będzie parę ładnych godzin, no ale jednak mimo wszystko jest to łatwiejsze, jest to również szybsze, jest to bardziej bezproblemowe. No, natomiast czy to najbardziej zmieniło świat, odkąd ja jestem młody? Być może dla ciebie, ale dla mnie nie bardzo. Internet, pod tym się mogę podpisać, ale to chyba każdy się raczej z tym zgodzi, bo internet bardzo namieszał w świecie. Dla niektórych świat po prostu totalnie odmienił swoje oblicze w momencie, kiedy internet powstał. To trzeba przyznać. Jest to bardzo charakterystyczna technologia. Uno momento, czekaj, daj mi sekundkę, ludziska, tak jak mówiłem, stan Wyoming i tak jak mówiłem, nowe ładunki. Postarałem się właśnie nowy ładunek wziąć i ludziska, teraz sobie go podepniemy, może na takiej naczepie. Jest to koparka Volvo. Tak naprawdę to DLC z nowymi ładunkami troszeczkę jest takim pisem na wodę fotomontażem, bo to jest przekopiowane z Euro Truck Simulator, no ale nieważne, ważne, że są nowe ładunki. Ja się osobiście cieszę, zawsze nowa garść przyczep jest czymś bardzo fajnym. Już, tylko się podepnę i dalej będę ględził. Natomiast co dla mnie? No dla mnie, znaczy tak, ogólnie internet tak, bo internet nie tylko spowodował zmianę takiego ogólnego paradygmatu życia dla bardzo wielu ludzi, bardzo wielu osób, po prostu życie kompletnie się dla nich odmieniło, zupełnie inaczej zaczęli je prowadzić, postrzegać. Przede wszystkim internet jest oknem na świat, internet łączy ludzi na bardzo wielkie dystanse, internet ułatwia pozyskiwanie wiedzy, internet jest po prostu rzeczywiście takim... No... Zaraz! Czekajcie, ja to sobie podepnę na takiej kamerze, żeby nie było, bo się muszę wypultać, a chcę po prostu, żeby gameplay też płynął, więc... Pozwólcie, że na szybko się podepnę i wtedy dopiero zacznę ględzić na porządnie. Początek troszeczkę nieudolny, ale to mój kanał jest, więc jaki ma być. Dobra. Tak będzie łatwiej. Dawaj ty, naciepim. Dasz radę. Teraz sprzęganie i jechanie i będzie piknie. No, tak więc internet oknem na świat jest, ułatwia pozyskiwanie informacji, ułatwia życie jako takie i to na każdym kroku praktycznie, bo nawet jeżeli musisz sprawdzić jakąś totalnie trywialną rzecz, nie wiem, w stylu kiedy ci autobus przyjedzie, możesz sobie ściągnąć z internetu aplikację, gdzie pokazuje ci dokładnie gdzie jest autobus, ile jest od twojego przystanku i takich przykładów można mnożyć, dwoić i troić, pierdylionić prawdopodobnie, dlatego że internet odmienił życie ludzkie na tak wielu płaszczyznach, że nawet jeżeli by wymieniać różnego rodzaju przykłady owej odmiany, przemiany. Nawet jeżeli 10 godzin by tak pierdaczyć i popierdywać, to się wątku nie wyczerpie. Zawsze będzie można coś dodać, zawsze ktoś poda jakąś nową, inną perspektywę na internet i sposobu tak naprawdę korzystania z internetu, na który to sposób myśmy, czy ja na przykład, nie wpadłem. Natomiast drugą taką rzeczą, która, no tutaj nikt jej nie podał na czatach, ja też czytałem, ty również jej nie podałeś, no prawdopodobnie troszeczkę zbyt młody jesteś, no wielkiej różnicy między nami nie ma, no ale jednak ja taką rzecz dostrzegam, która dzisiaj jest tak trywialna dla ludzi, że nawet jej nie wymieniają w takich dysputach z uwagi na to, że już po prostu postrzegają świat jako coś, w którym to musi być, że to nawet nie tyle zostało przez kogoś wymyślone, świat się zmienił, bo kiedyś tego nie było, nie, to było od zawsze, to zawsze musiało być, mianowicie telefony. Ja pamiętam, jak za czasów mojego dzieciństwa telefonów komórkowych po prostu nie było, to znaczy gdzieś tam były, no ktoś tam miał, ale to były ogromne cegłówki, kosztowały naprawdę krocie, więc nie szło tego w ogóle wtyknąć do kieszeni.
Było to ciężkie, baterie szybko padały, nie miało to żadnych ekraników, było gigankurdetyczne, nie wszędzie miało zasięg i tak jak mówię, naprawdę było potwornie drogim dobrem, więc ludzie fizycznie z telefonów komórkowych nie korzystali. Ja pamiętam te czasy z okresu mojego dzieciństwa, czyli lata 90., kiedy naprawdę jak chciałeś do kogoś zagadać, czegoś się dowiedzieć, to albo wersja A, trzeba było korzystać z telefonu stacjonarnego, który rzeczywiście no wszyscy ludzie mieli w domach, natomiast telefonów komórkowych no już raczej nie bardzo, albo alternatywnie no trzeba było jednak szukać budki telefonicznej gdzieś na ulicy, bo miałeś tą możliwość, że może ci się uda gdzieś trafić, może znajdziesz, albo równie dobrze w ogóle nie znajdziesz no i będzie przerypane. Tak więc no takie to były czasy i ja to akurat pamiętam, jak bardzo mocno zrewolucjonizowało to moje życie, kiedy telefony komórkowe weszły w życie, kiedy zyskałem swój pierwszy telefon komórkowy, kiedy mogłem się porozumieć na dystans. No prosty przykład, Jezu Chryste, poszedłem w podstawówce do kumpla na drugi koniec miasta, chciałem zostać trochę dłużej, musiałem biec do domu przez całe miasto, żeby poinformować moich dziadków, że przyjdę później, bo nie dało się zadzwonić, nie dało się ich poinformować o tym SMS-em, MMS-em, czy po prostu jakkolwiek inaczej. Trzeba było przybiec, powiedzieć organoleptycznie. Więc śmieszne to, ale no myślę, że to bardzo mocno wpłynęło na świat wokół. No, ja powiedziałem smartfony, więc A to myślałem, tak, że jak mówisz smartfony, no to ci chodziło typowo już o tą technologię, że to jest takie centrum dowodzenia, no bo smartfon to jest już jakiś taki trochę inny telefon, że tam masz wszystko i nic, nie? Ilość tych aplikacji, tego wszystkiego. To myślałem, że w tej perspektywie ci o to chodzi. Mnie chodziło po prostu o goły telefon, to może się wydawać śmieszne, ale no... No ja pamiętam te czasy, że no nie było takich rarytasów i... Komórkę no to może jakiś bankier miał, ale no, a o dziecku to w ogóle się nawet nie wspomina. Dzisiaj to ja faktycznie obserwuję takie rzeczy, no widzę jakieś dziecko wychodzi sobie z przedszkola, klika sobie w telefon, dzwoni do rodziców. No w moich czasach to było nie do pomyślenia. Nie tylko dlatego, że to były potwornie drogie technologie, ale także dlatego, że nikt w tamtych czasach nawet by nie wpadł na to, że dziecku może być potrzebna taka rzecz. Dzisiaj, jeżeli dziecku nie kupisz telefonu, to już cię będzie męczyło, że ej, ale ja będę wyalienowany, ja będę odstawał od grupy rówieśniczej, a Jacek ma, a ja nie mam, a dlaczego? Dawniej? Dawniej, Jezu, to w ogóle ludzie nawet o takich rzeczach nie myśleli, nie patrzyli na świat w takich kategoriach. I powiem szczerze, nawet ja, w momencie, kiedy dostałem swój pierwszy telefon, w wieku gimnazjum, i to takiego środkowego gimnazjum, to powiem wam szczerze, że ja wychodziłem z założenia, że to tak dostałem, to fajnie, ale nie do końca tego potrzebuję, no bo co ja mogłem zadzwonić? No, do rodziców mogłem zadzwonić, jak tam gdzieś sobie wyszedłem, ale to zazwyczaj wiedzieli, gdzie jestem. Z kolei do kumpli mogłem zadzwonić, ale codziennie ich widziałem w szkole, więc a z kolei w domu miałem też jakieś tam gadu-gadu czy coś, więc wychodziłem z założenia, że mam telefon i fajnie, ale jakoś potwornie potrzebny on dziecku nie był, w każdym razie w tamtych czasach. Ale też należy nadmienić, że telefon był czymś gołym. Nie było telefonu takiego, jak znamy dzisiaj, że właśnie jest centrum dowodzenia. Przechodzimy do drugiego pytania, czy chcesz coś dodać? Nie, myślę, że wyczerpałeś temat wystarczająco. Bo mamy na tyle tych pytań, że chciałbym się wydukać z nich wszystkich. Być może zdążymy, być może nie, zobaczymy, a być może się wyrobimy szybciej. Drugie pytanie, jak wspominamy swoje pierwsze kontakty z komputerami? Jakie to były komputery, jak je wspominasz? Czy były dla ciebie czymś, jakimś takim ewenementem, epokową chwilą? Czy też być może pierwszy kontakt był niemrawy i potraktowałeś go ze wzruszeniem ramion? Czy w ogóle pamiętasz pierwszy kontakt? Pamiętam, Windows 98 u kumpla, PC-t. O, czyli już od PC-ta zacząłeś? No bo bierzemy pod uwagę, że grałem na konsolach przed PC-tem? Nie, bo to jest granie, to jest co innego. A ty mówisz o... pytasz o stricte komputer, no to ci opowiadam o stricte komputerze. Znaczy, no tak, komputer to ja w domyśle, bardziej mi chodziło właśnie o tego typu jakieś platformy, na których można zagrać, na których można... A, no to nie, no to powiedzmy, że w okolicach drugiej klasy szkoły podstawowej mój tatuś zakupił mi i mojej siostrze PlayStation, pierwsze PlayStation. I od tego się jakby zaczęło moje... Czekaj, powtórz, kiedy to było? Ile miałeś lat? Druga klasa podstawówki. A, no to dosyć wcześnie. Tak, znaczy on to kupił bardziej dla siebie niż dla nas, ale to... ponoć o zmarłych się źle nie mówi, więc no. Ponoć. Czekaj, muszę sobie zmniejszyć czułość myszy ludziska. Kupił jakby... kupił tego playaka. No i pierwszą grą, jaką graliśmy, było... było to jakby... wersja... jakby growa programu amerykańskiego,
o którym dowiedziałem się dużo później, że to w ogóle był program amerykański, jak oglądałem kanał taki na YouTube, który zrobił filmik o klasykach z PlayStation i właśnie tam pojawił się ten ta gra i to w tym filmiku dowiedziałem się, że grałem w grową adaptację z serii telewizyjnej w USA o nazwie World's Scariest Police Chases, czyli najniebezpieczniejsze pościgi policyjne. Okej. Okay. To było. I grałem właśnie w wersję na PlayStation tegoż oto tej serii telewizyjnej. Oczywiście podkoloryzowana, bo to miała być gra. Serię telewizyjną akurat pamiętam, natomiast nie wiedziałem, że taka gra była. No, jak ktoś chce, to niech sobie wpisze. Na pewno znajdzie się ta gra na konsolę. I właśnie to była pierwsza jakby gra, w którą grałem. Bo ona była dołączona do pudełka. No i drugą oczywiście, no to był Crash, ale nie Bandicoot, jak u większości, tylko u mnie Crash Team Racing to się nazywało, CTR, Crash Team Racing. To było jakby... Znaczy to też było z Bandicootem, czy bez Bandicoota? Tak, to było z Crashem, tak. Tylko, że to było jakby... Sony chciało ugryźć troszeczkę owoców z tego drzewa... jak to się nazywało? Nie wiem, czy kojarzysz Mario Kart. Tak, tak, kojarzę. No to było na tej samej zasadzie, tylko że z Crashem i z wszystkimi postaciami. Tam był Engine, Dr. Cortex, Tiny Tiger i tak dalej, to wszystko tam było. Znaczy ja nawet w tych swoich wspomnieniach i top 10 grach danego roku wspominałem, że dla mnie taką grą dzieciństwa, jeżeli chodzi o zwariowane wyścigi bajkowe, był Toon Car. Nie wiem, czy kojarzysz, czy znasz. Z nazwy nie. No to nie było w oparciu o żadną znaną franczyzę, ale też takie właśnie bajkowe, prześmiewcze. Fajne było. Mhm. Miło to wspominam. Ale kurde, ten track wygląda! 10 na 10, powiem szczerze. Ma moc. Cieszę się, że się czeszesz. No, czeszmy się wszyscy. Trzeba walczyć z puchami. I tłustymi włosami. Ale to chyba do mycia. Nie wiem, nie uczęszczam. No. W każdym razie. Także tak, no to u mnie pierwszy, ale to już mówiłem kiedyś na innym podcaście. Mój był właśnie PlayStation i te dwie gierki. No i potem jeszcze pierwsze styknięcie z FPS-ami i to co ciekawe na konsoli. Czyli Medal of Honor Liberation? Niech ktoś stuka w Google. Medal of Honor Liberation. O ruchu oporu we Francji grało się tam kobitką z ruchu oporu francuskiego. Mhm. No cóż. Do dziś pamiętam, jak na mnie wrażenie robiło, jak tam, znaczy wiem, to już chodzi na temat gier, ale tylko w skrócie, jak w pierwszy raz można było się przebrać tam w tej grze za niemieckiego oficera, pokazywać papiery, wszyscy ci hajlowali i tak dalej. No, niby nic, a jednak coś. O tym, no, dlaczego, tak. Bardzo pokrótce się ustosunkuję do jednego pytania, wybacz, ale po prostu mnie zaintrygowało. Dlaczego mi się podobają amerykańskie capovery, a europejskie nie? Amerykańskie są inaczej budowane. Po pierwsze, ja lubię szkołę bogatych materiałów i bardzo bogatych zdobień. Amerykańskie ciężarówki, nawet jeżeli są te starsze wykonane w klasycznej wersji capovera, tak jak tutaj, czyli bez noska, to mają strasznie dużo chromów i takich elementów upiększających. Kominy z tyłu, te charakterystyczne klaksony, dużo tego wszystkiego, tych światełek, tych po prostu takiego bogactwa, przepychu. Inna kwestia, że te capovery są inaczej tworzone, bo europejskie mają nadbudówkę. Ja o tym w ETS-ie mówiłem, taki potężne wodogłowie im się tworzy, bo tutaj mają ogromną nadbudówkę, w której jest trzymany bagaż. Natomiast amerykańskie capovery były tego wyzbyte. Poszerzenie kabiny jest dopiero dalej i tam jest część sypialna. Natomiast tutaj zobaczcie, zaraz nad kierowcą kończy nam się dach, przez co to tworzy taki wygląd klasycznego zakapiora i ten potężny chromowany grill z przodu zupełnie inaczej to wygląda niż europejskie maszyny jak dla mnie. No ale dobra, kontynuuj, przepraszam. Taki off top. No ja już sobie skończyłem, bo powiedziałem o swoich grach i o swoich pierwszych jakby pierwszym kontakcie z grami. Powiem ci szczerze, troszeczkę mnie zadziwiłeś. Myślałem, że zapodasz tutaj jeszcze jakieś bardziej archaiczne rzeczy. Z uwagi na to, że no w moim przypadku... Czekaj, ile nas w ogóle lat różni? Niech ja to sobie przypomnę. 4. Ty jesteś z którego roku? No za tydzień 4. Za tydzień 4.
No to widzicie, różnica wiekowa między nami niby taka wielka nie jest. 4 lata, no to spokojnie można nie zauważyć, jeżeli takie dwie osoby się spotka na ulicy. A z drugiej strony to już buduje zupełnie inne odczucia, jeżeli chodzi o na przykład dzieciństwo, czy właśnie takie technologie elektroniczne. Ja za czasu, znaczy okej, moja przygoda z różnego rodzaju elektroniką tego typu zaczęła się bardzo wcześnie, bo to jeszcze były czasy mojego przedszkola, to muszę przyznać. Tyle tylko, że to były zupełnie inne maszyny, z uwagi na to, że moim pierwszym komputerem, to jeszcze nie był klasyczny komputer PC, tylko to było Commodore C64. Też nie do końca kupiony dla mnie, bo to po prostu był sprzęt ojca, który sobie z tego tam korzystał. Czasem sobie też lubił pograć, odpalał szachy czy jakieś inne rzeczy, czy statki. Natomiast no my z tego również z bratem korzystaliśmy, więc ten Commodore niejako sygnował całe moje dzieciństwo. Ja bardzo wczesne dzieciństwo wspominam typowo z owym sprzętem, który to sprzęt był potwornie łopatologiczny, wadliwy, miał ekstremalnie małą moc obliczeniową, prezentował nam brzydki obraz, z tego co pamiętam zdaje się w 128 kolorach, o ile się nie mylę, jak się mylę to mnie poprawcie. I na dobrą sprawę od najwcześniejszych lat przedszkola ja właśnie tak to pamiętam, że raz na jakiś czas się to Commodore odpalało, przy czym to zazwyczaj były takie posiadówki dosyć krótkie. Robiliśmy takie szybkie przebieżki przez najfajniejsze gry, które mieliśmy. Tych gier było dawniej bardzo dużo, wszystkie oczywiście pirackie na kasetach magnetofonowych. No i ludziska, wyobraźcie sobie, że takie bardzo szybkie przebieżki się przez te gry robiło. W żadnej grze człowiek nie zostawał na specjalnie na dłużej. Dlaczego? Nie tylko chodziło o to, że nie znaliśmy angielskiego i nie bardzo można sobie było poradzić, ale gry były piekielnie trudne, a sterowanie niedokładne, więc zazwyczaj nie dało się zakotwiczyć w jakiejś produkcji na dłuższy czas. Zazwyczaj was bardzo szybko zabijali. Naprawdę, gry były wcześniej okropnie trudne. Chociaż ja to wspominam przez pryzmat dzieciństwa, no może jeżeli bym miał wtedy 25 lat, to bym inaczej nie na to patrzył. Nie zgodzę się, od razu tutaj ci zrobię jakby wtrącenie. Ponieważ ja często teraz gram w gry z dzieciństwa i wychodzę z założenia, że kurde, no przecież ta gra była trudniejsza, nie? Pamiętam ją trudniejszą, ona była inna. I okazuje się, że po prostu byłem zbyt mały, żeby dobrze umieć w nią grać. Bardzo jest to możliwe, dlatego też o tym wspomniałem, że może to jest związane z tym, bo ludziska, no tak jak mówię, to był okres mojego przedszkola, no to jaką motorykę i prędkość reakcji może mieć przedszkolak? No umówmy się, że lichą. Ale abstrahując od tego, no to mimo wszystko też pokutuje takie stwierdzenie wśród ludzi, że w dawnych czasach gry bywały trudniejsze. Nierzadko dlatego, że wiele z nich to były po prostu porty z automatów, a na automatach gry były z natury trudne, bo twórcy gry, czy posiadaczowi automatu, chodziło o to, żeby gracz przegrał najszybciej jak to tylko możliwe, żeby tam rozegrał sobie dwie rundki i odszedł, żeby uwolnił tą przestrzeń, żeby mógł albo wrzucić kolejną monetę, albo z kolei, żeby mogła zagrać kolejna osoba i również rzucić kolejną monetę, czyli znowu zarobić. Więc czasami tak bywało, no ale to, tak jak mówię, to jest pryzmat mojego dzieciństwa, więc ja to tak wspominam, jak było, no nie wiem, musiałbym na nowo zacząć grać na Commodore, czego już raczej robić nie zamierzam i nawet bym nie mógł. Tak czy inaczej, ludziska, dlatego były krótkie seryjki. Inna kwestia jest również taka, że w dawnych czasach gry niespecjalnie miały jakąś ściągającą fabułę, która mogłaby was przykuć na dłuższy czas, przynajmniej na Commodore. Gry zazwyczaj były bardzo łopatologiczne, w stylu, nie wiem, umieść kuleczki w dziureczkach, zabij stateczki, zniszcz samolociki. Tam nie było bardzo często fabuły. No, myślę, że 80-90% tych gier, które ja miałem za czasów dzieciństwa, fabuły nie posiadało, więc one naprawdę sprzyjały krótkim posiadówkom. Więc zazwyczaj odpalało się jakąś grę, parę minutek się popykało, potem wczytywało się drugą grę, parę minutek się popykało, potem jeszcze coś. Tak to mniej więcej wyglądało. Odkryto nowe miasto. No dobra, i widzę, jest przewężenie. No to trudno. To jedziemy gdzie indziej. Więc Commodore zdecydowanie. Inna kwestia, być może delikatne zaskoczenie dla co po niektórych. Miałem również konsolki za czasów dzieciństwa. Może nawet jeszcze przed Commodore. Nie no, przed Commodore to nie, bo Commodore był przede mną. O, tak to należy nazwać. Ale co chcę powiedzieć, w tamtych czasach, dokładnie w tamtych czasach, kiedy chodziłem do przedszkola, jeszcze miałem konsolki przenośne. Tyle tylko, że jeżeli ktoś słyszy konsolka przenośna, to sobie wyobraża właśnie takie rzeczy jak te współczesne PSP i tak dalej. To było coś zupełnie innego. Dawniej konsolki przenośne to była jedna gra. Mieliście po prostu jedną grę zaprojektowaną pod tą konsolkę i na tej konsolce mogliście grać tylko w tą jedną grę.
Tak, była taka gra, co się jakimś takim, opiekowałeś się jakimś takim stworkiem. Nie, nie o takiej my chodzi, to było, czekaj, jak to się nazywa? Takie jajko takie jajka, to było. tak, tak. Kurde, ja znałem tą oryginalną nazwę tego. Taka japońska nazwa. Ale teraz już sobie nie przypomnę. Jak ktoś wie, może napisać, o co, o, jak te jajeczka się nazywały. Tamagotchi. Tak, dokładnie. Magia wspomnień, Tamagotchi, jak najbardziej, tak się to nazywało. Było coś takiego, ale nie o to mi chodzi. To też miałem, też z tego korzystałem. To już tak na przełomie przedszkola, podstawówki, ale pojawiły się, były modne Tamagotchi. Tam się karmiło zwierzątko, opiekowało się tym zwierzątkiem, jak się źle opiekowało, to mogło umrzeć i tak dalej, i tak dalej. Ale nie o tym mówię. Mówię jeszcze o tych słynnych elektronikach za żelaznej kurtyny, jeszcze grażdanką, czyli współczesną odmianą cyrlicy. Tam było wyryta nazwa elektronika, wolk i zajec. I była gierka z wilkiem i zającem, z tą ruską bajką. Gdzie się grało wilkiem i podkradało się kurom jajka. Gra była potwornie prosta, żeby nie powiedzieć wręcz prostacka, dlatego że miałeś tam cztery klawisze, które odpowiadały za cztery pozycje wilka i on mógł z czterech różnych takich jakby furtek na kurniku podbierać jajka. I widziałeś, że te jajka lecą i musiałeś tym wilkiem przeskakiwać pomiędzy różnymi furtkami, nie? Im więcej jajek zebrałeś, tym było lepiej. No, więc taka śmiechostka. Tam miałem jeszcze jedną taką konsolkę, ona już była bardziej nowoczesna, na niej były trzy gierki, jakieś wyścigi i jeszcze jakieś dwie inne, ale pamiętam, że one akurat mnie mi przypasowały, nie za specjalnie mi się spodobały na dłuższą metę. Tak czy inaczej, taka była moja przygoda z przenośnymi konsolkami. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Ojojojojoj, miałem za dzieciństwa, już kończę ten wątek, to pytanie, ale jeszcze chcę tylko dopowiedzieć, że za dzieciństwa miałem jeszcze kontakt z Game Boyem. Też już taki wyznacznik przeszłości, bo dzisiaj już czegoś takiego no, chyba nie ma. Natomiast kiedyś Game Boye były, które to Game Boye chyba też już były takimi przenośnymi konsolkami bardziej na poważnie. Wydaje mi się, nie dam sobie jajec odgryźć, ale wydaje mi się, że tam też jakieś karty były i można było gry zmieniać. Tak, ale bardziej na poważnie to raczej był GBA, Game Boy Advanced. A to tego nie wiem, może. Późniejsza wersja po prostu, nieco. Natomiast mój pierwszy kontakt z Game Boyem akurat pamiętam doskonale, z uwagi na to, że zobaczyłem Game Boya u kuzynki na wsi. No to była taka dosyć bogata część rodziny, im się po prostu przelewało i to była ogromna nowość, to była taka nowoczesność i pamiętam, że totalnie oniemiałem, że można mieć coś takiego i tam nie jest tylko jedna gierka, tak jak u mnie, wolk i zajec. Tylko że w tym Game Boyu to sobie można zmieniać gierki, a startowe były chyba trzy. I to takie naprawdę, no można powiedzieć, epokowe dzieła. Tam był Tetris, tam były te cegiełki, co się paletką zbijało, tam był wężyk. No ludzie, o nie miałem, po prostu totalnie zwyciężony zostałem przez tą przenośną konsolkę. Oczywiście ona też była sporych rozmiarów, miała czarno-biały ekran, dosyć mały. Ale powiem wam szczerze, jak przyrosłem do Tetrisa w tamtych czasach, tak Tetris mi od tego konkretnego momentu siedział po prostu już na całe życie w głowie. A co to? Pociąg chyba. Już mi siedział w głowie i po prostu ludziska, wiedziałem, że Tetrisa chciałem mieć, bo to była taka gierka odkrywcza, w nią można było grać i się nigdy nie nudziła. I to takie układanie klocuszku na czas było super. Powiem wam szczerze, zawsze jak potem do tej kuzynki przyjeżdżałem, to chciałem, żeby mi tego Tetrisa odpaliła. Dla mnie to był szałciał. Tak te pierwsze kontakty wyglądały, więc też zobaczcie, zupełnie inne standardy niż dzisiaj. Totalnie coś innego, można powiedzieć. No świat... Świat został zredefiniowany. Dzisiaj takie gierki, w jakie ja grałem za dzieciaka, na nikim by już nie zrobiły wrażenia. Myślę, że dziecko nawet by nie splunęło na coś takiego. A kiedyś to jednak się człowiek jarał i to się jarał. No dobra, nie będę porównywał, bo to mi się takie porównanie teraz włączyło w umyśle, za które mógłbym zostać bana kanału, ale... No, ale się jarał. Tak? Nic, tak, nieważne, nic nie było. To... Ale to... No to w takim razie nie będzie. Zrobimy inaczej. Zrobimy porównanie, które jest legalne. Jak angielskie kościoły w Walhali. Tak jest, dokładnie. Tak, tam można. Jak walhalowe... O kurde! Wow, coś mi to nie pykło. Ale powoli mi się kierownica odwróciła. No nic. Ale nie było wypadku, to się liczy. No i tyle, no tak mogę zakończyć tą opowieść. Ten punkt. No to gratuluję zwięzłości. Co chciałem, co mamy następne? Znaczy ja jeszcze, jeśli chodzi o pierwsze kontakty, no to z komputerem, bo to chciałem się o komputerze więcej wypowiedzieć, tam bo, oho, atak kaszlu, pobieranie gier demo, tak?
Bo kiedyś było coś takiego jak wersje demonstracyjne, które już odeszły do lamusa w dzisiejszych czasach. Niewiele ludzi pamięta o czymś takim. Teraz to się nazywa Open Beta, czy coś w tym stylu, tak? Mam teraz Battlefielda Open Beta od kilku dni. Czy czasami innych gier, nie? No, kiedyś to były po prostu wersje demonstracyjne. No i ja pamiętam takie czasy, że te demówki się strasznie dużo ciupało i człowiek ich wcale nie traktował jako wersję demonstracyjną, po której... No bo co, założeniem wersji demo, czyli takiej skróconej wersji danej gry, na przykład Max Payne w wersji demo miał chyba tylko jeden czy dwa rozdziały początkowe i na tym się gra kończyła. I żebyś mógł sobie dograć resztę rozdziałów, to musiałeś kupić oryginał gry. I ogólnie chodziło o to, że to ma na celu zareklamowanie jakiegoś tytułu growego, żeby ktoś chciał kupić w oryginale. Natomiast za moich czasów, jako że no nie przelewało nam się, a takich wersji demonstracyjnych było sporo, no bo w każdym czasopiśmie one były, to się to traktowało jak normalne gry. Ja po prostu w niej grałem. Ja na przykład taką wersję demonstracyjną tego, zresztą daleko szukać, Maxa Payne'a, męczyłem naście razy, o ile nie 10 razy, i po prostu ja w to grałem tygodniami. Byłem uchachany, że mam taką fajną grę. A to, że to jest wersja demonstracyjna, no trudno, no. No i tak się do tego podchodziło, no. No ja do dziś pamiętam, jak grałem, jakby... Zanim kupiłem sobie Battlefielda 2, który zawładnął moim życiem przez dłuższy czas, to przecież ja się nagrałem, no może nie setki, ale dziesiątki godzin w demówkę Battlefielda 2, która opiewała tylko na jeden poziom, na Zatokę Omańską, Gulf of Oman, tam Gulf of Oman, jak to się powinno czytać fachowo, w której to po prostu grało się na boty, tak? I to nie tak, że na boty, że był cały serwer tak jak 64, nie. 8 botów po... nie, 8, tak, 8 botów po jednej stronie, 8 botów po drugiej i have fun, nie? I było fun. Ja potrafiłem przesiedzieć kilkanaście godzin w tym demie, nie? Nie mówię, że naraz, bo wtedy mi nie wolno było, inne czasy. Ale no, dużo godzin. Co jeszcze? Takie rzeczy, jak mówimy już o początkach komputera, tak? Pobieranie. Jeśli chodzi o... No, nie bójmy się powiedzieć, tak było, no i trudno, no nie jestem z tego dumny, ale no... Tak robili wszyscy, nie usprawiedliwiam się w ten sposób, ale po prostu mówię, tak robili wszyscy, tak robiłem też ja. Piractwo wszechobecne, nie? W Polsce. I to przed wprowadzeniem tej jakby... umowy antypirackiej i w trakcie. Znaczy, o tym to ja chciałem w punkcie czwartym, czy tam, czekaj, czwartym, trzecim mówić. Tam dokładnie mieliśmy o internecie się powiedzieć, też miałem na celu właśnie o tym dopowiedzieć. No ale to tam jest o surfowaniu w internecie, a nie o, czyli jakby przeglądanie internetu, a niekoniecznie, no ale to jak już chcesz, to mogę to zostawić tam. Przepraszam, muszę na sekundkę odejść. O, to pogadaliśmy. Jak tam pogoda u wszystkich? Ale mi dzisiaj łeb napierdala, no bo nie jestem królową angielską, żeby mi głowa bolała, nie? Nie wiem jak u was. Jestem. Wybaczcie za delikatne cięcie, ale po prostu musiałem iść na sekundkę do Bianki. A prawdę mówiąc, Bianka przyszła do mnie, moja kochana żona przyniosła mi jednak herbatkę, więc nie będzie bidy, nie będę musiał pić wody. O. No, no to co? Coś mówiłeś pewnie, nie? Nie, no nic nie mówiłem. Po prostu mówiłem, witam wszystkich, Cichosław. Po prostu mówiłem o pogodzie, bo nie wiedziałem o czym mówić. A to jest najprostszy jakby temat do omówienia, jakby o czym mówić. Ale też taki temat troszeczkę z dupy, no to jest najgorsze co może być, jeżeli w towarzystwie zaczynacie rozmawiać o pogodzie, to już wiadomo, że rozmowa się nie klei. No bo ja tam nie wiem o czym z tymi twoimi widzami rozmawiać, ja się tam na polityce nie znam ani na niczym innym. Moi widzowie to w znacznej mierze byli także twoi widzowie, nie zapominaj o tym. Tam nie, jak ktoś przychodził do mnie, to potem już taki sam do ciebie nie wracał, uwierz mi na słowo. No niech tak będzie. W każdym razie,
No, mówiłem o tym, że no to jak, że jak chcesz, to możemy faktycznie ten temat zostawić na później. No tak bym wolał, bo potem mieliśmy właśnie tak ogólnie o internecie mówić i to by było, no idealnie by mi to pasowało, jak na początku się... Do czego w ogóle ludzie na początku wykorzystywali internet? W każdym razie, no do czego ja na przykład to robiłem i moi znajomi z tamtych lat. No dobra, no to w takim razie przechodzimy dalej, nie rozmawiam nic na ten temat. My lips are sealed. Dobra, czyli co, czekaj, to mamy za sobą, czyli teraz kolejny punkt naszej dysputy o elektronice i rozwoju technologicznym. Jak wspominamy pierwszy kontakt z telefonami, jakie telefony istniały za naszych czasów, kiedy dostaliśmy pierwszą komórkę, co myślimy o najnowszych smartfonach, jak sobie je wyobrażamy w przyszłości? Tak. Aha. No nie wiem, no chłopie, tyle mi rzuciłeś tego, myślę, że ja to spamiętam. No ale masz to gdzieś zapisane, te pytania, no. Nie. No to super! Myślałem, że jakoś się przygotujesz do tego. No, przygotowałem się, przecież jestem. Dzięki. Lusik, zobacz. Dobra, coś, czyli zaczynając od podstaw, czekaj, niech to znowu znajdę, bo ja się przygotowałem, mam te pytańka wydrukowane. Jak wspominamy pierwszy kontakt z telefonami, jakie telefony istniały za naszych czasów, kiedy dostaliśmy pierwszą komórkę? Nie powiem ci datami, bo nie umiem w daty. Natomiast na pewno, jak wspominam pierwszy kontakt z telefonem, nie powiem, nie pamiętam, po prostu nie pamiętam, aż tak sięgam, nie sięgam pamięcią, żebym, inaczej, nie pamiętam, żeby na mnie zrobiło to jakieś takie, to jest telefon, a proszę mi to drukowanymi rozpisać, bo ja nie rozumiem. Ale to też jest ciekawa informacja, że na przykład nie zrobiło to na tobie wielkiego wrażenia. No nie, no po prostu, wiesz może dlaczego? Może dlatego, że moja mama pracowała w sieci GSM w tamtych czasach, w latach, początku lat 2000, pracowała w takiej sieci, co się nazywa Idea. No teraz tak. Teraz to jest Orange. I znowu atak kaszlu, przepraszam. I dlatego to nie robiło na mnie takiego wrażenia, bo ja po prostu z tym obcowałem. Mhm. Niemalże na co dzień, szło się po szkole do matuli i do pracy. I po prostu siedziałem sobie na zapleczu, oglądałem te wszystkie telefony, co tam były w tych pudełkach, gadałem z gościem z ochrony, pokazywał mi wszystkie tam monitory, jak działa monitoring i tak dalej. No nie robił, dlatego ja z technologią bardzo wcześnie i bardzo jakby mam takie podejście do technologii, że no ona jest, tak, no, no istniała, no, no fajna była, dużo pomogła, nie mam takie to jest tyle? No nie, nie mam, po prostu zbyt jestem z nich, jakby z nimi zbyt obcowałem często w dzieciństwie. No ja troszeczkę alternatywnie mogę powiedzieć, dlatego że dla mnie w momencie, kiedy wszedłem w posiadanie pierwszego telefonu, tak jak mówiłem, to był, no ja nie wiem, no tak powiedzmy środek gimnazjum i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, chociaż to był telefon, to była jakaś Motorola, już teraz nie pomnę jaka była, taka z delikatną antenką srebrna, bardzo maciupeńka, bardzo malutki telefon to był. Z delikatną anteną to mogła być, maciupeńka, to nie, to jak... Bardzo malutka była. Cegła. Nawet w moich dziecięcych rękach w tamtych czasach była bardzo malutka. Miała maciupeńki ekranik, oczywiście czarno-biały, bo dawniej nie było telefonów z kolorowymi wyświetlaczami. Natomiast dlaczego mi się tak spodobała? Dlatego, że tam po raz kolejny miałem tą klasykę gier. Ja ten telefon głównie używałem do gier, bo tak jak wam powiedziałem, ja uważałem i po dziś dzień uważam, że w gimnazjum na tamtym etapie życia to on mi jeszcze za specjalnie potrzebny nie był. Jak tam raz na miesiąc do kogoś zadzwoniłem, czy odebrałem jakiegoś SMS-a, to było święto. Natomiast przede wszystkim te gierki. Na przerwach sobie siedziałem, grałem właśnie, miałem znowu tą klasykę, czyli cegiełki odbijane paletką, czyli tam był wężyk i właśnie ten upragniony Tetris. No tak, kurde. Snake tam był. No, powiem szczerze, to było coś. I to był dla mnie ogromny szał ciał. Nawet pomimo tego faktu. I chyba te pierwsze telefony z dotykowym ekranem też na mnie zrobiły ogromne wrażenie. Pierwsze telefony, kiedy weszły w ogóle z kolorowym wyświetlaczem, też dla mnie to był szok. I jak zobaczyłem to u kumpli, no to powiem szczerze, ja po prostu nie miałem. To ja wtedy odleciałem totalnie. Dla mnie to było nie do pomyślenia, że można tak małą rzecz zrobić z ekranem jak w telewizorze? No nie! Tak, to był szok. Na jakiej zasadzie? No w sensie, że kolorowy, o to mi chodzi. A, no okej, dobra. No tak jak mówię, no ja mam zupełnie co innego.
5 zł. Nic, nie ma tekstu, mów. Ja mam zupełnie co innego, ponieważ no... ja te telefony z kolorowymi wyświetlaczami widziałem, to cudzysłów, wcześniej niż wszyscy, tak? No ale to też jest ciekawa konkluzja naszej rozmowy, że to, o czym już kiedyś mówiłem, te 4 lata, które nas dzielą, już spowodowały, że to, co dla mnie było ekstremalnie wielką nowością i szałem, dla ciebie było trywialne. To znaczy nie, przepraszam, u mnie nie było jakby telefonów, że tak powiem, kolorowych, bo ja z kolorowym wyświetlaczem w sensie, ponieważ ja zacząłem też od Nokii 3020. I to nie było tak, że ja... Dziękuję, panie Hejcerin, za dotację. Twoje zdrowie, dziabne herbatki. Oj, herbatki niedziabne. Że ja po prostu nie robiło to na mnie wrażenia, bo jakieś to na pewno robiło. Tylko no, chodzi mi o to, że ja na przykład miałem wcześniejszy kontakt z technologią jakby wyświetlaczy kolorowych, tak? Mhm. Przecież MMS-y to... Wiesz, no... Ja siedziałem na zapleczu, a moja mama uczyła się, że tak powiem, jak tłumaczyć ludziom, jak MMS-y wysyłać. Mhm. W tamtych czasach to było. Dlatego mówię, no... Ja bardzo, bardzo wcześnie zacząłem... Wcześniej w swoim życiu. Nie mówię, że wcześniej z tą konkretną technologią, bo wiadomo, że premierę mogła mieć wcześniej, ale ja szybko zacząłem z technologią. Ja... No komputer u mnie w domu był w wieku, jak miałem chyba 9 lat. No to rzeczywiście, no. Komputer był, konsola była, tak jak mówię, no od drugiej klasy... Konsola PlayStation była od drugiej klasy podstawówki, a jeszcze wcześniej przecież był Pegasus, nie? Być może. No a nie? No był. Było takie coś jak Pegasus, podobno. Ja na tych konsolkach to się nie wyznaję, bo dla mnie całym światem wtedy był po prostu Commodore. Mhm. No to musisz sobie wyobrazić i zaufać mi na słowo, że coś takiego jak Pegasus istniało. Mhm. Chcąc, nie chcąc. Ja pamiętam, że raz w podstawówce poszedłem do kumpla, który miał Amigę. Bożenko, to też był szał ciał. To naprawdę, jak ja zobaczyłem, jak gry wyglądają, mi się w ogóle oczy na świat otworzyły, że istnieje coś ładniejszego od Commodore. A Amiga prezentowała taki obraz, że... No nie chcę użyć określenia fotorealizm, bo to fotorealizm nie był, ale po prostu to było takie kolorowe, takie baśniowe, ten świat żył, to było piękne. Strasznie byłem oczarowany wtedy właśnie tą grafiką. No ja to rozumiem. Ja to rozumiem i wiem, o czym mówisz. Jeśli chodzi o telefony, jeśli mogę szybko powiedzieć moją... po prostu wymienić modele telefonów, z jakimi obcowałem. Bo ja mam bardzo krótką jakby historię z telefonami, bo mimo iż z tymi telefonami jakby miałem... Tu znowu odwołam się do mamusi, dzięki jej pracy bardzo dużą styczność, to jakoś często ich nie zmienialiśmy. Więc moja lista telefonów prześledziłem sobie nawet, zadzwoniłem do niej i się zapytałem, jakie telefony miałem za dzieciaka, bo ona wszystko pamięta, jeśli chodzi o telefony. To był tak, w kolejności Nokia 3210, potem miałem taki okres, że telefonu w ogóle nie miałem, bo nie był potrzebny, tak jak mówisz, a do grania miałem konsolę i komputer, więc to odpadło. Później był Nokia 5300, nie wiem, czy pamiętacie, taka szeroka Nokia rozsuwana. 5300 to była pierwsza Nokia z serii bodajże Express Music. Później miałem Nokię, którą mam do dziś. Tą Nokię, którą teraz zaraz wymienię model, miałem do czasu, aż nie przeskoczyłem na smartfon. Więc wyobraźcie sobie, a ja bardzo późno przeskoczyłem na smartfony. Więc wyobraźcie sobie, jak długo musiałem jakby z niej korzystać. A była to Nokia 5310. Mm. 5310 Express Music. Jedną miałem czerwoną, drugą miałem niebieską. Co dalej? Moim pierwszym smartfonem była Lumia. Też Nokia. Jak widzisz, dużą historię z Nokiami mam. No a teraz Nokia w ogóle istnieje? Chyba nie. Nie, coś tam robią chyba. Wydaje mi się, że coś tam robią. Nie jestem na 100% przekonany, ale wydaje mi się, że coś tam robią. Może. Teraz mam Samsunga, niestety, mam Samsunga Galaxy J10. Ale Samsung to nie jest zła marka.
Ale celuję w posiadanie Xiaomi Redmi jakiegoś. Mm. Jakiegoś Redmi Note'a chcę mieć. I to jest... I prawdopodobnie z Xiaomi będę już do końca, długo. Powiedziałbym, że Xiaomi to jest taka jakby druga Nokia dla mnie, jeśli chodzi o wytrzymałość. Więc to tyle. A jeśli chodzi o granie i to robienie rzeczy tam, to może nie tyle granie, co dla mnie... I to przechodzę do następnego punktu, do właściwie nie następnego, tylko troszkę dalej zahaczę o punkt. Ja nie słuchałem muzyki na żadnych przenośnych odtwarzaczach, dlatego ja w tym punkcie, w następnym z kolei, który będzie, to nie będę miał za wiele do powiedzenia. Okej, natomiast ja jeszcze sam o telefonach chciałem coś powiedzieć. Dobrze, no to daj mi skończyć dzisiaj wypowiedź już do końca. Ja na przykład pamiętam takie technologie jak IRDA, nie ruszaj, bo się przesyła, stary tekst jak świat, nie? Kojarzysz takie rzeczy w ogóle? Tak, że się przesyłało na laser między telefonami, no tak, coś. Tak, na tak. Ja pamiętam, że też ludziska, możecie nie wiedzieć, bo dzisiaj się wszystko Bluetoothem przesyła tam na dystans, możecie trzymać telefon 5 metrów dalej, ale na początku nie było w ogóle czegoś takiego jak przesyłanie danych. Grzechu, w jakich ty czasach żyjesz? Już teraz to się wszystko w chmurze trzyma i się wysyła. No dobra, niech ta będzie. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że dzisiaj to jest normalne. Przesyłacie sobie po prostu bez niczego na dowolny dystans i macie wyrąbane, nie? To jest oczywiste. Ale kiedyś tak nie było. Wcześniej był właśnie Bluetooth, więc mogłeś sobie majtać telefonem, trzymać tam powiedzmy 3 metry obok i się przesyłało, ale zanim wszedł Bluetooth, był właśnie port podczerwieni i przesyłało się, no, jeszcze wcześniej był kabel, nie? No ale ogólnie wymyślili coś takiego, że można przesyłać informacje trzymając dwa telefony idealnie przy sobie i broj Boże żadnego nie tyknij, bo się wszystko zepsuje, jak wszystko się zresetuje, całe przesyłanie. Jak poruszysz, było tak. No dzisiaj może się to wydawać śmieszne, trzeba po prostu przyłożyć do siebie dwa telefony i wtedy mogłeś przesyłać z jednego do drugiego rzeczy na zasadzie tego portu podczerwieni. Natomiast ludziska, śmieszne jest to, że również kiedy po raz kolejny, kiedy to weszło w życie, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem, że można nie przez kabel coś komuś przesłać, no to również był dla mnie mindfuck. Ja wtedy po prostu przeżyłem, to było duchowe katarzis. Ja nie wiedziałem, co się dzieje. Dla mnie to było science fiction. To po prostu ja się poczułem, jakbym był w Matrixie. Takie coś? Ale jak to działa, nie? Gdzie jest kabel? Oj, było tak, tak, pamiętam ten szał. To było śmieszne. No i kontynuuj. No w sumie tyle, no. No bo granie w Snake'a już powiedziałeś, więc to po prostu opuszczam. Kurde, muszę parkować nocą, z dupy, nic nie widzę. No a ja, dla mnie telefon był jakby MP3-ką, tak? Na telefonie się wszystkiego słuchało. Mhm. Więc... no, nie mam nic więcej do powiedzenia o telefonach, więc jak chcesz, to się teraz możesz rozmarzyć. To zaraz powiem coś ja, tylko pozwól, że zdam ładunek, bo ja cały czas sobie gram w tle. Nie wiem, co ty robisz, ale ja sobie gram. Ja rysuję sobie mapę. A, do tych takich swoich tych, tak? Do RPG-ów. No! No tośmy bohuna usiekli! Dobra, czyli co to teraz będzie? Uwaga, jak to się... Muszę odpiąć, tak? Dawno nie zdawałem ładunku, dawno nie grałem w tą grę w ogóle. 699 km, 10 godzin, 345 litrów. Co mi to daje? Ile się smyrgnęło poziom? No, trochę się tam smyrgnąłem. Teraz jedziemy się przespać, a potem pojedziemy poszukać nowego ładunku. Gdzie się mogę przespać? Tu się mogę przespać, czyli wracamy po swoich śladach poniekąd. Ale piękny ten track, strasznie mi się ten Kenworth podoba. Zresztą jestem z wielkim fanem i zwolennikiem Kenworthów K100. Dla mnie to są przepiękne maszyny, mają taki wygląd zakapiora. Ten grill taki mocno wyciągnięty do góry. I właśnie ta kabina sprawia wrażenie takiej bardzo przysadzistej, takiej barczystej, ogromnej, taki kurde lewiatan, wielki smok. Super. No, to kontynuuję. Co ja mogę powiedzieć o telefonach? Przede wszystkim to, co zacząłem mówić już we wcześniejszym punkcie, że ogólnie ja pamiętam te czasy, że z telefonów komórkowych się nie korzystało. Moja ciocia gdzieś tam miała jakiś telefon komórkowy, ale tak jak mówię, to była cegła potwornie droga, tego się raczej nawet nie ruszało z domu, bo to po prostu robiło za mobilny telefon w domu, bo strach było zabierać, żeby ktoś nie ukradł. Przy czym też taki aneks, dawniej przestępczość w naszym kraju była bardziej rozbudowana niż dzisiaj i można było, no mogli wam ukraść dosłownie wszystko. Ja pamiętam, że mieliśmy malucha,
za czasów lat 90. to dwa razy nam kradli, wybijając szyby w tym aucie, po prostu dwa razy w tym maluchu kradli nam siedzenia, bo były fajne. Mojej cioci wyszargali radio z samochodu. Mojemu wujkowi zostawili auto na cegłach i ukradli mu koła. Dawniej ludzie byli biedni, dużo biedniejsi niż dzisiaj. Ja wiem, że niektórzy mówią, że dzisiaj w Polsce się ciężko żyje i tak dalej. No zawsze się ciężko żyje, zawsze są ludzie biedni, ale dawniej ta bieda, ja ją wspominam w latach 90., że naprawdę była spora i ludzie na takich wyglądali, takich obdardusów, którzy naprawdę no... Wszystko dla nich mogło się przydać, wszystko można było spylić, gdzieś tam sprzedać, więc trzeba było uważać na siebie, jak się na osiedle szło. No i to było nie do pomyślenia, że ze sobą wziąć komórkę, no bo to jest przecież ta droga komórka, zaraz mi zachryndolą i co ja z tym będę potem robił. Tak czy inaczej, pamiętam te czasy, jak w momencie kiedyś do kogoś dzwoniłem, to zawsze dzwoniłem, rzecz jasna, właśnie, z telefonu stacjonarnego, przy czym też w charakterystyce, albo jak było się na dworze, no to wtedy z budki telefonicznej, przy czym to były takie śmieszne czasy, że rozmowy prowadziło się bardzo krótko. To znaczy, człowiek okrajał ilość, to się tak mówi, że dzisiaj ludzie nie potrafią ze sobą mówić, bo są SMS-y i się nauczyli już skrótami pisać. To tak samo było w dawnych czasach, tylko w dawnych czasach po prostu ludzie skrótami mówili, bo nabijało ci impulsy, a rozmowy telefoniczne były bardzo drogie, więc jak się do kogoś dzwoniło z karty, załóżmy z budki telefonicznej, no to trzy zdania max się odkładało, bo wiadomo, że tam już nabiło nie wiadomo ile kasy, nie? Więc ja to tak wspominam, że zawsze się trzeba było spieszyć w tych rozmowach. Natomiast, no co jeszcze mogę ciekawego powiedzieć? Jeżeli chodzi o pierwsze telefony, to tak jak powiedziałem, w gimnazjum, ta Motorolka. Natomiast ja uważam, że dziecko w takim wieku w ogóle telefonu nie potrzebuje i dzisiaj troszeczkę mnie śmieszą te dzieci jakieś z przedszkola, które już mają srajfony, iPhony, nie wiadomo co. Bo umówmy się, dziecko, no nie jest to dziecku potrzebne do niczego. Ja w każdym razie uważam, że mnie nie było, jak byłem młody i rozumiem, że rodzice chcą dać, bo dzieci są tego nauczone, właśnie takiego życia w przepychu w dzisiejszych czasach, że Jacek ma, na przykład Kasia ma, ja też chcę mieć. I to już jest wystarczający powód dla rodzica, żeby dziecku kupić. Natomiast, no kiedyś było to troszeczkę nie do pomyślenia. A w jakim, bo to też jest część tego podpunktu, że jak, co myślimy o smartfonach ogólnie, jak myślimy, jak będą wyglądały telefony przyszłości. Mianowicie, no ja obecnie, były takie czasy, że bardzo dużo korzystałem z różnego rodzaju aplikacji na telefonie i powiem szczerze, że naprawdę to wspominam. Były takie czasy, głównie w liceum to strasznie dużo tego wszystkiego ściągałem, różnego rodzaju apek, tysiące gier tam miałem, po prostu byłem takim dealerem gier na telefony, niesamowite to było. Bardzo dużo tam czasu spędzałem w ogóle nie dzwoniąc, nie korzystając w klasyczny sposób z telefonu. Natomiast z tego wyrosłem, w życiu dorosłym ja się cały czas spieszę, cały czas jestem zabiegany, więc teraz w ogóle nie mam czasu na takie bzdety i pierdoły. Jak gram, to tylko na kompie i to tylko wtedy, jak widzicie na kanale. Więc efekt jest taki, że ja w dzisiejszym świecie, będąc dorosłym człowiekiem, korzystam z telefonu już tylko po to, żeby albo cyknąć fotę, albo nagrać filmik, albo do kogoś zadzwonić. Nie robię fizycznie innych rzeczy. Nie pamiętam, kiedy korzystałem z jakiejś aplikacji na telefonie. No, może tam czasem mi się zdarza na internet wejść, coś zobaczyć, gdzie jest na mapie, jak się gubię na przykład, ale ogólnie, no to ja już korzystam jak taki typowy i klasyczny dziadek z telefonu po to, żeby po prostu do kogoś zadzwonić. Dziwne, może dziwne, no ale tak to właśnie wygląda. Natomiast w przyszłości myślę, że telefony pójdą już takie klasyczne centrum dowodzenia, bo w tym kierunku to wszystko zmierza. Im nowszy telefon, tym więcej ma funkcji, tym więcej ma aplikacji, tym więcej ma bajerów, szmerów, więc myślę, że właśnie tak będzie dalej. Już teraz telefon stał się dla nas kartami płatniczymi, już teraz stał się nawigacją, już teraz stał się sposobem pozyskiwania wiedzy, wszystkim nieomal. I myślę, że to będzie progresować i w kolejnych latach to już tylko te telefony właśnie będą się coraz dalej stawały takim nieodzownym elementem życia człowieka, że no nie wychodzę z domu bez telefonu, bo bez telefonu jestem nagi. To raczej tak to sobie wyobrażam. Chociaż kto wie, może się mylę. Zobaczymy, czas pokaże. No i co, kończymy ten punkt. No dobra. Kolejny punkt. Kiedy po raz pierwszy zaczęliśmy surfować po internecie i co tam sprawdzaliśmy? Czyli nasze pierwsze koty za płoty z internetem. Serio? Naprawdę? Czy ja jest robisz? No, co ci mam powiedzieć? No. Czyli naprawdę? Okej. Okay. No dobra, no to u mnie to wyglądało trochę inaczej. To znaczy... No naprawdę nie szukałem tam wiedzy, to ci od razu... Znaczy, w sumie teoretycznie szukałem, jakby się spojrzeć pod odpowiednim kątem. Tak.
To znaczy, powiem ci tak, jeżeli chodzi o mnie, ja pamiętam, że te czasy, kiedy po raz pierwszy zacząłem korzystać z internetu, to była końcówka podstawówki. Wcześniej internetu w ogóle nie mieliśmy i ogólnie internet był przeze mnie na początku, na samym początku postrzegany jako takie zbyteczne dobro. To znaczy, no wiedziałem, że coś takiego jest, ale uważałem, że mi to w ogóle do szczęścia potrzebne nie jest i po co w ogóle się tam babrać, łączyć z czymś, szukać czegoś, czego ja mam tam szukać, po co to w ogóle, po cholerę to ktoś wymyślił. Wydawał mi się dziwny. Nie bardzo mnie jarał, co ciekawe. Na samym początku ja z internetu zacząłem korzystać celem ściągania piratów, no bo to, umówmy się, takie były czasy, każdy to robił. Chociaż to dopiero potem, na początku ja nawet nie wiedziałem, skąd gry się biorą. Po prostu zawsze się od kumpli je brało i tak to pocztą pantoflową przychodziło. Natomiast potem zacząłem ściągać piraty. Do internetu wchodziłem po to, żeby solucje gier poczytać. Też taki wyznacznik dawnych czasów, coś czego dzisiaj w ogóle nie ma. Bo dzisiaj gry są na tyle łatwe, że nie potrzebujesz solucji, nie potrzebujesz instrukcji tego, jak coś przejść, jak przejść grę. Bo oczywistym jest dla ciebie, jak ją przejść. To się po prostu staje banalne dla ludzi. Natomiast dawniej gry miały wąskie gardła, nie zawsze informowały gracza, co masz zrobić w danym momencie i czytało się solucje. Ja pamiętam nawet takie śmieszne czasy, jak solucje były zamieszczane w czasopismach growych, że na przykład był tam opis, jak przejść grę przygodową, od początku do końca. Całą grę, opis, dosłownie, wypisz, wymaluj, no coś niesłychanego. I takich solucji rzeczywiście w internecie szukałem w tamtych czasach, żeby znaleźć opis tego, co należy zrobić w danym momencie. Natomiast no co, no w momencie, kiedy ja byłem młody, YouTube'a nie było, YouTube nie istniał, może wielkie zaskoczenie dla co po niektórych, ale nie istniał, nie było go. I też nawet w tamtych czasach, ty powiedziałeś, dla pozyskiwania wiedzy, na początku ja też nie pozyskiwałem wiedzy z internetu, bo nawet bym nie wpadł na to, że można coś takiego zrobić. Na początku internet był dla mnie czymś dla zabawy. O tym, że można z niego pozyskiwać wiedzę, na to wpadłem dopiero już w gimnazjum. Natomiast jak chodziłem jeszcze do podstawówki, to dla mnie naturą tamtych lat było to, że dla pozyskiwania wiedzy jest wielka encyklopedia PWN. Każdy ją w domu miał, ja miałem potężne wydanie trzytomowe, które mam zresztą po dziś dzień, i zawsze kiedy potrzebowałem jakiejś informacji, albo pytałem starszych, albo szperałem w książkach, albo szedłem do encyklopedii. Nawet przez myśl by mi nie przyszło, że można szukać wiedzy w internecie. No a dzisiaj rzecz jasna, jest to wielkie okno na świat i tam można znaleźć dane dosłownie na każdy temat, więc również jest to swego rodzaju progres cywilizacyjny. Halo, halo, Franku? No, halo? No. To mam coś dodać? A to już skończyłeś, bo odpowiedziałeś jednym zdaniem na to pytanie. No bo... Tutaj chciałem powiedzieć po prostu, ja sprecyzować, przypomnieć ludziom, jakich się jakby technologii czy też programów używało do pobierania tego, bo ty mówisz pobieżnie, a ja powiem, że przypomnę ludziom, nie wiem, czy ktoś pamięta takie programy jak jeden ze starszych, bo to wymienianie się lokalnie, peer-to-peer, to była jedna, to było jakby... Tak się kiedyś pobierało, tak? Ja nie wiedziałem wtedy, że to tak działa. Nie wiedziałem, jak to działa dokładnie, bo się nie interesowałem. Po prostu wiedziałem, że to się pobiera i koniec. Klikam tu, to się pobiera, dobranoc. To było na zasadzie peer-to-peer. Był taki program jak Kaza. Nie znam. No widzisz. Ja pamiętam, jak się na torrenty wchodziło. Torrenty to były dużo później. Najpierw ja mówię, na początku nie piraciłem, bo na początku nawet nie wiedziałem, że można piracić. Na początku po prostu gry dla mnie się brało od kumpli i nie interesowałem się nawet tym, skąd kumple je biorą. No, dla mnie to było normalne od kumpli i tyle. Była Kaza, a później był DC++. I później jeszcze było Emule, czy jak tam wolisz to, zależy z jakiej szkoły byłeś, które powoli zaczęło zastępować DC++, ale i tak, ja najbardziej korzystałem z DC++. Taki fajny program do wymiany plików. I to było na zasadzie lokalnej. Ja tam się podpinałem do jakby do sieci lokalnej tarnowskiej, na której wszyscy z Tarnowa wymieniali sobie pliki. Okej. Okay. To tak działało. DC++ podpinałeś się po prostu do serwerów. Musiałem sobie, żeby mieć bazę plików,
to musiałeś jakby wpisać jakiś serwer. Wiem, że serwer mój tarnowski zaczynał się od T1 coś tam net.pl i to był jakby serwer, na którym wszyscy te pliki udostępniali, bo na czym polegało DC++? Na czymś, czego sobie ty teraz po prostu nie jesteś w stanie wyobrazić, że mógłbyś coś takiego dopuścić. Otóż DC++ polegało na tym, że żeby coś pobrać czy od kogoś, żeby coś pobrać, ta osoba udostępniała ci, najczęściej tak robili, bo było najłatwiej, swój dysk. Aha. Przez program DC++. Po prostu wchodziłeś mu na dysk, grzebałeś w plikach i znalazłeś, instalka do GTA San Andreas, dobra, to tutaj pobiorę, to sobie wezmę od ciebie, kumplu, nie? A potem on wchodził do ciebie na dysk i mówi, masz tu Need for Speed Underground 2, to ja sobie wezmę to od ciebie, nie? Okej, okay. No to też ciekawie. Tak to wyglądało, że po prostu, no wyobrażasz sobie dzisiaj udostępnić komuś dysk cały, nie, do absolutnie. Po prostu przeglądu? A to było wtedy normalne. Po prostu udostępniało się najzwyczajniej w dyski. Im więcej swojego dysku jakby udostępniłeś, tym więcej miałeś jakby transferu i szybciej mogłeś pobierać różne rzeczy. Aha, czyli tak to działało. Tam się i filmy pobierało, muzykę, wszystko po prostu wychodziło z góry. Wpisywałeś po prostu tytuł piosenki. Na zasadzie, nie wiem, We Are The Champions, rzucił mi pierwszy przytytuł i wyskakiwała ci lista, powiedzmy tam 100, 200 czy iluś tam użytkowników, którzy teraz mają to na swoim dysku i mogłeś to pobrać i najlepsze musiałeś losowo wybierać, bo mogłeś zaznaczyć pobieranie We Are The Champions od jednego gościa, który miał słaby internet, bo na przykład mieszkał na obrzeżach miasta i nie miałeś światłowodu, tylko na przykład radiówkę albo modem, wtedy jeszcze był internet przez modem, no to takie We Are The Champions pobierało ci na przykład 10 minut. No ale mogłeś znaleźć kogoś, kto na przykład, możesz zakładać, mieszkał dwa bloki od ciebie, a miałem tak, że po, znaczy, ja nie ja, no mój ojciec, bo on w tym siedział, przez DC++ poznał jednego gościa, którym potem się zakumplował i zaczęli po prostu się spotykać w prawdziwym życiu, na wychodzić na piwo, grać razem w grę i tak dalej, nie? Przez pobieranie, przez piracenie gier, to ciekawe. I się okazało, że mieszka dwa bloki dalej, nie? I od niego mieliśmy najlepszy transfer, zawsze on miał wszystkie najlepsze rzeczy. To są tak zwane dziwactwa starych czasów. No to jest coś, co ja to opowiadam i co ty pierdalisz, jak ty możesz w ogóle tak, to się nie dało, na pewno tak nie było, on zmyśla, no tak było, no. Takie to były dziwne czasy, nie? Tak było jako żywo. Takie to były dziwne czasy i tak się to wymieniało, no, tymi plikami. No, śmieszne na dzisiejsze czasy, to się wydaje śmieszne i dzisiaj bym raczej... Nie wiem, czy bym się odważył, biorąc to znaczy, pod uwagę... To znaczy, wiesz co, w tamtych czasach myślę, że ludzie jeszcze nie nauczyli się internetu tak jak dzisiaj. Dzisiaj ludzie z automatu postrzegają internet jako morze, w którym ty jesteś anonimową rybą. Możesz tam robić wszystko, co tylko zechcesz, nawet najgorsze rzeczy i inni ci naskoczą. I ludzie się nauczyli być złośliwi i wredni. Natomiast w dawnych czasach myślę, że ludzie tak mocno z tym zaznajomieni nie byli i z automatu zachowywali się tak jak na co dzień. Więc ty też być może się aż tak nie spodziewałeś, że ktoś ci zrobi kuku, że ktoś ci zrobi na złość, coś ci zniszczy, albo usunie na tym twoim, albo zgra na przykład na twój dysk jakiegoś wirusa. Bo ludzie aż tak mocno sobie na złość wtedy w tamtych czasach nie robili. To też społeczeństwo było troszeczkę jakby ciaśniejsze, mi się wydaje. Takie mam w każdym razie odczucie. Mogło tak być. Kolejny punkt! No, jeśli nie masz nic do dodania, jeśli chodzi o to, no to tak, no kolejny punkt. W sumie nic. Kolejny punkt, tak. Już patrzam, co my tu mieliśmy, jakie są nasze odczucia czy historie związane z rewolucją nośników danych na PC. Kasety magnetofonowe, kadridże, dyskietki, płyty CD, DVD, Blu-ray, pendrive'y. No to tutaj ja się dużo nie wypowiem, bo ja się tym u mnie nie zajmowałem, tylko tutaj z powrotem zrzucę na mojego tatusia. On się zajmował wszystkim, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju zgrywanie, przegrywanie, robienie. Ja się tym bardzo późno zająłem, na etapie, na którym pendrive'y już były popularne. Więc ja korzystałem tylko z tego wszystkiego z pendrive'ów. On robił całą resztę. Jak trzeba by było coś przegrać, zgrać, zainstalować, zresetować system, no to ja dopiero się patrzyłem, on to wszystko robił i nie mam za wiele do powiedzenia w tym temacie, bo po prostu nie mam z tym styczności. Jedyne co to przegrywanie jakby
gier z czasów jakie to gry wtedy były, jak się tak przegrywało kumplom. No powiedziałbym 2007-2010, to tylko wtedy jakieś przegrywanie gier czy filmów na DVD znajomemu czy komuś w rodzinie, bo później to nie. Później zacząłem kupować, ja bardzo wcześnie zacząłem swoją drogą kupować gry oryginalne. Nie dlatego, że miałem kasę, bo najczęściej kupowałem gry na zasadzie kolekcja klasyki, tam dwie dychy. Platynowa kolekcja dla mnie to było. No to mówisz o późniejszych czasach, bo za czasów, które ja sobie utożsamiam z dzieciństwem, to jeszcze takich rarytasów nie było jak kolekcja klasyki. No ja wiem, no dlatego ci tłumaczę o swoich czasach, tak? Przecież nie będę mówił o twoich czasach, o których nie mam pojęcia. Ale mówię, no kolekcja klasyki dla mnie to było takie coś, co byłem w stanie sobie kupić, a platynowa kolekcja, która już kosztowała te 60 zł, to dla mnie było, o Jezu, to... No raz w roku sobie pozwoliłem na grę z platynowej kolekcji, nie? Ja strasznie z... Jeśli chodzi o nośniki to danych, to tylko instalowanie gier. I w sumie tyle. No cóż, no co ja mogę powiedzieć? Moją historię z Commodore już znacie, bo o tym kiedyś na podcaście opowiadałem, o kasetach magnetofonowych, które na początku dla mnie były źródłem, takim nośnikiem informacji. Tam się zapisywało dane na Commodore C64, na taśmach magnetycznych, które były bardzo nietrwałe, z biegiem lat się psuły, rozmagnesowywały, więc ta kaseta traciła na jakości. Inna kwestia, że czasami taśma się zrywała, trzeba było to otwierać śrubokręcikiem, kombinować, kleić, nie zawsze to, co było sklejone, się chciało potem odtworzyć. Śmieszne to były czasy. Oczywiście na kasetach magnetofonowych zarówno nagrywało się muzykę, jak i gry na Commodore C64. No i no kto pamięta tą słynną metodę na przewijania na ołówek czy na długopis, no to może rzecz jasna łapkę dać pod tym filmem, bo się rozumiemy. Tak czy inaczej tak to wyglądało. W tamtych czasach jeszcze były kartridże. To były takie, jakby to teraz wyjaśnić osobom, które mogą tego nie pamiętać. No takie kurde, jakbyś cegłówkę miał, tylko trochę mniejszą, nie? Plastikową. I zazwyczaj na tym była naklejka jakiejś gry. Kartridże charakteryzowały się tym, że w odróżnieniu od kaset magnetofonowych to była stała informacja. To znaczy to był taki mały, przenośny, twardy dysk. Tam było coś zapisane. Na kasecie magnetofonowej zawsze to można było usunąć, zmazać, nagrać coś innego. Kartridż był predefiniowany. Jak tam było coś nagrane, to już było nagrane na amen. I tego się zmienić nie dało. I kartridże, no na kartridżach już były oryginalne gry na Commodore C64, tam było takie z tyłu klawiatury specjalne wejście na kartridże. Natomiast no ja takich oryginalnych gier może miałem ze dwie, góra trzy. I zawsze mi się to właśnie wydawało gorsze od, chociaż to było no taka burżuazja, przejaw burżuazji, ale to mi się zawsze wydawało gorsze od zwykłych kaset magnetofonowych, no bo tak ja mówię, kartridża nie dało się przegrywać. Natomiast co powstało potem? No potem to wiadomo, oczywiście dyskietki. Kiedy miałem... Znaczy, dyskietki ogólnie mnie w znacznej mierze ominęły, bo ja jeszcze w tamtych czasach nie miałem peceta. Bardziej widziałem i u innych ludzi dyskietki. Kiedy ja już zyskałem własnego peceta, to już powoli zaczęły wchodzić płyty CD. W każdym razie w moim otoczeniu zaczęły się powoli pojawiać, bo kiedy płyta CD została wymyślona, to nie pomnę, no nie wiem, może już od dawna funkcjonowała, no ale w moim otoczeniu zaczęło się to pojawiać. Dyskietki, no po raz pierwszy pamiętam, że dyskietkę zobaczyłem właśnie u tej samej kuzynki na wsi. Też to był dla mnie ogromny szał ciał, no kopara mi odpadła, kiedy to zobaczyłem, bo dla mnie coś tak płaskiego i tak małego jak dyskietka, na którym można zapisać tak dużo informacji w tamtych czasach, to mi się jawiło jak po raz kolejny klasyczne sci-fi. Ja byłem w Matrixie w tamtych czasach, to po prostu dla mnie to już była przyszłość cywilizacji ludzkiej, to... To po prostu było totalne science fiction, nie wiadomo co, mafia, helikoptery, mosty zwodzone, kopara mi opadła. A co ciekawe, nie miałem tego efektu wow, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem płytę CD, dlatego że płyta CD była o ciupinkę większa i nie miała tej obudowy z plastiku. I chociaż była tak naprawdę znacznie lepsza od dyskietki, to mnie się to jawiło jak coś gorszego. Nie robiło takiego wielkiego wrażenia z perspektywy swojego wyglądu, designu. No i powiem szczerze, że... No i miałem takiego efektu wow. Ale co ciekawe, śmieszna historia mojego życia była związana właśnie w momencie, kiedy pojawiły się pierwsze pendrive'y. Pamiętam, jakby to było wczoraj, kiedy po raz pierwszy w życiu zobaczyłem pendrive'a. Nie miałem bladego pojęcia, co to jest. Nikt tego nie miał, o takich rzeczach się nie mówiło, o takich rzeczach się nie słyszało. A tu nagle byłem u jakiegoś informatyka. Ja tam miałem, pamiętam, jedną godzinę korepetycji z informatyki, bo czegoś tam nie jarzyłem.
I ludziska, on właśnie wpiął pendrive'a do jednostki centralnej. Ja tak patrzę zaskoczony, po prostu, wiecie, pobladłem. Myślę, co się dzieje, uciekać, nie uciekać, wybuchnie, nie wybuchnie, co to jest w ogóle? No dzisiaj się to może wydawać śmieszne, ale to nie zawsze było oczywiste. Coś takiego. I facet się tak na mnie patrzy, no obczaił, że nie ogarniam, co on w ogóle robi. Taki znak zapytania na mojej twarzy się rysował. O kurde, ale ciekawe miejsce. No i ludziska, wyobraźcie sobie, że mnie spytał, bo mówi, ja mam sporo pendrive'ów, chcesz jednego? Ja tak na niego wtedy spojrzałem, myślę, nie, ja dziękuję bardzo. Bo nawet nie wiedziałem, co to jest, nie wiedziałem, do czego mi się to może przydać, nie? Myślę, kurde, jakaś zapalniczka podpinana do peceta, ładowana przy pececie, po co mi to w ogóle taka zapalniczka jest? Ja nie palę. Dopiero potem się dowiedziałem, jak te pendrive'y funkcjonują. No lata później się mi się chciało śmiać z tej historii, że taki był szok za pierwszym razem kontaktu z czymś takim. No a dzisiaj wiadomo, dzisiaj już pendrive'y są przestarzałe, dzisiaj wszystko w chmurze. Dzisiaj nawet jednostki centralne nie mają w swoich obudowach miejsca na czytniki płyt CD, DVD. Osobne stacje dysków trzeba kupować. No gdybym ja o czymś takim usłyszał w dawnych latach, to powiem wam szczerze, nie uwierzyłbym, że kiedyś ludzie nie będą korzystali z płyt. Dla mnie to było oczywiste, że płyta musi być, no bo z czegoś tą daną musisz ściągnąć. No jak to masz z powietrza ściągnąć? Nie uwierzyłbym. Dotacje się spieprzyły? Nie, po prostu dzisiaj jakiś taki wyjątkowo słaby dzień. Nikt nie wpłaca, nikt nie chce rozwoju kanału. Po prostu nudne rzeczy gadamy. Być może. Znaczy to też, no dzisiaj jest taki dzień, no środek tygodnia, ale to w opisie was informowałem, że niestety, ale w weekend tym razem mi coś wypadło, no nie mogłem. Więc po prostu czwartek, piątek, znaczy piątek, no piątek jest pod znakiem zapytania. Piątek jest w dotacji, więc jeżeli się nie uzbiera pierwszy próg składkowy, to streama piątkowego nie będzie. Ale to zobaczymy. No i tyle. Dobra, coś masz do to powiedzenia? Nic. Myślę, że nie. Kolejny punkt. Ja już powiedziałem przed tobą. Jak dawniej się oglądało filmy, nasze opowiastki i historie z życia. Wiecie, stare telewizory CRT, wypożyczalnie kaset, wideo, same kasety VHS. No tutaj już mam coś do powiedzenia, bo na z VHS-ami miałem trochę do czynienia. Pamiętam, że dużo się chodziło do takich dwóch wypożyczalni u mnie w mieście, do których mieliśmy relatywnie mniej więcej tyle samo drogi, więc no jak w jednej czegoś nie było, to się zawsze szło do drugiej. I często było tak, że robiło się weekendy z filmami, nie? Wypożyczało się tam 4-5 filmów i się oglądało cały weekend. O, to ty bogaty byłeś, u mnie to było nie do pomyślenia. No ale dobra, słucham twojej historii. Ja powiedzmy tak, jak mówię, na początku lat 2000 to tu się za granicą, no to wiesz. To Eldorado, to sultan na osiedlu. No tak, do 2007 roku tak. Chciałbym tutaj nadmienić dla osób, które być może nie wiedzą, w dawnych latach była jeszcze większa dysproporcja pomiędzy zarobkami za granicą a zarobkami w Polsce. Waluta polska też miała zupełnie inną wartość, chociaż prawdę mówiąc, wartość względem innych walut to jest jedno, ale waluta polska miała również zupełnie inną wartość u nas, dlatego że złotówka akurat miała znacznie większą, ważniejszą pozycję. Były na przykład... O, god damn! Pablo, ho, ho, ho. 100 złotych. Dzisiaj? A czekaj. Ja myślałem, że ten podcast to nagrany wcześniej. Ale ja, jabłuśka mrugająca okiem, pozdrawiam Grzechu i panie B, oczywiście dorzucam się do dotacji i taki news. Dzisiaj zainstalowałem i zacząłem grać w Days Gone. O, no to bardzo mi miło, że panie Pablo, nakłoniłem cię do tego. Się strasznie. Ja się zawsze bardzo cieszę, kiedy mi piszecie takie komentarze, że oglądaliście jakąś moją serię i tak wam się gra spodobała, że was nakłoniłem do tego, żeby ją kupić. To mi się podoba, to mnie cieszy. Tak czy inaczej, bardzo serdecznie panie Pablo dziękuję, twoje zdrowiem. Przybliżyłeś nas o niemały krok w istocie do jutrzejszego strumyka. No, ale kontynuując, były takie czasy, kiedy złotówka miała znacznie mniejszą wartość niż dzisiaj. I na przykład kiedyś czytałem w gazecie, no ja w tamtych czasach nie operowałem tak wielkimi pieniędzmi, ja sam nie zarabiałem, więc nie mogę tego potwierdzić ani obalić, ale też kiedyś czytałem taki artykuł, że były takie czasy, że na przykład średnia pensja w kraju polskim wynosiła 800 zł. I to więc, było dobrze. Więc ludziska, wyobrażacie sobie coś takiego? Dzisiaj średnia pensja to jest 4000 u nas w kraju. Mówię o średniej, nie minimalnej. Średnia pensja, dawniej średnia pensja to było 800 zł.
taką wartość miała kiedyś złotówka. Więc no, to tylko taką otoczkę chciałem zbudować. Mów, mów. Co ja mówiłem? No i tak, no i szło się, no i się na weekend brało 4-5 filmów, nie? Jakichś tam dobrych, które akurat były dostępne. No, jak nie było dobrych, to się brało jeden, no i, no i sucha był, susza była, nie? Siedziało się i się oglądało TV. Czemu go taranujesz? Nic, nic, wypadku nie było. Mieliśmy dwa odtwarzacze, pamiętam, VHS. Mieliśmy odtwarzacz VHS do oglądania i mieliśmy odtwarzacz VHS do nagrywania. Ale nie na zasadzie, że przegrywaliśmy kasety oryginalne, bo no, no aż takiego kurestwa nie robiliśmy, tylko nie wiem, czy pamiętasz, czy tak u ciebie robili. Moja mamusia na przykład lubiła sobie, jak na przykład gdzieś jechaliśmy, a ona miała te swoje popieprzone seriale, które w latach początku 2000 dominowały, typu jakieś początkowe odcinki, bo moja mamusia praktycznie od początku oglądała, nie wiem, jak Miłość na dobre i na złe i te inne wszystkie dziadostwa. No początek, no to... miałem jak Miłość też oglądałem. No widzisz, no to współczuję. W każdym razie, jak jechać... Dziękuję, tak przepraszam, bo dotacja, twoje zdrowie, opowiadaj Berdiel dalej. Halo, pany, to nie działa. Jakiś wyjazd do rodzinki, czy gdzieś za miasto, czy jakaś wycieczka owocował tym, że nie mogła oglądać. No to się nastawiało ten drugi odtwarzacz, który był tylko do 100% nagrywania, w którym zawsze leżała kaseta i można było zaprogramować odtwarzacz, żeby nagrał jej konkretny program w TV. Mhm. Żeby nie opuściła żadnego odcinka. Więc to jest moja historia z VHS-ami. Oczywiście, no, telewizory CRT, no to chyba, no, nie ma co bardzo o tym mówić. Wszyscy mieli w tych czasach telewizory CRT. Ja telewizora płaskiego... Kiedy? Dużo, dużo, to już gimnazjum, jak pierwszy telewizor, że tak powiem, płaski, cudzysłów tutaj oczywiście mówię. No tak się wtedy na nie wołało, płaski telewizor. Telewizor płaski miałem, tak jak mówię, późne gimnazjum. Więc później niż wszyscy, bo wtedy się, no, finansowo zaczęło sypać, wtedy nieważne, także nie mogłem już tak nadążyć za technologią, która wchodziła na rynek. I tak było, ale VHS-y, no to wspominam bardzo, bardzo, bardzo. No, tak jak mówię, no mieliśmy wtedy ten plus, że mogliśmy sobie pozwolić. No ja pamiętam, jak żeśmy wtedy chyba akurat najnowszym był Więzień Azkabanu i wiem, że były z Harry'ego Pottera, a propos tego, co miałeś ostatnio filmik, to pamiętam, że Więzień Azkabanu mieliśmy chyba... Trzeba było tam dopłacić, żeby zapisać się do kolejki na wypożyczenie, to pamiętam, że no, byliśmy chyba trzecią czy czwartą osobą w kolejce, która zapłaciła za to, żeby sobie zarezerwować Więzień Azkabanu. I faktycznie oglądaliśmy Więzień Azkabanu, jak tylko wszedł na VHS-y. Zaraz po tym. Ale no... Dużo, dużo, strasznie dużo filmów oglądaliśmy wtedy. No, nawet więcej niż telewizję, bo potem będzie pytanie o telewizję, to od razu ci odpowiem teraz. Wiem, że nie powinienem, ale ci odpowiem teraz, żebyś mnie nie pytał potem. Nie, ja telewizji w ogóle nie oglądałem, ponieważ nie musiałem. Bo filmy miałem na co weekend, więc ja jako ja telewizji nie. Ja zamiast ten czas spędzać przed telewizorem, spędzałem na dworze z kumplami. Wtedy byłem bardziej aktywny. Teraz się zamieniło to wszystko. Mm. Ale no mówię, no VHS-y u mnie to było codzienność. Po prostu zawsze było coś do obejrzenia, a niektóre filmy to się nawet oglądało po kilka razy. I to tyle, jeśli chodzi u mnie o oglądanie filmów. Cóż, ja bym chciał całą otoczkę pod to wybudować, dlatego że... No, czemu mnie to nie dziwi? Dawniej, ja akurat sporo, znaczy tym sporo, no dawniej oglądałem po prostu telewizję, no oglądało się ją na co dzień, przy czym też, no, dla co po niektórych młodszych może się to wydawać dziwne, ale dawniej telewizja nie wyglądała jak dziś. Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wchodzimy sobie w neta, wklikujemy nazwę filmu, oglądamy ten film, bo teraz mam, nie wiem, 2 godzinki wolnego czasu, mam na niego ochotę, to sobie go obejrzę, czemu nie?
Albo ewentualnie wchodzę w telewizor, sprawdzam sobie listę, co będzie danego dnia leciało i sobie planuję, aha, o tej godzinie będzie to, no to wpadnę do domu, obejrzę, bo mam ochotę. Dawniej tego nie było. Dawniej przede wszystkim był jakiś program telewizyjny, żeby się dowiedzieć jaki, to musiałeś kupić gazetę. Fizyczną gazetę telewizyjną, papierową, gdzie co miesiąc miałeś listę filmów, które będą leciały w telewizji, o której godzinie, na jakim kanale. Dawniej się to dało zrobić, bo dawniej tych kanałów było stosunkowo niedużo. Jak ja u dziadków mieszkałem, pamiętam, że mieliśmy 5 kanałów. Znaczy, to akurat była bida, no ludzie mieli więcej, ale były takie czasy, że ja pamiętam moje dzieciństwo jako takie, gdzie było rzeczywiście autentycznie 5 kanałów tej telewizji. Przewertowałeś 5 kanałów, nic nie było, to wiedziałeś, że masz iść na dwór, nie? Natomiast fakt faktem, czytało się gazety papierowe, żeby się wywiedzieć, kiedy będzie twój film, i nierzadko było tak, że projektowałeś sobie już pod to, jakoś planowałeś całe swoje życie na nadchodzące tygodnie, bo załóżmy, bardzo czekałeś na emisję jakiegoś filmu, bo miałeś ochotę go obejrzeć i wiedziałeś, wyczytałeś w gazecie, że on będzie leciał za pół miesiąca na dwójce i czekałeś z wywalonym ozorem pół miesiąca, żeby zobaczyć film, który chcesz zobaczyć. To jest w ogóle dzisiaj absolutnie nie do pomyślenia, kiedyś tak było. No i ludziska, ja te czasy pamiętam, że rzeczywiście trzeba było zaplanować sobie życie realne pod to, żeby móc w danej chwili się dostosować do telewizji polskiej i załóżmy obejrzeć jakiś film. Śmieszne, no ale tak było. Z kolei, co jeszcze jest takim wyznacznikiem dawnych czasów, czego nie ma dzisiaj? Potem weszła tak zwana telegazeta, która w grafice bardzo zbliżonej do Commodore C64, tam też były opisy, już w telewizorze można było wejść w telegazetę i tam były wyświetlenia, zresztą tam były różne strony telegazety, jakiś tam seks telefon, jakieś tam horoskopy i tak dalej. Pamiętam, jak mój kumpel się w tamtych czasach jarał, bo tam była na jakiejś tam stronie w stylu, nie wiem, 999, była stronka poświęcona seks telefonowi. No i ludziska, wyobraźcie sobie, był rysunek taki napaćkany po prostu jak na Commodore, gdzie mógłbyś się doliczyć pikselów na palcach, no może kilkunastu rąk, rozpikselowanej baby, i kumpel się tym tak jarał, że się tam jest naga kobieta w ogóle, nie wiadomo co. No to też śmieszne czasy były. No, dawniej dostęp do wszystkiego był znacznie trudniejszy, również do samej pornografii. Tak więc takie rzeczy nie były normą. Tak czy inaczej, wyobraźcie sobie, że z telegazety to już się potem korzystało. Ja pamiętam, że tak bardziej w czasach gimnazjum, ale abstrahując od tego, właśnie te wypożyczalnie kaset, no, nam się w tamtych latach zdecydowanie nie przelewało. Moi rodzice byli rozwiedzeni, więc tym bardziej, no to były takie biedniejsze, skromniejsze czasy. Ja pamiętam, że u nas na osiedlu było ogromne, takie skupisko, takie po prostu tak ogromne, taki cały hangar był wypożyczalni kaset. No tam to chyba z 10 tysięcy filmów jak nic. Naprawdę monstrualna ta wypożyczalnia kaset była, jak w dzisiejszych czasach hipermarket, nie? I zawsze tam żeśmy chodzili sobie oglądać, jaki film wypożyczyć, i projektowało się również z wyprzedzeniem listę tego, jakie filmy będziesz chciał wypożyczyć w przyszłości, bo nie wszystkie były potem, bo niektóre z nich już ktoś inny wypożyczył, więc trzeba sobie było jakąś alternatywę wymyślić, a też no takie filmy u nas się pojawiały powiedzmy raz na dwa tygodnie, to wtedy mogłeś rzeczywiście dostałeś tego, nie wiem ile to kosztowało, załóżmy piątaka dostałeś. No i mogłeś iść po ten wymarzony film, wypożyczyć, włożyć kasetę VHS, odtworzyć tyle razy i w takim czasie, jak ci się podobało, to był luksus. Ogólnie odtwarzacze VHS-ów były luksusem, tak zwane magnetowidy. Ja tego też nie pamiętam z czasów dzieciństwa, to się pojawiło dopiero potem. No i pamiętam, że kiedy magnetowidy weszły, czyli właśnie odtwarzacze kaset VHS, to ja też byłem totalnie oszołomiony, bo to zrewolucjonizowało mój sposób korzystania w ogóle z telewizji. Bo od tego momentu, jak wiedziałem, że będzie leciał jakiś bardzo fajny film, to po prostu ciepało się kasetę do tegoż właśnie magnetowidu, nagrywało się ten film. I w przyszłości już ten film mogłem sobie obejrzeć, kiedy tylko chciałem. Nagrywało się go bezpośrednio z telewizji, w locie. Więc to już było ogromną nowoczesnością. Pamiętam, w taki nielegalny sposób miałem na przykład zgrane Czerwony Październik, Samych Swoich i masę innych ciekawych filmów. Również nagrywałem sobie w ten sposób programy dokumentalno-naukowe z Discovery. To było super, miło te czasy wspominam. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? No, chyba tyle. Chyba tutaj więcej nie ma. Aha, o monitorach jeszcze było. Ogólnie, jedyne co chcę powiedzieć o monitorach CRT, być może co bardzo młodsi tego nie kojarzą,
dawniej zanim wymyślono takie monitory, jakie są dzisiaj, czyli właśnie te słynne płaskie, jak powiedziałeś, no to były monitory kineskopowe i to było strasznie wielkim klocem, jak taki potężny wór kartofli 50-kilowy. Te telewizory nie tylko były wielkie w sobie, ale także były bardzo głębokie. I efekt był taki, że były strasznie ciężkie. I niestety nie miały najlepszej jakości obrazu. Ja przede wszystkim pamiętam, że monitory CRT, zarówno komputerowe, jak i telewizyjne, bardzo wyblakłe barwy przekazywały. I to pamiętam przez to, że gry dzieciństwa zupełnie inaczej dla mnie wyglądały niż w dzisiejszych czasach, kiedy je sobie odtwarzam. Bo były bardziej ponure, posępne, wyblakłe, takie stonowane, szare. Rzeczywiście mniejsza paleta barw była oferowana w tamtych monitorach i ogólnie taka szeroko rozumiana wyblakłość. Ja pamiętam, że przez to bardzo horrorowo wspominałem Gothica. Dla mnie to była potwornie mroczna gra, bo na monitorze CRT to naprawdę Gothic wyglądał jak coś bardzo, bardzo przerażającego, takie ciemne właśnie, ponure. To i tak jest ciemna gra, ale w tamtych czasach była jeszcze bardziej. Więc taka to śmiesznostka i tyle. No to kolejny punkt. Kolejny punkt. Jak wspominamy telewizję z czasów dzieciństwa, jakie programy oglądaliśmy, jak się ona zmieniała na dzień obecny? No, ja ci powiedziałem wcześniej. No czekaj, bo dotacją! Pablo, 3 złote. Ach, te lata. W telewizji seriale jak Sequest i Space Above and Beyond, a na kasetach Maska, Ace Ventura, Batman, Twister i tak dalej. Buźka mrugająca okiem. No tak było, dokładnie. Ja to pamiętam. Śmieszne to są czasy, nawet sam je wspominam trochę dziwacznie, bo to, wiecie, już tak dawno temu było dla mnie, no 31 lat mam, więc w sumie taki potwornie stary nie jestem, nie chcę z siebie jakiegoś spleśniałego kartofla robić, no ale mimo wszystko to naprawdę już masę wody w rzekach upłynęło i powiem wam szczerze, no mam takie poczucie, jakby to był jakiś, czasami to mi się jawi jakby nierealnie, że były kiedyś takie czasy, że byłem kiedyś mały, że chodziłem do tej podstawówki jak, zupełnie jak nie ja, jakby to było jakąś prehistorią. Coś niesłychanego. No ale jak telewizja się zmieniała? Przede wszystkim w dawnych czasach, jak dla mnie, ona była znacznie poważniejsza. Kanały, programy telewizyjne były dobierane przez twórców tych stacji telewizyjnych z wielkim pietyzmem, z większą uwagą i dokładnością. O co mi chodzi? Przede wszystkim o to, że telewizja troszeczkę zeszła na psy, być może na wskutek działania internetu i takich tworów jak YouTube, gdzie ludzie nie są ograniczani w żaden sposób i po prostu lecą bez żadnego scenariusza, mową potoczną. I telewizja być może pozazdrościła tego, chciała też uszczknąć ten kawałek tortu odbiorców i być może też zaczęła iść w tym kierunku. No dzisiaj to już nas nie dziwi, że w telewizji występują osoby, które nie znają poprawnej polszczyzny, wypowiadają się no totalnie z dupy. No wiadomo, każdemu babol się zdarzy, ale w dawnych czasach ja pamiętam, że fizycznie się nie zdarzało, bo jak ty byłeś w telewizji, nie wiem, byłeś dziennikarzem czy coś w tym stylu, to już byłeś na to nastawiony, że ty masz odpowiednią dykcję, że ty masz odpowiednią wiedzę o języku, że musisz coś sobą reprezentować. Nie do pomyślenia było to, żeby w telewizji usłyszeć przekleństwo, nie do pomyślenia było to, żeby w telewizji usłyszeć seplewiającego faceta, który załóżmy używa określenia bynajmniej, tak jak przynajmniej, co jest notoryczne w dzisiejszych czasach. No to jest taka degrengolada, troszeczkę taki upadek telewizji postąpił, regres z tej perspektywy, przynajmniej moim subiektywnym zdaniem, nie każdy się musi zgadzać. Inna kwestia, że ja to nawet dostrzegam z perspektywy czysto, wyobraźcie sobie, merytorycznej, to znaczy za czasów dzieciństwa, ja pamiętam, za czasów mojej podstawówki zaczęliśmy, no przeprowadziliśmy się do innej dzielnicy miasta, zaczęliśmy płacić abonament za kablówkę, znacznie więcej kanałów się pojawiło, Discovery. I to był ten czas, kiedy dla mnie po prostu totalnie telewizja jako całokształt zredefiniowała sens swojego istnienia. Bo jak zobaczyłem po raz pierwszy takie kanały jak National Geographic, jak Discovery Science, Discovery Historia, Discovery Channel i tak dalej, to powiem wam szczerze, tych kanałów trochę wtedy było i powiem wam szczerze, że ja totalnie oszalałem na ich punkcie i ja jako, no to była końcówka mojej podstawówki, więc jako jeszcze taki mały brzdąc w podstawówce zacząłem oglądać tylko i wyłącznie to. Już pamiętam, że mama miała mnie dosyć, bo zawsze jak gdzieś trzeba było włączyć telewizor, to ja prosiłem zawsze tylko o Discovery i no naprawdę myślę, że bardzo dużo mi to dało z perspektywy czasu. Teraz już nie pomnę, czego ja się tam podowiadywałem z tych kanałów, ale oglądałem je praktycznie dzień i noc, każdego dnia. Wracałem ze szkoły, włączałem telewizor, nawet lekcje odrabiałem przy Discovery.
Zawsze było Discovery w tle, zawsze programy dokumentalne, naukowe, bo ktoś sobie myśli, okej, Discovery, czyli takie kanały jak Wojny Kontenerowe, jakieś tam bitwy na złomowisku, złomowisko.pl, Rolnik Szuka Żony, nie wiadomo co. Nie. Discovery dzisiaj stało się kanałem czysto rozrywkowym. Nie różniącym się niczym od innych kanałów, ale również w czasach mojego dzieciństwa wyglądało zupełnie inaczej. Również miało bogactwo merytoryczne, bogactwo wiedzy. Dawniej, wyobraźcie sobie, taka śmiesznostka, dawniej, za czasów mojej podstawówki na przykład, na Discovery nie było żadnych reklam. W ogóle. Żadnych. Nigdy. Żadnych. Tam były tylko i wyłącznie programy naukowe. Tylko. Cały czas leciały 24/7. Mogliście na przykład sobie posłuchać o budowie reaktorów atomowych, o działaniu okrętów podwodnych, o erupcji wulkanów, o fuzji jądrowej, o sposobie funkcjonowania wielkich zakładów przemysłowych. Bardzo ambitne kanały, które dla młodego człowieka były naprawdę ogromną skarbnicą wiedzy i myślę, że w znacznej mierze... Znaczy, ja już wcześniej miałem takiego bakcyla, bo nawet zanim mieliśmy Discovery, zanim te telewizje do nas doszły, to już wtedy pamiętam, że wertowałem wielką encyklopedię PWN. Pamiętam, że w momencie, kiedy ją na komunię dostałem, to się nie mogłem od niej odkleić i potem przy niej siedziałem dzień i noc, czytałem sobie o różnych hasłach, pojęciach, o dalekich krajach, o wojnach. Byłem ciekaw świata. Taka ciekawość świata u mnie już była od czasu bardzo wczesnego dzieciństwa, ale właśnie potem to zostało podbudowane tymi programami naukowymi i to było super. Dzisiaj już takich programów w telewizji po prostu nie ma. Ja dzisiaj też czasami przeglądam, szukam, łaknę czegoś takiego, wchodzę na te Discovery, tylko że dzisiaj Discovery już nie ma nic wspólnego z nauką. Dzisiaj już takich kanałów fizycznie nie ma, no. Od wielkiego dzwona raz na jakiś czas się zdarzy, że rzeczywiście się pojawi jakiś materiał, z którego jesteście się w stanie czegoś dowiedzieć, ale ogólnie programy rozrywkowe i to jest dla mnie smutne, że wiecie, takich telewizji, gdzie są programy rozrywkowe, jest na kopę, prawda? Każda telewizja nieomal taka jest. Na każdej to można znaleźć. Discovery zawsze było czymś innym. Więc to było dla wybrańców. Teraz taki wybraniec już nawet nie ma czego szukać, bo w telewizji już nie znajdzie nic. Myślę, że to jest takie śmieszne troszeczkę, bo w dzisiejszych czasach tym, czym dawniej dla mnie było Discovery, stał się YouTube. Bo w dzisiejszych czasach ludzie tworzą taki content. W dzisiejszych czasach na kanale YouTube'owym jesteś w stanie znaleźć programy naukowe, programy niemal na każdy temat. Nawet właśnie przekopiowane i zreuploadowane te kanały, te programy, które ja kiedyś w dawnych czasach dzieciństwa na Discovery oglądałem, to teraz, chociaż ich nie ma już w telewizji, to można je czasami na YouTube odnaleźć. Więc śmieszne, ale no tak się to troszeczkę popsuwało, że no telewizja zeszła na psy jak dla mnie, a z kolei internet ją ociupinkę zastąpił. I to jest śmieszne dlaczego? Dlatego, że to jest takie kuriozum, bo telewizja dawniej była poważna i pozazdrościła takiego rozchełstania i trywialnych tematów o dupie marynie, które kręciły się po internecie, więc zaczęła kopiować internet. Teraz telewizja jest śmieszna, a ty w internecie. Internet stał się jedynym miejscem, gdzie jesteś w stanie właśnie takie poważne materiały znaleźć, jakieś poważne treści. No tak to ja osobiście odbieram, takie jest moje zdanie. Niestety bardzo smutne, no ale tak jest. Kolejne pytanie? Dobrze. Pytanie, jak oceniamy rozwój technologii muzycznej? Jakie mamy z tym związane historie? Gramofony, walkmany, discmany, kasety magnetofonowe, MP3 i tak dalej, i tak dalej. No to też mam wolne, bo już odpowiedziałem ci wcześniej skrótowo, ponieważ... Ale nic więcej nie masz do powiedzenia? Nie, nie używałem niczego takiego. Ja słuchałem muzyki zawsze na telefonie. Aha. No to... Jedyne co, to dostałem MP3 na komunię, którą oddałem siostrze, bo ja miałem lepszy telefon, nie, no bo byłem starszy, no to miałem lepszy telefon. I to w sumie tyle. Ja muzykę cały czas słuchałem na telefonie, bo no wiadomo, że to nie były te telefony typu 50 czy 10, tylko na tych późniejszych. Nigdy nie potrzebowałem jakby słuchać muzyki na MP3-kach czy MP4-kach, a te wcześniejsze technologie, o których ty mówisz, Walkman, Discman, to mnie w ogóle ominęły. No to ja ci powiem więcej, bo ja miałem do czynienia w życiu nawet z jeszcze wcześniejszymi technologiami. Mianowicie za czasów, kiedy ja byłem mały, to tak jak mówię, to był okres mojej podstawówki, a wtedy mieszkałem z dziadkami, to oni po prostu mieli gramofon. I jak chciało się muzyki posłuchać w domu, odpalało się gramofon, wyciągało się płytę winylową, albo też były takie postkomunistyczne, takie odbijanki. To miało jakąś swoją nazwę, kiedyś nawet cały artykuł w CD Action o tym czytałem.
To było takie dosyć uboższe, gorzej wykonane, cieńsze, ale były takie jakby plastikowe karteczki, na których były przekalkowane te płyty winylowe. No i się słuchało w ten sposób muzyki. Ja pamiętam na przykład, ja mam takie wspomnienia, że za czasów mojego dzieciństwa, jak był Sylwester, jak byłem jeszcze no takim małym brzdącem, nie? No to w tamtych czasach to ja wspominam Sylwestra po prostu z gramofonem. No i się puszczało piosenki dla dzieci. Śmieszne to było, taka to sobie technologia. Dzisiaj ktoś by powiedział old school i to taki old school w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo dzisiaj ludzie szukają melomani, no to wielcy fani muzyki, no to właśnie są zwolennikami tychże płyt winylowych. Znowu na topie stają się właśnie te gramofony, no bo uważają, że tam jest taka jakość dźwięku, że jest nie do podrobienia i że żadna elektroniczna muzyka tego nie zastąpi. I jakbyście nawet sobie weszli do MediaMarktu w dzisiejszych czasach, to potraficie całe działy sklepu znaleźć ze samymi płytami winylowymi. Ozziego Osborna, Beatlesów i tak dalej, czy nawet współczesnych wykonawców jak Lady Gaga. No to jest taki, można powiedzieć, taki nowy trend się wykreował. Natomiast ja pamiętam, jak to był jeszcze wyznacznik po prostu starych trendów i no u mnie w domu tak po prostu było. To było śmieszne, zresztą ten gramofon dalej gdzieś, myślę, będzie prawdopodobnie w domu mojej mamy. On się niestety zepsuł, już do końca nie działa. Ja tam próbowałem tą mamę kiedyś nakłonić, żeby próbowała go oddać do jakiegoś naprawiaka, żeby facet go doprowadził do stanu użyteczności, bo to jest dla mnie już swego rodzaju, powiedziałbym, taki zabytek i szkoda by było, żeby to się zmarnowało. No, co się z tym dalej stanie, zobaczymy. Tak czy inaczej, no tak było. Natomiast Walkmana dostałem na komunię od babci. To był ludziska przenośny odtwarzacz muzyczny na kasety magnetofonowe. I to również było takiej wielkości, powiedzmy, jak niewielka cegłówka. To się do paska, do spodni przypinało, chodziło się po dworze, do tego miało się dopięte słuchawki, się chodziło z Walkmanem. Potem były Discmany, czyli to samo, tylko z płytami. Wyobraźcie sobie, jakie to wielkie musiało być, żeby płytę wsadzić, nie? To było dokładnie to samo, tylko z płytami, natomiast Discmany mnie ominęły, bo mnie nie było stać na Discmana, a potem już weszły właśnie MP3, no i z MP3 sam już zacząłem korzystać, ale to już były czasy mojego liceum, więc to już się nie liczy. Natomiast ogromny rozwój z tej perspektywy, no bo rzeczywiście MP3, no telefony, ty mówisz telefony tak, tylko że za moich czasów w młodości, no to te telefony nie mogłeś nawet pomyśleć o tym, żeby otworzyć tam tyle muzyki, żeby w ogóle jakąkolwiek muzykę na początku otworzyć, a potem żeby otworzyć tyle muzyki, bo pamiętam na przykład w liceum, to miałem telefon, mogłem sobie muzykę zgrać, tylko co tam 10 utworów, czy powiedzmy 20, natomiast no na MP3, no to mogłem już to zgrywać w bardzo, bardzo wielkiej ilości i z tego korzystałem bardzo, bardzo dużo. Przy czym to był taki wyznacznik typowo tych kilku lat, kiedy chodziłem do liceum. Wtedy korzystałem 100% właśnie z MP3-ek. Potem się liceum skończyło, zacząłem chodzić na studia, już przestałem. I to, no nie wiem, 3 lata mojego życia bardzo dużo z tego korzystałem. Potem przestałem, odeszło do lamusa, no bo właśnie telefon to zastąpił. To jest o czym mówiliśmy, że telefon staje się platformą wielofunkcyjną, maszyną, którą nieomal można już zrobić wszystko w dzisiejszych czasach. I to też ma swój urok, to też jest pewien wyznacznik rozwoju elektroniki, technologii. To również ma w sobie to coś. No i tyle. Okay. Czyli jak nie mam, kolejne pytanie. Jak naszym zdaniem ogólny rozwój elektroniki wpływa na ludzi i ludzkość jako taką? Do czego on doprowadzi w przyszłości? Ale dobrze, jak wszystko, nie? No. I co, to tyle? No rozwój elektroniki, no możemy się komunikować bez problemu, możemy się widzieć, tak? Ale czy nie uważasz, że to jakoś ludzi wypacza, na przykład twoim zdaniem? Na pewno. Zatracamy tą cząstkę ludzkości w kontaktach przez kamerkę, bo to jednak nie jest to samo. No to widać, że to nie jest to samo, bo nie, no, jesteśmy w stanie jakby przez kamerkę robić dobrą minę do złej gry, a w sytuacji, kiedy nie dzieli nas ten zimny metalowy ekran, jakby wiemy, że możemy udawać. Łatwiej skłamać. To chcę powiedzieć, tak? To prawda. Więc to wypacza z nas tą cząstkę jakby ludzką. Przez to też
kontakty się pogarszają, bo mimo iż widzimy się na co dzień, to jednak to się staje takie sztuczne. I ja to widzę na przykład po tym, jak łatwo jest porzucić relację, którą się budowało przez lata, ale ona była tylko w internecie. Bo wielu znajomych miałem, czy to przez kanał YouTube'owy, czy nie, których poznałem, którzy trzymali się ze mną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przyszedł nagle dzień, który teraz już wiem, że to był ten dzień, od którego się zaczęła ta degradacja znajomości. Ale przyszedł moja wina. O, dzień dobry. Przyszedł taki dzień, w którym ta znajomość się skończyła. I to nie na zasadzie, że ktoś się pokłócił, ktoś coś zrobił, ktoś coś powiedział. Nie. Znajomość była, koniec, znajomość zakończona. Bez słowa, bez pożegnania, bez wytłumaczenia, bez niczego. Był chłop, nie ma chłopa, tudzież baba. Zależy od płci, no nie dyskryminujmy tutaj nikogo. Natomiast, no, nie miałeś tak, że miałeś znajomość z kimś, która po prostu... I koniec, po znajomości? Ale to jest myślę... To, w momencie, w którym ta znajomość się kończy, to ty nie wiesz, że ona się skończyła. Tylko to dopiero przychodzi perspektywa po miesiącu, dwóch, trzech, jak widzisz, że osoba, z którą spędzałeś godziny, no bo umówmy się, jestem no-life'em, to miałem czas. Spędzałeś godziny, poświęcając jej czas, zwierzając się, spędzając razem czas, bawiąc się, właśnie prawie wypiłem mikrofon. Traktując jak przyjaciela, nagle ta osoba po prostu znika z twojego życia. I to tylko dlatego jest to tak łatwo zrobić, że to było przez internet. I to tylko pokazuje, jak bardzo nieistotne są znajomości internetowe i te, które tworzymy przez internet. Bo dopóki one trwają, to będziecie mówić, i dałbym sobie rękę upierdolić, będziecie mówić, że to jest na zawsze, że to już będzie, że to jest... Musi tam jest i koniec, nie? Okej. No, że się nie skończy, nie? Nie, bo to tak, chłopa dobrze znam, to brat jest mój, brat, nie kumpel, to brat, nie przyjaciel, brat. No i nagle tej znajomości nie ma. To prawda, ale myślę, że ludzie w dzisiejszych czasach ogólnie tak podchodzą do znajomości. Znaczy, nie wiem, może kiedyś też tak było, ale ja nawet z realnego świata mam wiele przykładów na to, że znajomości, które były bardzo rozbudowane, kończyły się z dnia na dzień. Znaczy, to wiadomo, głównie było związane ze szkołami. Pamiętam, no nigdy nie zapomnę, jak chodziłem na studia. Mieliśmy taką, no pod koniec studiów też taką zżytą grupę, no bo 5 lat razem, no to, a to już człowiek był dorosły, chodziło się po imprezach, chlało się alkohol, gadało się na każdy temat, to już były takie czasy, powiedzmy, bardziej rozwiązłe. I mieliśmy taką zgraną paczkę osób, gdzie wszędzie chodziliśmy razem, każda impreza razem, każde opuszczone zajęcia razem, wszystko razem, tu do baru razem, tutaj pogadać razem, tu nad rzeczkę iść razem, no fajnie było. Natomiast ja już sobie z tego zdawałem sprawę, że to jest typowo po prostu wyznacznik tego, że mamy taką możliwość, że jesteśmy po prostu w tej konkretnej szkole. I ja im mówiłem, że bądźcie na to gotowi, że jak ta szkoła się skończy, to te wszystkie znajomości to już będzie finito i z dnia na dzień po prostu przestaniemy ze sobą gadać, spotykać, widywać i tak dalej. Oczywiście każdy w tamtych czasach mnie zbojkotował. Grzechu, pieprzysz głupoty, nieprawda, friendy forever, będzie elegancko, super, nigdy nie rozwiążemy tych kontaktów. Oczywiście, że miałem rację. Pierwszy dzień po studiach, większość z tych osób po prostu, to był ostatni dzień, kiedy je widziałem. Potem ugadywanie się gdzieś tam na Facebooku, że trzeba się spotkać, że to, że tamto, no zgadywaliśmy się chyba 10 razy. Nigdy to nie doszło do skutku. Z jednym kumplem takim, już jednym z najbliższych, naprawdę mi zależało, żeby gdzieś go zobaczyć, pogadać, spotkać się, no to go nagabywałem przez dłuższy czas, dwa razy przez te wszystkie lata od czasów studiów, żeby mi się spotkali w Katowicach, przy czym ostatnio mnie olał, nie przyszedł, nawet nie raczył poinformować, że nie przyjdzie, więc też już olałem, bo doszedłem do wniosku, że jak ja mam tylko o to zabiegać, no to sorry Wery, ale po prostu sobie idę w swoją stronę i w takim razie, no sorry, ale nie. I ludzie tak w dzisiejszych czasach do tego podchodzą, do znajomości bardzo często, że po prostu, no jest, teraz masz kumpla, okej, za chwilę może być inny.
Są też takie znajomości na całe życie, to prawda, ale jest ich coraz mniej. Tak mi się wydaje, to jakie jest moje subiektywne uczucie, być może się mylę, ale coraz mniej jest takich typowo hollywoodzko-filmowych znajomości, gdzie załóżmy potrafisz od czasów samego dzieciństwa się z kimś przyjaźnić do samej śmierci i wiesz, że to jest typowy przyjaciel na zabój, że możesz mu stuprocentowo zaufać, że możesz na nim polegać w każdej chwili, w każdej sytuacji, że nigdy cię nie opuści, nigdy cię nie oleje, że nigdy na przykład cię nie rozczaruje. Myślę, że w dzisiejszych czasach coraz rzadziej się to zdarza. Ludzie się po prostu zmienili, ale to może się mylę, takie moje subiektywne zdanie jest. Ale to też wynika troszeczkę z tej technologizacji, bo ludzie w dawnych czasach po prostu fizycznie więcej czasu poświęcali na budowanie relacji z innymi ludźmi, właśnie ze względu na to, że mniej czasu poświęcali elektronice. Mniej czasu poświęcałeś temu, żeby oglądać filmy, mniej czasu poświęcałeś temu, żeby grać w gry, mniej czasu poświęcałeś temu, żeby siedzieć w internecie albo właśnie na Facebooku, dlatego że tego nie było. Więc musiałeś, jeżeli chciałeś się z kimś spotkać, pogadać, a chciałeś, bo każdy chce, no to musiałeś fizycznie pójść do człowieka i zapukać do jego drzwi, wyjdź na ławeczkę, pogadaj ze mną. Teraz właśnie poprzez prostotę pozyskiwania nowych znajomości i prowadzenia rozmów, ludzie się już tak przyzwyczaili, że to jest takie fiubździu. No dzisiaj jest, jutro może nie być, to sobie znajdę kogoś innego w tym internecie. Może to ma jakiś związek. Natomiast ogólnie, no nie wiem, czy skończyłeś już swoją wypowiedź odnośnie tego pytania, bo jeszcze miałbym coś do dodania. Nie, bo po prostu skapnąłem się w połowie, że zacząłem robić prywatny wylew, zamiast odpowiadać na pytanie i... No ale to zawsze każdy taki podcast jest prywatny, no. No ale to było zbyt prywatne. Natomiast... Czy technologia ma na nas jakiś wpływ? Oczywiście, że ma. Pomaga nam łatwiej zasięgnąć informacji, bo jest wszechobecna. Ta informacja, no stąd nazwa zawodu, informatyka, nie? Czyli nauka o informacjach. W dużym sproszczeniu, proszę mnie nie rżnąć w komentarzach, bo się zamknę w sobie, chociaż niektórym by to pasowało. I ma też zły wpływ, bo tak jak mówię, wypacza nas z emocji. I ludzie myślą, że są w internecie bezkarni. Tak. Dopóki ich nie uświadomisz, że nie są. Dosłownie. I to już naprawdę zbyt daleko zmierza, zbyt daleko to zabrnęło, bo ja tutaj zawsze będę przytaczał tą sytuację, tą historię, jak kiedyś nagrałem film, który był tak naprawdę Q&A-em i ludzie sami mnie poprosili o to, żebym się wypowiedział. Wiecie, że ja nie jestem ateistą walczącym, ja mam w dupie, czy ktoś wierzy, czy nie, mnie to nie interesuje, dopóki nie wchodzi z buciorami w moje życie. Natomiast sami mnie prosiliście, żebym się wypowiedział w Q&A-u na ten temat, dlaczego ja jestem prywatnie ateistą. I wyobraźcie sobie ci, no chyba rzekomi właśnie wierzący, no bo kto inny mógł się tak zboczyć na ten film, tak wkurzyć. Tak czy inaczej ci inni katolicy, którzy poczuli się tak urażeni moimi słowami, gdzie wytłumaczyłem po prostu naukowymi słowami, dlaczego osobiście w to nie wierzę, byli tak obruszeni, że momentalnie zacząłem czytać na swój temat dziesiątki, dosłownie dziesiątki gruźb karalnych, że przyjadę do ciebie, zabiję cię, zarżnę ci rodzinę, żeby ci się spalił dom, wysadzę ci samochód, co notabene też pięknie pokazuje taką doktrynę domniemywanego chrześcijaństwa, że no, ktoś się potrafi uważać za stuprocentowego katolika, a drugiemu człowiekowi, który nic mu krzywdy nie robi, potrafi takie rzeczy mówić. No ale nieważne. Bo to nie znaczy rzecz jasna o całej religii, tylko to znaczy o jakichś konkretnych przypadkach. Tak czy inaczej, ludzie właśnie, do czego biję, że ludzie nawet nie zdają sobie z tego sprawy, że to potrafi być karalne. I jeżeli ja bym przyszedł z tym na policję, to w tym momencie mógłbym założyć sprawę odnośnie tego, że ktoś mi groził. To są groźby karalne. Ludzie czują się już tak absolutnie stuprocentowo bezkarni w internecie, że czasami im się wydaje, że to nie jest prawdziwy świat. To jest tylko tam gdzieś za oknem, to mnie w ogóle nie dotyczy. Nie widzą żadnego połączenia pomiędzy tym, co się dzieje w necie, a tym, co się dzieje w ich realnym świecie. Za oknem. Natomiast jeżeli mówisz, że troszeczkę... Przez internet nie zdają sobie sprawy, jaką słowa mają potęgę.
Pitolisz głupoty teraz. No, ja mówię jak było, no to wiesz, to że pitole głupoty. Ja ci opowiadam historię, która po prostu miała miejsce. Tak czy inaczej... Ty zacząłeś tu mówić, przerwałem ci teraz? No mówię, że ludzie nie wiedzą, jaką słowa mają potęgę w internecie. Tak, tak. To jest bardzo pozorna potęga. Ludzie myślą, że ta napisze, bo tam coś nie chce ma i ty zapominasz o tym, że to napisałeś. A w innej osobie to po prostu zaczyna siedzieć i się jątrzyć jak ropiejąca rana. Tak, i ludzie sobie nawet nie zdają sprawy. Wiesz, to też zależy od osoby, bo są osoby, które też zleją to ciepłym moczem i pójdą dalej, a są osoby, które po prostu, wiesz, biorą linę i szukają drzewa, nie? Tak, i bo inni nie... Nie każdy ma na tyle mocne dupsko, żeby wytrzymać w internecie napływ nagłej krytyki. Czy nawet nie krytyki, po prostu zwykłego hejtu, bo no hejterów w internecie nie brakuje, nie? Nie mówię o osobach, które, chujowy content robisz, to... ja to nazywam trolem, nie hejterem, bo dla mnie różnica jest między gościem, który robi konstruktywną krytykę, trolem, który pisze, żeby po prostu napisać i cię wkurwić, a hejterem, bo hejt, o czym powiem później, mam nadzieję, jak się wyrobimy, to jest zupełnie inna para kaloszy. Tak, natomiast co jeszcze chcę powiedzieć odnośnie tego punktu? Chcę powiedzieć, że myślę, że tak, wielki rozwój technologii, no elektryki, po prostu elektroniki, tak, technologii nie tylko komputera, internetu, ale wszystkiego, co jest związane po prostu z rozwojem elektroniki w dzisiejszych czasach, do czego mógł doprowadzić w społeczeństwie i prawdopodobnie doprowadził, no to przede wszystkim właśnie mniejsza socjalizacja społeczna, że ludzie już tak się razem nie trzymają w takiej kupie, jak w dawnych czasach i być może gdzieś już takie, no po prostu trudniej jest im zbudować stałe relacje. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest mniej fizycznie kontaktów z ludźmi, których to kontaktów ogólnie się potrzebuje. Jest to zapisane w naszej psychice, w budowie naszego umysłu, że... Znaczy nawet to, że właśnie Brytyjczycy prowadzili badania, z których wyszło, że jest największy taki współczynnik zależności pomiędzy samopoczuciem człowieka a kontaktami z innymi ludźmi, że ludzie, którzy na przykład są wyalienowani, nie mają komu się wygadać, mają mało przyjaciół, najczęściej chorują na depresję. No bo jesteśmy jednak istotami społecznymi, jesteśmy istotami stadnymi, potrzebujemy tych kontaktów. W dzisiejszych czasach właśnie za sprawą tego, że tak łatwo jest sobie pogadać w necie, to zastępujemy w ogóle... Niektórzy nawet stuprocentowo potrafią zastąpić sobie w ten sposób kontakt z drugim człowiekiem na żywo. Z ludźmi jako takimi to też nie doprowadza do niczego dobrego. To również może się przekładać na gorsze samopoczucie osób, to również może się przekładać na depresję jako taką, jak najbardziej. Inna kwestia to jest to, że ludzie mają mniej czasu w życiu realnym w dzisiejszych czasach i to akurat jestem stuprocentowo pewien tego, że jest to kwestia właśnie elektroniki. No dawniej wróciłeś z roboty, co ty chłopie mogłeś zrobić? Pobawiłeś się trochę z dziećmi, no spotkałeś się z sąsiadem na ławeczce, pogadaliście sobie, poszedłeś do żony, nie wiem, coś tam pichciła, to jej może pomogłeś, jakiś film obejrzałeś. W dzisiejszych czasach bardzo wielu ludzi żyje w taki sposób, że wracasz tam z pracy czy ze szkoły do domu, pierwsze co robisz, nawet nikomu dzień dobry nie powiesz, tylko odpalasz kompa. Odpalasz kompa, bo tutaj masz coś do zrobienia, tutaj musisz wejść na Facebooka, tutaj musisz sprawdzić coś tam, jakieś informacje w internecie, tutaj chcesz sobie coś przygotować, tutaj jakaś fajna gierka i godziny lecą tak naprawdę i jeżeli by to podsumować, to myślę, że ludzie dziennie, tak statystycznie, średnio, arytmetycznie potrafią spędzać przy kompie minimum tak ze 3, nawet 4 godziny, który to czas im po prostu się wymyka, przecieka przez palce i przez to potem właśnie jest tak wielkie... O co mi chodzi? Przez to potem jest tak wielkie niezadowolenie w ludziach. Czekaj, bo dotacja! Pablo, 3 złote. Grzechu, ale wiesz, że to, o czym mówisz, działa w obie strony. Szanuję twoje wybory, ale boli mnie jako osobę wierzącą, jak naśmiewasz się świadomie lub nie z wierzących. Drogi, no naśmiewam się z różnych rzeczy u siebie na kanale, natomiast nigdy nie powinno być tak, że jeżeli ktoś się z czegoś naśmiewa, to druga osoba pisze mu zgiń, albo że cię zabije, no to wiesz co, no ze mnie też się ludzie naśmiewają w internecie i co mam im grozić w związku z tym?
trzeba znaleźć jakieś status quo, trzeba umieć oddzielić żarty od realnego świata i funkcjonowania na co dzień, a i przy okazji trzeba mieć dystans do samego siebie i wszystkiego, co cię w życiu otacza. No nie może być tak, że na jakąkolwiek krytykę czy właśnie żarty ze strony drugiego człowieka, czy to bardziej czy mniej poważne, odpowiadasz kosą. To jest dla mnie patologia, coś takiego. No ale też nie uogólniam rzecz jasna, to ja nie mówię, że to się tyczy osób wierzących. Absolutnie, podaję po prostu taki przykład. Ja wiem, że to była konkretna grupa ludzi, którzy po prostu, no tacy byli, tak? Natomiast to nie uogólniam. No, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, bo mówiłem właśnie o tym, do czego doprowadza elektronika w dzisiejszych czasach. Ludzie po prostu mają mniej czasu i myślę, że z tego powodu często są bardzo tacy zestresowani, czasami wkurzeni, czasami podirytowani i przez to jest tyle chamstwa w dzisiejszych czasach. Bo zauważcie, że bardzo często już idzie spotkać na ulicy jakichś ludzi, którzy się wyzywają, nie wiem, przychodzisz do sklepu, ktoś na ciebie krzywo spojrzy, już go traktujesz jakimiś wyzwiskami, chamstwo się szerzy dosłownie na każdym kroku. Im dłużej żyję, tym więcej go jest na co dzień wokół mnie i tym bardziej inwazyjnie to chamstwo odczuwam i myślę, że jest związek z elektroniką. Dlatego, że ludzie tak dużo tracą czasu na elektronikę, że potem już cały czas żyją w biegu, cały czas żyją w pośpiechu. Cały czas, jak się już budzisz w realnej rzeczywistości, to nagle, bo obejrzałeś film, bo pograłeś w grę danego dnia, to nagle wychodzisz z założenia, że kurde, już jest ta godzina, a ty jeszcze musisz zrobić to. Zaczynasz żyć w pośpiechu, a pośpiech cię męczy na dłuższą metę. Pośpiech powoduje irytację. Więc już potem nawet nie masz czasu czy chęci być miły. Być może się mylę, być może nie, ale takie moje luźne przemyślenie. Natomiast, no i roszczeniowość. Też ludzie się nauczyli tego właśnie po internecie, po elektronice, że wszystko masz mieć na już, na wczoraj, na teraz, więc oni nie zamierzają czekać na nic. Masz im przygotować, oni są pępkami świata. Myślę, że to też pewien związek ma. Tak czy inaczej, to co jest z kolei dobre w rozwoju elektroniki, to z pewnością dostępność do informacji. No dawniej to było nie do pomyślenia, że ja na przykład wejdę sobie gdzieś tam na jakiś kanał, nie wiem, chcę, załóżmy, abstrakcyjnie, chcę sobie sprawdzić jedną informację, jakie jest top 10 najpotężniejszych koparek czerpakowych świata. Dawniej musiałbyś przewertować 100 książek, żeby takie informacje znaleźć i tak byłyby to informacje niepewne. Dawniej by to było absolutnie nie do pomyślenia. Nawet byłyby to informacje w pewnym zakresie niemożliwe do pozyskania. Dzisiaj po prostu, no łatwizna, wchodzisz na YouTube'a, wpisujesz tam wyszukiwarkę Google'a, czy bezpośrednio w YouTube'a 10 najpotężniejszych maszyn górniczych świata, czy coś w tym stylu. I z momentu to masz. Tak, na pstryknięcie palcem. Możesz się wzbogacić o takie informacje, więc dostępność wiedzy, dostępność informacji jest ogromna. Nawet takiej wiedzy, której w dawnych czasach w ogóle się nie dało pozyskać. Inna kwestia, że również masz taką prerogatywę, że możesz się komunikować z ludźmi na drugim końcu świata. Bo fizycznie możesz. Ci ludzie nierzadko nawet nie znajdują się na twoim kontynencie. Wystarczy zadzwonić, sekunda, gadasz. Ja już tego nie pamiętam, zresztą ja nie miałem powodu za dzieciaka dzwonić za granicę, ale były takie czasy, że trzeba było w ogóle zamawiać rozmowy zagraniczne i przygotowywać się do nich po prostu z kilkudniowym wyprzedzeniem, że ty musiałeś na początku to zamówić, potem dopiero ktoś był cię w stanie połączyć za granicę. A teraz na pstryknięcie palcem, just like that, da się to wszystko ogarnąć bez żadnego problemu. No to jest fajne w dzisiejszych czasach, taka łatwość życia z tej perspektywy. Kurde, no nie idzie żadnego fajnego kursu wziąć do tego Wyoming, no. Skrytykujesz, a może poprzesz? No, słabe to DLC. Jak nie ma żadnych tras, to faktycznie nie wiem, czy warte 30 zł. Nie mówię o DLC. Pytam o krytykę albo poparcie bieżących wątków. Ja już się wypowiedziałem i nasze wypowiedzi były poniekąd trochę zbieżne, więc... Więc wydaje mi się, że no, znaleźlibyśmy nić porozumienia między tym, co powiedziałeś ty, a tym, co powiedziałem ja. Chociaż nie we wszystkim się zgadzam, a nie chcę tutaj już robić dysputy na ten temat. Znaczy, chcesz też być poprawnie zrozumiany przez odbiorców tego materiału. Ja nie twierdzę, że wszystko, co mówię, jest prawdą objawioną i nie twierdzę, że mam pod każdym względem rację. Mówię wam po prostu, jakie są moje luźne przemyślenia. Być może w pewnym aspekcie się mylę w tych moich wywodach tutaj. Natomiast no tak sobie gaworzymy, dysputujemy. No to co, kolejny punkt. Jakie technologie wprowadziły nas swego czasu w największe osłupienie i z jakimi mamy związane zabawne historie? Dobra, tutaj już coś powiem.
To są dwie rzeczy, które będzie wprowadziły. A pojedziemy do Kolorado. Nie osłupienia, tylko takiego zainteresowania. Mianowicie pierwszą taką technologią był u znajomego Kinect. No. Do Xboxa 360. No, kontroler ruchowy typowo. Tak, sam fakt, że mogę się ruszać, bo o Wii wtedy tak nie słyszałem, o Wii, Wii, czy jak tam to się nazywa, nie słyszałem, ale jak zobaczyłem Kinecta i to, że po prostu on sczytuje całe moje ciało i wszystko, co tam robię, tam się robi, no grałem w taką grę Kinect Star Wars, więc tam to już w ogóle było, no wiadomo, to było strasznie niedopracowane i ogólnie no... Jak tak teraz na to patrzę, to była bardzo we wczesnej fazie ta technologia i źle, ale zrobiło na mnie to wrażenie. Drugą taką rzeczą, która też mnie zrobiła wrażenie, to bardzo podobna rzecz, ponieważ pierwszy raz jak wszedłem do VR-u. Tylko, że to był ten pierwszy VR, ja też nie byłem do tego przyzwyczajony i po prostu miałem takie mdłości i zeza rozbieżnego, znaczy zbieżnego potem. Znaczy miałem wrażenie, że mam zeza zbieżnego, jak zdjąłem te gogle, że byłem do tego sceptycznie nastawiony, ale rozumiem, że to ma jakąś przyszłość, chociaż już teraz są super gry na VR, więc ta przyszłość już powoli zaczyna się stawać teraźniejszością. I to takie w sumie są dwie gry, które na mnie zrobiły wow. Dwie gry, Boże, dwie rzeczy, które zrobiły na mnie wow. No ja nigdy nie byłem jakimś ogromnym fanem VR-u, to znaczy na mnie to aż takiego wrażenia nie robiło. Natomiast no, technologia z pewnością jest w jakimś tam aspekcie odkrywcza i ciekawa. Ja pamiętam, znaczy to już swoją historię o pendrive'ie opowiadałem, gdzie na początku w ogóle nawet nie wiedziałem, co to jest, do czego to służy, czy to jakaś zapalniczka podpinana do kompa, czy co. To była taka śmieszna historia z życia. Drugą taką technologią, przy której, znaczy ja nie mówię, że ja z niej korzystałem, czy że dla mnie to była ważna technologia, ale po prostu o niej miałem, kiedy weszła, to były e-papierosy. To też związane ze śmieszną historią. Ja pamiętam, stałem wtedy w Katowicach, z dwoma kumplami, znaczy no jeden to był mój kumpel, drugi to jakiś kumpel, kumpla, nie znałem faceta. O, czekaj się, bo dotacja! Pablo, 3 kurde, złote. To naprawdę nie ma żadnych kursów takich na północ. Z jednej strony zyskaliśmy więcej czasu przez ułatwienia w zdobywaniu wiedzy i kontakcie z innymi, tylko po to, by więcej go marnować. Ale przewrotność. Przewrotność, panie Pablo, tylko że też właśnie powinniśmy na to patrzeć jeszcze bardziej wielowymiarowo, to znaczy czy czas spędzony na przyjemnościach jest czasem zmarnowanym. W mojej subiektywnej opinii tak naprawdę nie. Ale, no wiecie, jeżeli ktoś zbyt dużo czasu poświęca życiu wirtualnemu, który tak naprawdę nawet nie istnieje, no to można uznać, że w pewnym zakresie to jest czas zmarnowany, no bo przecieka mu przez palce prawdziwe życie. Chociaż nierzadko dla wielu ludzi życie wirtualne jest ciekawsze od tego prawdziwego, więc dla nich to nie jest problem. No ale tak, to są ciekawe tematy, to z pewnością. Natomiast kontynuując ludziska, tak jak powiedziałem, e-papieros, pamiętam, że ten kumpel kumpla, który dla mnie był niejako obcą osobą, w pewnym momencie wyjął z kieszeni coś, taki długopis, i włożył go do ust. I sobie myślałem, kurde, skubany, co on w ogóle robi, nie? Nie chciałem wychodzić na debila, bo no, domyśliłem się, że to jest jakaś technologia, której nie ogarnąłem, że mam jakieś braki, nie? Natomiast mnie to zaintrygowało i zaraz sekundę później patrzę, a on z tego długopisu normalnie, bo na początku byłem święcie przekonany, że to jest po prostu długopis i facet sobie do ciapy włożył długopis. A potem nagle patrzę, z tego długopisu leci para. No i w tym momencie mindfuck, odleciałem totalnie, mówię, kurde, co to jest? Nie przyznałem się, że na ogromne wrażenie to na mnie zrobiło, że nie wiedziałem, co to jest. Dopiero potem wróciłem do domu, zacząłem o tym czytać. No i wtedy mi kopara opadła, że takie rzeczy są, no... Dziwne to było, to taka pierwsza styczność moja była z papierosami. Oczywiście potem się to stało czymś oczywistym, no dzisiaj to już nie robi żadnego wrażenia, czy nie skupia na sobie naszej uwagi, no ale na początku ten mindfuck był. A może tyle? Takie sobie wezmę. Tak, tyle. No to wio. No to wio. No to kolejne pytanie. Rozwój technologiczny, aut, elektronika itp. To jest to pytanie, które tam dodałem przy okazji, nie?
jak to postrzegamy, jak się na to zapatrujemy. To miało być po 10, a nie przed, no ale okej. Okay. Możemy to przewertować. Czyli w takim razie to pytanie. Opowiastka o wpływie internetu na łatwość pozyskiwania wiedzy. Jak to wyglądało kiedyś, jak dziś. Zasadniczo ja już o tym mówiłem, że dawniej to dla mnie było normalne. W ogóle o tym mówiliśmy. Tak, tak. Że dawniej to po prostu trzeba było właśnie szukać książki, grzebać w tym parę tygodni, a dzisiaj to jest na pstryknięcie palcem just like that. Chociaż nie zawsze internet jest tak mocno przydatny, bo czasami w świecie dorosłym można się natknąć na taką żelbetową ścianę niezrozumienia, jeżeli chcecie pozyskiwać dane z internetu. Nie chcę nawet nawiązywać do tego, że to mogą być dane przekłamane, bo w internecie nikt nie sprawdza poprawności wrzucanych danych, więc to, że ty obejrzysz jakiś filmik, czy na przykład przeczytasz jakiś tam artykuł, to wcale nie znaczy, że on mówi prawdę. Ale abstrahując od tego, to internet nie jest wartościowym źródłem informacji dla świata nauki. I po raz pierwszy się z tym spotkałem, kiedy pisałem pracę licencjacką, potem kiedy pisałem pracę magisterską, że mam mnóstwo fajnych naukowych jakichś artykułów opublikowanych w internecie, mam mnóstwo zapisów z Wikipedii, które chciałem wdrożyć do mojej pracy naukowej na studiach i momentalnie wszystko mi facet przekreślał, mój promotor. Po prostu z góry do dołu, jak tylko widział takie źródło informacji, nawet nie czytał, czego dotyczy ten wywód, tylko momentalnie od razu skreśla od góry do dołu, mówi, to nie jest wiedza. To nie jest obiektywna wiedza, to nie jest sprawdzona wiedza naukowa. Naukową wiedzą jest książka, natomiast to są tylko takie, no wiecie, no internet przyjmie wszystko, nie? Więc to nie było uznawane przez tego typu świat nauki. I to tylko taka anegdotka, natomiast ogólnie no to rzeczywiście daje to ogromne możliwości z perspektywy pozyskiwania wiedzy i częściowo być może internet spowodował, że ludzie troszeczkę ogłupli, bo w dzisiejszych czasach już raczej nie czytają książek, ludzie mają bardzo wielkie problemy, żeby w ogóle się wysłowić, żeby korzystać z poprawnej polszczyzny, a już nawet nie wspominam o tym, żeby mieć bogate słownictwo, ale z drugiej strony też właśnie internet sporo dał, bo ci ludzie, którzy być może nigdy by po tą książkę nie sięgnęli w dawnych czasach, nawet żyjąc, to dzisiaj mogą wzbogacać swoją wiedzę właśnie na tej bazie, że mogą obejrzeć choćby jakiś inteligentny filmik gdzieś na YouTube, czy przeczytać jakiś inteligentny artykuł i zawsze się czegoś dowiedzą, jest to znacznie szybsze niż książka. No ale dobra, to nieważne. Więc kolejne pytanie, zaraz niech tutaj wygrzebię, co tu było. Czemu internet wyzwala w ludziach negatywne emocje i cechy. Tutaj miałbyś teraz właśnie o tej motoryzacji, ale to jest mniejsza. Aha, no to dobra, to w takim razie no, teraz tak motoryzacja, ty zaczynaj. Jak wyglądało auto z naszego dzieciństwa? No, ja pamiętam, że auto z naszego dzieciństwa... Przepraszam, dotacja. Drobna przerwa. Szklany kebab, 3 złote. Przejrzałem sobie komentarze pod twoimi filmami o ateizmie i nigdzie nie ma śladu hejtu, tym bardziej gruźb. Koloryzujesz, czy było na starym kanale? Skoro było, czemu nic z tym nie zrobiłeś? Weź ogarnij te swoje końcówki om. Końcówki om, znaczy dobra, no mam z nimi delikatny problem, ale to czasami jest takie ledwo co słyszalne, no przecież wiem, co się pisze om, a co się pisze on, to nie jest kwestia mojej niewiedzy. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę i błędów na papierze nie popełniam, natomiast błędy w wymowie po prostu wynikają z tego, że no tak mi się wymawia. Mniejsza. Jeżeli chodzi o klip o ateizmie, oczywiście tyczy się to klipu na tym kanale, nie chodzi o stary kanał, natomiast chyba nie oczekujesz tego, że jak ktoś mi groził albo pisał nieprzyjemne rzeczy na temat moich rodziców, to ja zostawiałem ten komentarz, żeby sobie inni czytali i uważałem, że nic się nie stało. No w tym momencie, no to tak jakbym sam napluł na samego siebie, no to tak się nie robi. Momentalnie poleciał ban, momentalnie takie komentarze usuwałem, więc teraz tam takich komentarzy nie znajdziesz, chyba że napisane po czasie. Natomiast nawet w prywatnych wiadomościach pamiętam, że w tamtych czasach na fanpage'u na Facebooku mi ludzie pisali bardzo nieprzyjemne rzeczy i to takie wręcz karalne, no tak było. Ale tak jak mówię, no to momentalnie ban i usunięcie komentarza, no to... Byłbym jakimś totalnym idiotą, gdybym takie rzeczy zostawiał, żeby sobie wisiały w sieci. No, komentarz się skończył, więc powróć do odpowiedzi. Wszystkim stare samochody były kanciaste i niewygodne w cholerę. Mało ale też samochodów... przestronne. Znaczy, przestronne, źle powiedziałem. Bo były mniejsze niż dzisiejsze.
tylko że mniej rzeczy było w środku upchane, więc to też tak budowało takie poczucie przestronności. Ja pamiętam Trabanta dziadka, no to tam sporo tej przestrzeni było i bagażnik był największy ze wszystkich samochodów, jakie do tej pory w życiu widziałem. No. W Trabancie, kurde, no. A jednak Trabant, no małym samochodem był i dzisiaj jakby do niego podjechać takim klasycznym Mercedesem, czy nawet jakimś innym bogatszym samochodem, no to się wydaje takie maciubkie. I zresztą nawet jakieś takie na fanpage'u na Facebooku wrzuciłem takie prześmiewcze zdjęcie, jak byłem pod punktem 44 w Katowicach i stał na parkingu Maluch. Ten, wiecie, Fiat 126P i ludziska, stał Maluch, zaraz obok niego SUV. To bodajże Mercedes był. I jakie to było śmieszne, to nawet człowiekowi nie wydaje się realne, że kiedyś piątka osób potrafiła się skitrać, zmieścić do Malucha. Bo dzisiaj samochody są 500 razy większe niż dawne z tej perspektywy. No i kurde, no dzisiaj to jest taka śmiesznostka. No nawet jak są takie małe wozy w stylu Fiat 500, to i tak są większe od tych starych, bo są bardziej właśnie takie rozbudowane. No zupełnie inny jest stylistyka budowy. Jakie samochody były w moim dzieciństwie? W sensie, jakiej miałem w rodzinie, czy w sensie, jakimi się woziłem jako dziecko, czy... To znaczy, ja to bardziej rozumiem, to pytanie, tak bardziej właśnie z perspektywy tej elektroniki, że dzisiaj też samochód staje się takim, no bo w końcu o tym jest cały stream, dzisiaj też samochód staje się takim punktem dowodzenia wszechświatem, nie? Że masz komputer pokładowy, możesz na przykład nawet bardziej tych markach takich ekskluzywnych po prostu kliknąć jeden guzik, połączyć się z prawdziwym człowiekiem albo jakimś tam innym komputerem pokładowym i ja ci powiem lepszą, i on ci powie, że na przykład najbliższa stacja benzynowa jest 3 km po prawej stronie na takiej i takiej ulicy. Znajomy w Krakowie zostawił samochód w Maini. I wyobraź sobie te chłopki z Maini, co obsługiwały ten samochód. No zatrzasnął im się od środka, nie? I nie mieli jak po prostu go dalej pchnąć w tej Maini. No to dzwonią, a byliśmy kawałek, dzwonią do mojego kumpla, mówią, przepraszam, ale no zabłóc się przez czas, no może pan przyjść i otworzyć? A on mówi, że on się nie będzie fatygował, nie? I on włączył tego gościa na głośnik, wszedł sobie w apkę swojego samochodu, coś tam kliknął i drzwi im się otworzyły w samochodzie o kilka, powiedzmy tam, półtorej czy dwa kilometry dalej. No to widzisz, to o takich rzeczach nawet nie wiedziałem. No ale sam ten fakt, że potrafisz na przykład połączyć sobie wóz z telefonem i odtwarzać na radiu, w aucie muzykę z telefonu, który nawet do tego auta nie jest podpięty, nie? To też jest takie fajne i takich możliwości jest strasznie dużo w dzisiejszych czasach. O, to by było rzecz, która zrobiła na mnie wow. Ciekawe. O, to by było do mnie. I jakby wrócisz do tego pytania, co zrobiło na mnie wow. No. Ta technologia zrobiła na mnie wow, że przez po prostu oddalenie takich wielkich odległości on po prostu obsługiwał swój samochód, nie? Czy zrobiłem cokolwiek z tymi groźbami? Nie, no gdzie ja się tam będę przepychał z jakimś anonimowym człowiekiem z internetu? Szkoda mi czasu na takie rzeczy, zresztą i tak by pewnie z tego za wiele nie wynikło, bo to jest mała szkodliwość czynu. Natomiast, no była to sytuacja co najmniej nieprzyjemna jak dla mnie. Natomiast, jeżeli chodzi o samochody, do czego ja bym przede wszystkim bił, to do tego, znaczy nawet nie chcę mówić o najnowszych technologiach w autach, o autach, które w ogóle mają być pozbawione kierownicy, bo wystarczy, że powiesz, i to nawet nie musisz nigdzie wpisywać, tylko powiesz, że na przykład, ej Tesla, chcę podjechać tu i tu i ona jedzie. Natomiast nawet najnowsza klasa S Mercedesa jest wyposażona w sztuczną inteligencję, która parkuje auto. I to wygląda tak, że załóżmy, podjeżdżasz sobie pod drzwi hipermarketu albo kina i po prostu mówisz, Mercedes, znajdź miejsce parkingowe. On jedzie, parkuje. Ty sobie już niczym się nie przejmujesz, auto samo sobie poradzi. Potem tam klikasz jeden guzik na pilocie, czy nie wiem w jaki inny sposób, no ale chyba w taki sposób, że klikasz jeden guzik na pilocie, Mercedes się uruchamia, podjeżdża pod ciebie, żeby cię odebrać spod drzwi. No kurde, spoko sprawa, no. Gdzie o takich rzeczach myśleć w dawnych czasach? Zresztą daleko szukać. Ale z drugiej strony są też minusy tego. Tak. Ten sam znajomy, którego odwiedzałem w Krakowie, jechaliśmy przez miasto i chciało nam się pić. Jakąś wodę sobie trzeba było kupić. Zajechaliśmy do jakiegoś sklepu, zaparkowaliśmy parking przy sklepie, no wiesz, podjeżdżasz, maska jest przed frontowymi drzwiami sklepu, nie? Taki malutki, lokalny sklepik, nie? No. No i wysiadamy z tego samochodu. Tam jest wszystko w automacie, nie? On ma po prostu
na odległość. Jak się oddali pewną odległość, to samochód się zamyka. Tyle, że to działa w drugą stronę. Jak jest wystarczająco blisko, to ten samochód się otwiera, żeby on nie musiał nic robić. No i tak odchodzimy, jesteśmy przed drzwiami sklepu, on się tak odwraca na ten samochód, do mnie mówi, ty, Berliet, czy ja ci dam kasę i weź mi kup, bo ja nie mogę. Ja się pytam, czy co, że znają cię w sklepie, że cię nie wpuszczam, policję zadzwonią? Nie, tylko mi się samochód nie zamknie, bo jest za blisko ze sklepu do mojego samochodu. No widzisz, no. Oczywiście wiadomo, że to było w żartach, bo mógł manualnie zamknąć ten samochód, bo przecież to nie jest tak, że to jest automat i koniec, nie? Tylko no. No, wiesz co, tak z 10 lat nazad... Jakby zapomniał na przykład, że to ma, a może zapomnieć, bo dla niego to jest codzienność, to może wejść do takiego sklepu, a samochód ma niezamknięty. Aha. Więc to jest też niebezpieczna technologia, nie? No mój Mercedes też to ma, że jak odejdę, to się sam zamyka z kluczykiem na większy areał, ale ogólnie to ja to zawsze robię na guzik, bo tam czy się zamknie, czy się nie zamknie, ja zawsze, wiecie, coś się zepsuje, się nie zamknie, potem coś się stanie złego, ja zawsze wolę sam, ja nie ufam maszynom. Tak czy inaczej, daleko szukać, tak z 10 lat nazad temu, no dzisiaj to może też jest technologia, która aż takiego wrażenia nie robi, ale no w tamtych czasach, 10 lat temu, to naprawdę to na mnie ogromne wrażenie robiło. Przełożony mojej mamy w pracy miał, no to był bardzo bogaty człowiek, taki milioner, i miał takiego bardzo ekskluzywnego Lexusa, wręcz taką limuzynę. I tam na przykład, wyobraźcie sobie, w ogóle nie używał kluczyków. Pewnie jakieś tam miał, ale nie korzystał z nich. Miał po prostu czytnik linii papilarnych w drzwiach. Przykładał kciuk, otwierały mu się drzwi, wchodził. Tyle. No kurde, jak ja to pierwszy zobaczyłem, no to też był taki efekt wow. No, a potem powiedz do kupa, idź skocz mi po ten... Po na przykład mam wódkę w samochodzie czy coś, idź skocz po wódkę, nie? Ale to idzie o krok dalej, to nawet wiesz, wystarczy, że się zranisz w kciuka i co wtedy? Czy rozpozna, ty, czy nie rozpozna? Ja nie wiem, ja takich technologii nie przepadam za nimi, bo to już jest lekka przesada, to jest zbyt niepewne. Tak czy inaczej, ludziska, wyobraźcie sobie, że ogólnie ta technologia idzie coraz dalej. Niektóre pomysły są ciekawe, tak jak czytałem na przykład najnowszy Mercedes klasa S, ten, który będzie wychodził, nie ten, który wyszedł, ma mieć na przykład coś takiego jak zabezpieczenie przed otarciami. Jeżeli na parkingu ktokolwiek... No Mercedes po prostu jest pełen czujników, tak? Jeżeli wyczuje, że gdzieś ktoś o coś przyhaczył, w tym momencie z automatu robi zdjęcia ze wszystkich kamerek, jakie posiada w środku i na zewnątrz. I w tym momencie być może już ujmiesz w takich kamerkach jakieś tablice rejestracyjne faceta, który cię gdzieś przyhaczył, potem może spierdaczył. Więc fajne pomysły ludzie mają. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam ogólnie do tego, że również... zaraz po dotacja! Pablo, 3 złote. Nie lubię nadużywania słowa sztuczna inteligencja, po prostu algorytm wykonuje wcześniej zaprogramowane protokoły. Sztuczne? Jak najbardziej inteligentne? W ogóle. Mylisz się, panie Pablo. Dlatego, że to, co my dzisiaj postrzegamy jako sztuczna inteligencja, to masz rację, bo dzisiaj sztuczna inteligencja jest postrzegana jako maszyna, która sama postrzega świat, sama się uczy, jest po prostu niezależna od człowieka, sama wszystko potrafi ze sobą zrobić. Natomiast to nie znaczy, że definicja naukowa, sztuczna inteligencja, słowa sztuczna inteligencja tak wygląda, dlatego, że jeżeli byś zerknął do definicji naukowej, to o czym ty mówisz, to jest prawdziwa sztuczna inteligencja. Natomiast to, co z definicji sztucznej inteligencji jest postrzegane jako sztuczna inteligencja, no my dzisiaj tak to postrzegamy, że sztuczna inteligencja to jest po prostu już taki robot, android przyszłości, nie? Ale sztuczna inteligencja w ujęciu naukowym to już dawno została osiągnięta, bo sztuczna inteligencja oznaczała po prostu program, który sam zbiera dane i potrafi je wykorzystać do zaprojektowanych przez człowieka celów. A to już zostało dawno osiągnięte, bo to na przykład programy maklerskie mają, giełdowe, programy meteorologiczne mają. Zresztą miliardy jest takich programów w dzisiejszym świecie. I to jest właśnie sztuczna inteligencja, ale nie prawdziwa sztuczna inteligencja. Ale to jest już taka semantyka, bo tak jak mówię, ja mówię o nazewnictwie 100% naukowym. Kiedyś o tym nawet czytałem całą książkę. Tak czy inaczej, abstrahując, bo nie o tym chciałem, ludziska, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że dzisiejsze samochody również tak jak wszystko, no bo to zmierza już ogólnie w tym kierunku i wszystko już tak wygląda. Dzisiaj ludziska, samochody stają się tak przepakowane elektroniką, że to miewa swoje wady i zalety. Ty podałeś taką śmiechostkę z tym zamkiem. No ale prawda jest taka, że takich wad można mnożyć, dwoić i troić. Ja na przykład bardzo się cieszę, kiedy auto ma troszeczkę mniej elektroniki, dlatego że im mniej jest elektroniki, tym mniej jest rzeczy, które się mogą potencjalnie zepsuć.
Inna kwestia, że ta cała elektronika zazwyczaj jest bardzo droga w naprawie, w jakichś serwisach. I to również można przenieść na grunt, można bardzo pięknie odnieść na grunt naszej dysputy tutaj, na tym streamie. Mianowicie, wyobraźcie sobie, ja pamiętam te czasy mojego dzieciństwa, kiedy no, ja byłem wychowywany przez dziadka, no to przez dziadków. Ojca za specjalnie nie miałem i wyobraźcie sobie, w tamtych czasach ja pamiętam, jak chodziliśmy notorycznie z dziadziusiem do garażu, bo on po prostu dubał przy samochodzie. Coś się zniszczyło, coś tam nie łączyło, coś tam, nie wiem, lampka się wypaliła, tutaj coś trzeba było wymienić, wszystko robił sam. Po prostu człowiek orkiestra, no dawniej człowiek, posiadacz samochodu w dawnych czasach był po prostu sam mechanikiem, nie? Nie jeździło się z każdą duperelą do jakiegoś szpeca, bo to było drogie, ludzie byli biedni, a sami się tego uczyli i samemu mogłeś dokonać napraw. Ja pamiętam, że mój dziadziuś sam nawet na tokarce robił części do samochodu. Sam, jak brakowało mu jakichś części, nie szło kupić w sklepie, bo wiadomo jakie były czasy, on sam potrafił części do auta robić. On sam rozkręcał cały silnik w samochodzie, żeby serwisować wewnętrzne elementy tego silnika. Zresztą nawet miał ten, jak to się nazywało, kompresor w garażu i sam malował ten samochód w pewnym momencie. Po prostu wydubał z niego wszystko, co się dało, włącznie z szybami, elektronikę. Znaczy, no, tej elektroniki w dawnych czasach specjalnie wiele nie było, to był dramat. No ale wszystko wydubał, po prostu przeciął autokompresorem, pomalował i tyle. Zupełnie inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj nawet lampki czasami nie można wymienić w aucie samemu, bo auto i tak wie, że ta lampka się zepsuła, to ma wpisane w program i tak będzie wyskakiwał error programu, bo lampka nie działa, nawet jak sam wymieniłeś, to jeszcze trzeba wykasować elektronicznie, więc no jest to, no każdy kij ma dwa końce, tak? I te samochody z pewnych perspektyw, no to wiecie, no nie bez powodu w dzisiejszych czasach jedną z najbardziej rozpowszechnionych marek ciągników rolniczych na świecie są ciągniki rolnicze pochodzące z Białorusi. Chociaż Białorusia, no, psy dupami szczekają za dupie świata. Dlaczego tak jest? Bo tamte ciągniki rolnicze po prostu nieomal w ogóle nie mają elektroniki w sobie. One są projektowane tak, jak za czasów Sowieckiego Sojuza było. To jest eksportowane na cały świat, również do krajów słabiej rozwiniętych, bo chłop wie, że zepsuje mu się, załóżmy, taki kołowrotek, czy tam jakiś element, jakaś część, no to hun, wymieni sobie i tyle, będzie jechał dalej. Nie musi się babrać w jakieś tam właśnie elektroniczne rzeczy, nie musi się babrać w jakiś tam serwis. Sam jest w stanie sobie serwisować własną maszynę. Podobnie z niektórymi maszynami, no na wschodzie bardzo częstym jest przykład, że, znaczy tu akurat już mówię o Federacji Rosyjskiej, takie może troszeczkę egzotyczne przykłady, no ale też takie przykłady istnieją. U nich na przykład bardzo częstym jest takie pojęcie jak samochód produkowany na Syberię. U nich bardzo często w ofercie jakichś dealerów samochodowych jest tak, że możesz kupić auto normalne na rynek europejski albo wersję syberyjską. I na czym to polega? Dokładnie na tym, o czym mówię. Wersja syberyjska po prostu jest okrojona z elektroniki najbardziej jak tylko można. Znaczy tam jeszcze jakieś delikatne zmiany są, że więcej uszczelek w oknach, żeby nie przepuszczało zimna, żeby no niektóre elementy auta były lepiej oizolowane, zabezpieczone i tak dalej, ale głównie się to skupia na elektronice, że tamte samochody są po prostu patologiczne, tak jak za czasów, no nie wiem, w latach, załóżmy 40., 50., elektroniki prawie w ogóle nie ma. Bo to też bywa przydatne w wielu przypadkach. No i tyle, no. Okej. Więc śmieszne czasy, no i po prostu to się zmienia i będzie się zmieniało cały czas i w przyszłości, niezależnie od tego, jakie samochody by nie istniały, to już tylko będą progresowały z tej perspektywy i tej elektroniki będą miały tylko coraz więcej, nie oszukujmy się, tak właśnie będzie, więc jeżeli komuś to przeszkadza, no to ma wielkiego pecha. Cóż, co jakie tam jeszcze miały być inne punkty, bo w takim razie ja nie wiem, bo mam pomajtaną kolejność pytań. Czemu internet wyzwala w ludziach negatywne emocje i cechy? Czy zawsze tak było? To już mówiliśmy, de facto. Mówiliśmy, tak. Nie o tym mówiliśmy. Tak. Więc nie mówiliśmy o tym, że ludzie po prostu są, chcą, żeby tylko jednym zdaniem. Ludzie myślą, że są anonimowi i na więcej im wolno. Tak, bo no głównie jest tak, że to co powiesz komuś w internecie, to w realnym świecie byś nie powiedział, no. Bo, ale czemu? No właśnie dlatego, że w realnym świecie oczekujesz, że potem to jakieś konsekwencje może spowodować. W internecie chyba, wiesz... Chyba, że jest zimną. No ale też, bo ja no... Bo ja mam, uwaga, czekajcie. Będzie dźwięk? Wyjebane jajca na stół. Co sobie ktoś myśli? Nieważne, czy to jest papież, prezydent, czy premier wszechświata, dla mnie... Chociaż wiesz co? No mów. To jest zła cecha. To jest bardzo zła cecha. Bo ja w takim razie mam problem z jakby trzymaniem respektu wobec autorytetu czyjegoś. I to jest prawda. I ja jako takiego nie mam autorytetu, nie czuję respektu do autorytetu wobec pozycji,
bo mam to gdzieś, mogę czuć respekt wobec osoby, która akurat się, tak się składa, że ten autorytet pełni, tą pozycję piastuje, tak? To wtedy okej. Mogę mieć szacunek do takiej osoby, bo sobie na to zasłużyła osoba, a nie, że z góry pozycja, którą ta osoba zajmuje, narzuca jej no. Po prostu sztuczny szacunek, nie? Wiesz, o co chodzi? Tak, tak. Tłumacząc się z mojego jakby takiego braku hamulców, to jest dobra, to jest zła cecha, bo wtedy osoba, która z nami już dłużej, wie, czego się po mnie spodziewać. Tak, natomiast w dzisiejszych czasach też pokuszę się o takie stwierdzenie. To jest takie moje luźne przemyślenie, być może się mylę, ale wydaje mi się, że takich ludzi jak ty jest coraz więcej, bo właśnie nauczyli się ludzie w internecie mieć jajca i w internecie nauczyli się tego, że mogą mówić co chcą i mogą być chamami, mają w dupie cały świat, bo oni są pępkami świata, ekstrapolują to na świat realny. Czasami to dostrzegam, że łatwiej niż w dawnych czasach przychodzi ludziom chamstwo w dzisiejszym świecie i też takie zachowanie typowo internetowe. Mnie na przykład strasznie to wkurza, ja jestem takim człowiekiem troszeczkę starej daty. Ja lubiłem takie konwenanse. O, zaraz, bo dotacja! Chomik, 10 zł. Kiedyś w instrukcji obsługi samochodu było napisane, jak regulować luzy na zaworach. Dziś napisane jest, żeby nie pić płynu z akumulatora. Brawo, ludzkość! Dobrze napisałeś, to akurat słuszne spostrzeżenie. No super napisałeś, to 10 na 10 komentarz, bardzo adekwatny i prawdziwy niestety. Tak czy inaczej, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ludzie, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach tak gloryfikują troszeczkę to chamstwo w sobie. Mniej jest ludzi dobrze wychowanych i ja to dostrzegam. Być może to jest po prostu mylne spostrzeżenie, ale ja to dostrzegam po moim otoczeniu i realnym świecie. W dawnych czasach, kiedy się z kimś umówiłem na coś, załóżmy, nie wiem, chcę ukręcić jakiś biznes, jakiś deal, umawiam się, że spotkam się z facetem tu i tu, że w tam się dogadamy i coś tam, nie wiem, ja mu sprzedam albo on mnie coś, no to umówiłem się, miałem pewne, że się umówiłem, czyli już czekałem na to spotkanie, byłem pewien, że wszystko jest załatwione i nawet bym nie pomyślał, że ktoś może nie przyjść, no bo przecież ja się z nim umówiłem. W dzisiejszych czasach, jeżeli ja się z kimś umawiam, no to niestety ja to traktuję tak jak, no to takie fiubziu, no dobra, no to może coś takiego będzie miało miejsce, natomiast nigdy nie mam pewności i w 80% przypadków spotykam się z tym, że jestem z kimś umówiony, ktoś mi po prostu olewa. W dawnych czasach też się to zdarzało, ale ktoś przynajmniej był na tyle dobrze wychowany, że zadzwonił, wiesz co, nie, coś mi wypadło, nie mogę przyjść, nie czekaj na mnie. To się postrzegało jako normalne, bo tak po prostu było, no jak możesz kogoś nie poinformować, w dzisiejszych czasach ludzie po prostu nie przychodzą. Mają w dupie to, czy ktoś czeka na ciebie, czy sobie pod to plany ustawił dnia, czy nie. Mają w głębokim poważaniu, ich to po prostu nie interesuje. Słuchaj, zupełnie jakbym słyszał opis pewnego gościa, który od lat prowadzi kanał na YouTube i ze mną często się umawia, a potem zapomina. Mam takiego jednego w znajomych, strasznie mnie wkurwia, ale no nie mogę mu tego powiedzieć, bo za bardzo go szanuję, nie? Okej. No... Ale to się nie liczy, bo ja to rzeczywiście zapomniałem po prostu. To nie była kwestia tego, że... Ja nie mówię o wczorajszym dniu, ja mówię o całym konspekcie naszej znajomości. Ile razy tak było. Czasem mi się zdarza zapominać, ale to przez to, ile mam rzeczy na głowie, nie przez złośliwość. Natomiast czasem... Wiesz, o co mi chodzi? W realnym świecie po prostu spotykam się z tym, że ktoś nawet nie ma zamiaru przyjść. Nie ma zamiaru ci o tym powiedzieć. Bo uważa, że no sobie postoisz i tyle. Natomiast ja, jeżeli mi się zdarzało w życiu takie faux pas, zawsze za to potem starałem się przepraszać. Nawet jeżeli by była taka alternatywna sytuacja, nie wiem, umawiam się z kimś w realnym świecie, nie przyszedłem, zapomniałem totalnie i nawet nie byłem go w stanie o tym poinformować z wyprzedzeniem, no bo wiesz, nie, no wypadło mi z głowy, nie wiedziałem, zapomniałem, no to potem dzwonię przeprosić. Wie pan co, no bardzo pana przepraszam, taka sytuacja, no po prostu zapomniałem, no zdarza się, wszyscy jesteśmy ludźmi, bardzo mi przykro z tego powodu, źle się zachowałem. Ale ludzie nie, ludzie to już uważają za normalne. Nie przychodzisz, tyle masz w dupie. I to idzie o krok dalej, to nie tylko to, bo to taki przykład podałem, ale to jest, ten przykład można ekstrapolować dosłownie na wszystkie przykłady. W dawnych czasach dla mnie normą było, że idzie ktoś po ulicy, jakiś sąsiad, czy nawet ktokolwiek, przede wszystkim osoba starsza, mówię dzień dobry, no na litość boską. To jest normalne, no to było podstawą, no to zawsze tak było. Jeżeli ja bym nie powiedział komuś dzień dobry, to wręcz bym się spodziewał, że ktoś mnie opieprzy, no bo jakie to jest w ogóle wychowanie, jakie ogromne faux pas. W dzisiejszych czasach, kurde, jestem gdzieś na osiedlu, spotykam jakieś dzieci sąsiadów czy coś,
Żeby ktoś mi powiedział w ogóle dzień dobry, to ja nie wiem, ja bym wygrał w Totka. Ja bym się poczuł zwycięzcą, że ktoś mi obdarza takim szacunkiem, bo w dzisiejszych czasach już nie jestem przyzwyczajony do takiego szacunku jak dawniej. A to, żeby ktoś mnie w ogóle tytułował na proszę pana, to ja nie wiem, to już się fizycznie nie zdarza, to już nawet nie wygrana w Totka, to po prostu tego nie ma. Ja nie przechodziłem z kimś na ty, wódki z nim nie piłem, leci mi od razu, cześć facet, co tam u ciebie, mnie to odpycha. Ja z momentu mam taki error, że mam ochotę faceta widzisz, po prostu zrugać. A ja mam odwrotnie, bo ja na przykład, nie wiem, może to jest kwestia po prostu tego, że ja żyję w mniejszym miasteczku. Mieście. U mnie na osiedlu na przykład zauważam to, że tak powiem, dzieci, które się rodziły, kiedy ja byłem już nastolatkiem i teraz one są nastolatkami, a ja jestem nieco starszy, to mi mówią dzień dobry. Albo takie, z którymi prowadzę dialog, to po prostu cześć. Bo to jest właśnie taka rzecz inna między... może dlatego, że jestem od ciebie młodszy, ale ja po prostu nie czuję... na pana trzeba mieć wygląd i pieniądze, nie? Więc nie czuję potrzeby być tytułowany per pan, tylko zazwyczaj jakby od razu zarzucam tę jak to nazwałeś, konwenansę. I zwracam się z uprzejmą prośbą o nietytułowanie mnie per pan. Ale widzisz, jeżeli to jest... dzieci moich sąsiadów, nie? Jeżeli to jest twoja prośba, to jest zupełnie inna... O, pod prąd. To jest zupełnie inna kwestia, bo tak się przechodziło w dawnych czasach na ty. To po pierwsze, zawsze starsza osoba to proponowała, młodszej nie wypadało coś takiego. Ja na przykład u siebie w pracy, to podam przykład z realnego świata, u siebie w pracy mam starszą kobiecinę, on tam już pod 70 podchodzi, i wszyscy jej walą na ty, bo wszystkim powiedziała, że mogą jej mówić na ty. Mnie tego nigdy nie powiedziała, chociaż pracuję z nią na co dzień, jestem praktycznie w jednym biurze. Spędzamy razem 8 godzin dziennie. Nigdy mi tego nie powiedziała, nigdy tego nie zaproponowała, więc ja przez te wszystkie lata, jak pracuję w moim zakładzie, ja jej mówię na pani. Bo tak zostałem wychowany i dla mnie to jest normą. To jest wręcz coś oczywistego, że mnie nawet nie wypada poprosić o coś takiego, bo to zawsze powinno od starszej osoby wyjść. Natomiast, może taki staruch ze mnie, jeżeli chodzi o konwenanse, ale jednak widzę pewną chamskość szerzącą się w społeczeństwie szeroko pojętą. Ludziom jako takim przychodzi wyzywanie drugiego człowieka, sprowadzanie go, jakoś tak mieszanie z błotem. Ja też myślę, że to ma pewien związek z telewizją, z internetem, bo właśnie na wskutek, to dawniej się tak mówiło archetypicznie, że takim przykładem na to, jak to zostało wykreowane u nas w kraju, być może tam wcześniejsze przykłady były, ale ja to tak zawsze odbierałem, że Kuba Wojewódzki, no i Idol, że prawda, ty jesteś pewien siebie, ty jesteś kozak, ty drugiego człowieka możesz zmieszać z błotem, bo jesteś wielki pan, bo ty to jesteś gwiazda. Ludzie zaczęli takie programy oglądać w dzisiejszych czasach, każdy już się za taką gwiazdę jak Wojewódzki postrzega i każdy uważa, że może zmieszać z błotem drugiego człowieka, każdy uważa, że możesz mu coś wytknąć, że to nie jest nawet nic złego, jak go wyzywasz, bo na przykład, bo on się pomylił i na przykład się źle obsłużył w sklepie i ty już mu lecisz, ty chunie, co ty w ogóle robisz? Na co dzień się z tym spotykam, dawniej to było moment. Nie do pomyślenia dla mnie. Tyle, że, bo tu się chcę wtrącić. I ja nie bronię Kuby Wojewódzkiego, bo ja nawet nie oglądam jego programu. Przykład podałem, ale to nie chodzi mi o to. Ale... w odróżnieniu od tych wszystkich gwiazdeczek, które robią się na gwiazdeczki i uważają, że są pępkiem świata, to w przypadku Kuby Wojewódzkiego, i to nawet zobacz w jego programie, on może kogoś pocisnąć, ale jak sam zostanie pociśnięty, to nie przyjmuje pozycji defensywnej, tylko to po prostu przyjmuje, obraca to w żart, bo na tym polega jego program. A weź ty coś powiedz do takiej gwiazdeczki, która się uważa za pępek świata. Tak, ale nie chodzi mi o Wojewódzkiego, tylko po prostu chciałem to podać na przykładzie, że internet i telewizja to zapoczątkowały. O to mi chodziło. Skoro mówisz, że oni biorą przykład z Wojewódzkiego, to czemu biorą tylko przykład do pewnego stopnia? Tak, poczucie dystansu to jest kwestia subiektywna. Jedni mają, drudzy nie mają. Jedni udają, że mają, a potem na przykład wracają do domu i mają doła, bo ktoś coś złego o nich powiedział, ale sam ten fakt, że ludzie w dzisiejszych czasach łatwiej im przychodzi mówienie czegoś złego na temat drugiego człowieka, krytykowanie go, jakieś takie wyszydzanie,
Dawniej takie rzeczy, no to ja bardziej widziałem wśród dzieci, ale osoby dorosłe były na tyle ogarnięte, że po prostu wiedziały, że nie wypada komuś powiedzieć, że jest taki śmaki owaki, no... Może to jest przykład tylko mojego życia, ale ja się obracałem wśród ludzi dobrze wychowanych w dawnych czasach i dzisiaj mnie to naprawdę razi, że ja na co dzień widzę właśnie takie chamstwo wokół siebie. I to chamstwo, które nierzadko nie jest niczym konkretnym spowodowane, bo każdy się może pomylić, obsługując cię w sklepie, nie od razu go musisz wyzywać za przeproszeniem od chujów, żeby już obrazowo powiedzieć. A miałeś taką sytuację? Tak. No nie gadaj. Ale ja nawet widzę po sklepie wirtualnym, no Bianka prowadzi sklep i ja widzę, jak się do niej klienci odnoszą i jak potrafią ale czasami... Ale to jest wirtualny, to jest co innego, bo tam ludzie... Ale w realnym świecie też ten przykład, w Żabce kiedyś się spotkałem, że no... Ty chunie, jak to robisz, no? Bo akurat się pomylił, chciał inaczej wydać, nie? No, to takie jest, no... Nie wiem, jak ja widzę jakąś osobę, która sobie nie radzi, która... Nawet zrobiła coś złego, mogę jej zwrócić uwagę, ale w elegancki sposób. No, bardzo mi daleko do tego, żeby kogokolwiek wyzywać w jakichkolwiek sytuacjach życiowych, no chyba, że naprawdę już sytuacja jest ekstremalna i widzę, że z ekstremalnym chamem mam do czynienia. Natomiast... No nie wiem, ja tak subiektywnie odnoszę takie wrażenie, że społeczeństwo zaczęło przekraczać pewne standardy i to już było, to się nie wróci. To już po prostu, to się nie wraci. Dzisiaj normą stało się bycie chamem i bycie chamem jest cool. To, że ty możesz się dowartościować, obrażając drugiego człowieka, że możesz mu coś wytknąć i... No, to jest cool, to jest trendy. To jesteś wtedy w modzie, to jesteś po prostu... Jesteś spoko, jak możesz się do czegoś takiego dopuścić. Ale to jest też moim zdaniem... Już idziemy w off-topic, ale to jest moim zdaniem po prostu... Gimnazjum nie tykam, kwestia... bo dzieci w gimnazjum... Bo tutaj się odniosę do komentarza. Dzieci w gimnazjum wiadomo jakie są, ale ja... wiesz o co mi chodzi, że po prostu mówię jakie... Dzieci w gimnazjum już nie ma. No to też inna kwestia, ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że po prostu ludzie dorośli. Dawniej widziałem, że wokół mnie ludzie dorośli inaczej się zachowywali niż dzisiejsi ludzie dorośli. Miałem takie wrażenie, że ci ludzie dawniej sobą jakiś poziom reprezentowali. Być może to jest przypadek, być może jest to przekłamane wrażenie, a być może ma to związek także z otoczeniem wirtualnym, z telewizją i internetem, gdzie tak jak mówię, dawniej telewizja była na poziomie, każdy mówił sobie pan, pani, każdy program był elegancki, prowadzący programu chodził w garniturze. W dzisiejszych czasach, no to w telewizji też lecą teksty, ty chunie, ty taki śmaki, owaki. Też ludzie się naigrywają z siebie, dogryzają sobie, więc skoro ty to widzisz na co dzień tam, no to czemu nie masz tego widzieć na co dzień też w realnym świecie? Dlaczego? Bo ogólnie popularne, bo ja to przerzucę zniżę głos, żeby był bardziej męski. Kurde, ale ja nadrobiłem to... drogi, a chciałem się przespać i zobaczcie, ile musiałem drogi nadrobić. No debilna sprawa. Ja to przerzucę na to, jak wyglądał kiedyś humor, a jak wygląda humor teraz. Kiedyś jakby szczytem humoru i rzeczą, którą się oglądało, żeby się pośmiać, o był... Boże, nie mam tego. Dobra, mów. Kupię był to, kabaret, trudno. Nie? Był kabaret, więc w kabarecie był taki, a nie inny poziom żartu. No i tam śmiało się, hop się za babę przebrał, nie? No to jest nieśmiertelny żart. I łohoho, jakie śmieszne. I taki był po prostu poziom cudzysłów kultury. To jest tylko moja obserwacja, proszę mnie wyprowadzić z błędu. Jeśli tylko uważacie, że jest inaczej, to śmiało wchodzimy w dyskusję. Natomiast teraz bardzo popularne jest tak zwane insult comedy. Czyli... bo to jest rodzaj... jakby... rodzaj komedii. Insult comedy, no tak to się nazywa, nie wiem jak to jest po polsku. I to jest bardzo teraz widoczne, zwłaszcza, że równo z nimi do Polski, no bo wiadomo, że to było dużo wcześniej na zachodzie, zawitały te stand-upy. Zobacz jaka jest dyskrepancja między poziomem humoru tych... To, co mówiłem wcześniej przed stand-upami. Jezu, jak to się nazywa? Nie koment. Co było ten? Kurde, gdzie się tu mogę przespać w garażu własnym, no? Musisz zaparkować po prostu w garażu. Jak to się nazywa? Kabaretów, o. I zobacz, jaka jest dyskrepancja między poziomem humoru kabaretu i z czego tam żartują, a zobacz, co jest... co się dzieje na stand-upach. I zobacz też, jak się w ludziach...
niektórych ludziach wypracowało to, że teraz kabaret jest B, kabaret to jest dla snobów, dla ludzi, co mają kija w dupie, dla takich grzechów, a stand-up jest dla... Nie, ja kabaretów nie school. Lubię. Żart wtrąciłem. Wiem. Ale ten... A stand-up jest teraz cool, jest super, insult comedy, wohohoho, boki zrywać, nie? Ja sam kabaretów nie lubię i sam uważam ten humor za drewniany i no cóż, tak jest, ale no rozumiem, że ten humor do kogoś trafia, tak? Bo jakby nie patrzeć, no ludzi na tym jest co niemiara na tych kabaretach jednak, więc no jest to popularne nadal. Ale stand-up zyskuje na popularności, zwłaszcza wśród młodych. I zobacz, jak tam wygląda humor, tak? No, tam opowiadasz o różnych rzeczach i tam o życiowych, co prawda, bardzo życiowych często, ale tam język jest bardzo wulgarny. Nie? Tak, tak, prawda. Jest dużo żartów, tak jak tutaj pisze Paweł. Stand-upy stają się trochę przestarzałe. Tak i nie. Ja patrzę na zagraniczny, że tak powiem, rynek stand-upów, nie polski, i tam to nadal jest popularne. Insult comedy za granicą jest po prostu... Wiem, że mówiliśmy mówić o Polsce, ale po prostu mówię, jest ten edgy humor, tak to się nazywa. Nie no, wiesz co, mieliśmy mówić o świecie, więc no Polska też jest częścią świata, natomiast to, co mówisz, nie jest odbieżne od tematu. No, więc tam za granicą, no... Jakby osobom, na przykład jeśli chodzi o Anglię, która zapoczątkowała ten taki poziom edgy humoru, jaki jest, no to Ricky Gervais, nie? No to on zaczął te wszystkie swoje żarty publiczne, jakby wyśmiewanie osób wierzących i całkowite obalanie tabu, tak? W Ameryce też było dużo takich stand-upowców. W Polsce nie jest to jeszcze aż tak. W Polsce robi się żarty bardziej z życia, nie? W Polsce bardziej żartują, że ło, to dał się zebik, jak wykurwił swojej, no to ło, tak. W pierdolka, łe, żarty, dupa, seks. No, tak wygląda polski stand-up i tak naprawdę nie śmiejemy się z samego żartu, bo jak tak, jakbym ci opowiedział bez żadnych emocji i bez żadnej gestykulacji i niczego, tą samą historię. Przepraszam cię, ale donacja. Maui, 20 zł. Hej, Grzechu, z jakiej gry będzie jutro stream? Bardzo liczę na Rage. Tak, jutro będzie Rage. A, na czerwony przejechał. Jutro będzie Rage. No, jednym się podoba, drugim nie. Ja jestem tą grą zaciekawiony, jestem ciekaw, co teraz będzie, więc jutro będzie Rage. Mów. Berię tu nie. I jakbym ci opowiedział historię, tą samą, z której wszyscy się śmieją na stand-upie, całkowicie tonem bez emocji, powiedzeniem tego jednym jakby oddechem, to nie byłoby takie śmieszne. Tylko to właśnie osoby i ich obecność na scenie, a także charyzma powodują, że ten stand-up jest tak oglądalny. Bo to one robią show. To chodzi o robienie show. Mm. I chodzi mi... Dobra, bo zszedłem zupełnie na temat. Chodzi mi o to, że po prostu poziom... O, dobranoc. Poziom humoru się zmienia. Teraz bardziej popularny jest stand-up niż kabaret. No to też zachowanie ludzi, bo ludzie po prostu widzą takiego Krzysia w spodku, który po prostu opowiada o koszulce w pierdolce. No, on nie ma tego w swoim repertuarze, ale ja po prostu tak sobie przytaczam. Opowiada o koszulce w pierdolce, no to on też potem idzie do domu i uważa, że to jest normalne, no bo jak on to powiedział w spodku, no to przecież wiesz. No. Tak, humor się zmienił bardzo mocno, natomiast mnie się też wydaje, że abstrahując od samego humoru, ludzie po prostu lubią się w ten sposób dowartościowywać, że uważają, że jeżeli komuś wytkną błąd, że jeżeli komuś udowodnią, że jest od nich głupszy, mniej ogarnięty, czy cokolwiek innego w tym stylu, to w tym momencie im się robi cieplutko, że a to kurde, patrzcie, ja go potrafiłem zglebić, a on sobie nie dał rady w tej dyspucie, a ja to tak, bo tutaj pokazałem.
I to po raz kolejny nawet widać, ja wiem, że świat wirtualny a realny to są dwa zupełnie różne światy, ich nie należy przyrównywać w żaden sposób, ale ja to też widzę po kanale, że w dawnych czasach, nawet jeżeli ktoś miał coś nieprzyjemnego do powiedzenia, to po prostu to mówił w sposób racjonalny. Na przykład, nie wiem, ja się gdzieś pomyliłem, to mnie informował, ej Grzechu, wiesz co, tutaj mylisz się, no mówisz rzeczy nieprawdziwe, bo jest tak i tak. No i w tym momencie, okej, no mogłem się pomylić, faktycznie gościu fajnie sprawdził, pomyliłem się, idziemy dalej z tematem. Natomiast w dzisiejszych czasach bardzo często za tym podobną reprymendą idzie również słowo debil. Ej ty debilu, jak ty takich rzeczy mogłeś nie... Takich rzeczy nie wiedzieć, to każdy wie, a ty taki debil jesteś. Jakby właśnie ludzie potrzebowali tego poczucia, że mogą się poczuć lepsi od kogoś innego. No nie wiem. Niewłaściwe wychowanie. Znaczy wiesz co, profil wychowania również ma ogromne znaczenie, bo umówmy się, że w dzisiejszych czasach inaczej się trochę wychowuje dzieci niż w czasach, kiedy ja byłem mały. Ja na przykład miałem dom bardzo restrykcyjny. Ja miałem strasznie wielką dyscyplinę, wręcz taką żołnierską. U mnie niektóre zachowania były nie do pomyślenia i to, co dzisiaj widzę na przykład w tym, w cudzysłowie mówiąc, chowie bezstresowym, że dziecko chce zabawkę, widuję czasem takie sceny, no rzadko bo rzadko, ale jednak widuję. Dziecko chce zabawkę, rodzic nie chce mu kupić zabawki i mówi, wiesz co Maciusiu, no nie możemy kupić tej zabawki, chodź, bo tam mamusia czeka. Dziecko ma w dupie totalnie tego rodzica, dziecko po prostu wrych, ja chcę zabawkę, jakim prawem ty w ogóle mi tej zabawki nie dajesz? Natychmiast masz mi dać tą zabawkę, wrych, tupot, ono biega po sklepie, już nie wiadomo co, hajda na koguta, na tatara, bo robię co chcę. Dawniej absolutnie nie do pomyślenia, za moich czasów. Nie chcę wyjść tutaj na jakiegoś boomera, jakiegoś starego dziada, ale no naprawdę to było nie do pomyślenia, Jezu Chryste. Było po prostu pytanie, przepraszam, mamo czy dziadziuś, możesz mi kupić tą zabawkę? Była odpowiedź nie, koniec tematu, fizycznie idziemy dalej. Żebym ja w ogóle takie akcje odwalał, to przecież... Gdybym nawet spróbował, to nawet do głowy mi nie przyszło, ale gdybym nawet spróbował coś takiego odwalić, pierwsza reakcja, dostaję w dupę, idziemy dalej i ja jestem dziecko, ja mam się słuchać. No nie wiem, dzisiaj zupełnie inaczej takie rzeczy widzę i też może właśnie mniejsza ingerencja rodziców w wychowanie dziecka, w związku z tym, że rodzice też są właśnie zajęci elektroniką, komputerem, telewizorem, po powrocie do domu z roboty są zmęczeni, nie mają czasem ochoty czy czasu siedzieć z tym dzieckiem, uczyć go czegoś, więc po prostu sobie bardziej luźno być może spędzają czas. I to połączone z tym, że w tym momencie dziecko gdzie ma zapożyczać jakieś wzorce zachowań? No zapożycza je właśnie z mass mediów, z internetu i telewizji. Więc już się wychowuje od razu na start cham. Jeszcze nie wkroczył w dorosłe życie, ale już na start zaczyna być chamem. Ale tak jak mówię, no takie moje subiektywne odczucie, no może się mylę. Czy my tam jeszcze mamy jakieś punkty, czy to już koniec był? No było takie pytanie odnośnie ogólnie internetu, czy internet może mieć przełożenie na proces pogłębiającego się ogłupiania ludzi. Masz coś do powiedzenia w tym temacie? Mam taką nawet fajną wypowiedź, którą sobie napisałem. Całą wypowiedź od A do Z, całe zdanie sobie uformowałem. Nie wiem, czy ono będzie miało sens, bo tylko raz je czytałem i stwierdziłem, jest spoko, więc proszę o wyrozumiałość. Ale napisałem tak. Jak każda inna rzecz, internet jest miejscem, gdzie debile z różnych części świata mogą się spotykać i dalej szerzyć swoje debilizmy. To nie tak, że ich wcześniej nie było, bo byli cały czas, na każdym etapie naszej historii, tylko teraz mają właśnie miejsce, by razem się integrować i szerzyć ferment, niezależnie gdzie mieszkają. To brzmi jak definicja z nonsensopedii. Bo nonsensopedia jest taka właśnie taką satyrą względem normalnego świata, natomiast trochę prawdy w tym jest, bo dawniej, jeżeli byłeś, mówiąc w cudzysłowie, wioskowym głupkiem, to ludzie traktowali cię jak głupka, a ty widziałeś, że ludzie wokół ciebie są trochę inni, więc mierzyłeś w ich kierunku, żeby jakoś się u nich upodobnić do nich. Natomiast w dzisiejszych czasach, jak jesteś, w cudzysłowie mówiąc, wioskowym głupkiem, znajdujesz poklask w internecie i znajdujesz innych tobie podobnych, których ludzie oglądają, śmieją się z nich. Nie z nimi, tylko z nich, ale wioskowy głupek nie wie, że tak to właśnie wygląda. No nie przymierzając, takie przykłady ekstremalne, nie chcę tutaj nikogo urazić, no ale no chyba się wszyscy zgodzimy, że to są przykłady na bieżący temat. Pan Kononowicz,
choćby taki Gracjan Rostocki, on się nazywał, ten co w Krakowie mieszka, co piosenkę o kupie stworzył. No, są to jednostki nierozgarnięte, którym los poskąpił troszeczkę inteligencji, no bo nie każdy musi być równie mądry, czasami są osoby inteligentniejsze, czasami mniej. Natomiast w dawnych czasach taka jednostka po prostu by sobie żyła w swoim grajdołku jakiejś wsi albo miasteczka i widziałaby po prostu innych ludzi, troszeczkę bardziej ogarniętych wokół. Tyle. W dzisiejszych czasach, jako że ludzie się z tego śmieją, nie z tym, tylko z tego, no to jest pożywka. To jest tak naprawdę taki papierek lakmusowy na dalszą działalność tym podobnych osób. Im się wydaje, że w tym momencie są fajni, mają poklask, mają dużo przyjaciół, tylko że to nie są ich przyjaciele, to są tak naprawdę wrogowie. No, ja nigdy na przykład nie oglądałem takich programów jak kanał Kononowicza, bo mi się nie podoba sprowadzanie zwykłych ludzi, Bogu ducha winnych, którzy są szczerzy i dobroduszni, do roli błazna. To wiecie, w średniowieczu no się mówiło, że jest taki błazeński humor, no można się było pośmiać z niedołężności kogoś albo z głupoty kogoś, no nawet było takie powiedzenie jak wioskowy błazen i to się tyczyło właśnie do tych, no co głupszych ludzi. Natomiast w dzisiejszych czasach, no już uważam, że ludzie poszli o krok do przodu i powinni troszeczkę bardziej wyszukane sobie znaleźć jakieś pożywki do tworzenia dobrego humoru. I jeżeli widzimy, że ktoś sobie nie radzi w realnym świecie, bo na przykład jest troszeczkę nierozgarnięty, no to nie jest powód do tego, żeby się z niego naśmiewać. No, mnie to coś takiego radzi i powiem szczerze, że no nie. No i tyle, no. A tam też ktoś się czepiał w komentarzach, że ja często korzystam ze słowa debil. Tak, natomiast no słowo debil bierze się w moim słowniku na poczet określenia osób naprawdę głupich, dlatego że to jest encyklopedyczne określenie osoby głupiej. W momencie, kiedy mówię o czymś, jakimś działaniu bardzo głupim, to używam słowa debil na poczet spotęgowania głupoty, którą dany człowiek robi. Nie staram się kogoś obrażać w ten sposób, czy obrzucać go inwektywami, tylko spotęgować poziom głupoty jego decyzji. Natomiast w momencie, kiedy mnie ktoś wyzywa od debili, no to z całym szacunkiem, ale chyba wszyscy się zgodzimy, że no taki aż potwornie głupi nie jestem. No nie jestem encyklopedycznym przykładem osoby głupiej, tylko ktoś po prostu chce na przykładzie tego, że ja się gdzieś pomyliłem, od razu umniejszyć mojej osobie, a i przy okazji obrzucić ją łajnem, tak jak towarzysz Goebbels mówił, że dobrze jest obrzucić, no jeżeli ktoś nie wie, minister propagandy w dawnej III Rzeszy, Józef Goebbels, który zawsze zwykł umawiać, że obrzucanie łajnem jest dobre, bo zawsze coś się przyklei. No i to jest właśnie takie obrzucanie łajnem, że mogę się dowartościować, grzechu czegoś nie wiedział, albo gdzieś popełnił błąd, no to mogę go zwyzywać, mam taką prerogatywę, bo ja jestem fajny, ja jestem mądrzejszy od niego, ja wiedziałem lepiej. Być może faktycznie nie ma ludzi nieomylnych, nawet profesor Miodek nie jest specjalistą z zakresu polskiego i każdemu się czasem babolem zdarzy pierdyknąć, każdy ma jakieś braki, nie ma alfów i omegów, nie ma ludzi idealnych, którzy nigdy się nie mylą, ja też czasem się mylę. Natomiast człowiek na poziomie powinien potrafić zwrócić uwagę drugiemu człowiekowi na poziomie, że coś jest mylne, a nie od razu sięgać po takie inwektywy, moim subiektywnym zdaniem, dlatego też się właśnie obruszam na takie nazewnictwo. Natomiast to nie tylko jest takie, bo czasami się zdarza, ja to czytam w komentarzach, że ktoś mnie wyzywa, no polecę już językiem rynsztokowym, żeby obrazowo to przedstawić, ty kurwo, ty popierdolcu i tak dalej. Być może takich komentarzy nie widzicie, bo ja staram się momentalnie takich ludzi banować i takie komentarze usuwać, ale też się zdarza, więc no cóż, no taki jest po prostu internet, no to jest to, o czym mówiliśmy, ludzie się czują anonimowi, bezkarni, no i tak to już musi być, chyba się tego nie zmieni. No i tym pozytywnym akcentem zakończmy. Znaczy zakończyć to ja mogę, natomiast fajnie by było skończyć tą... Aha, dobra, nie skończę tej dostawy, bo widzę, że jest potwornie daleko stąd. Wziąłeś tego, 800 km wziąłeś chyba. No cały stan Wyoming tutaj mam do przejechania, tak naprawdę. No chciałem wam tego stanu najwięcej pokazać, jak się tylko dało. No ale rzeczywiście 3 godziny pierdyku, ja odkryłem nowe miasto i tak można zakończyć ów materiał. Cóż,
Tak jak mówiłem, jak mogę podsumować ten klip filmowy owego podcasta, trochę było tutaj pozytywnych wątków, trochę takich czysto negatywnych, trochę takiego właśnie naszego, mówiąc symbolicznie, starczego pieprzenia, że kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasów, trochę naszych przemyśleń, które być może słuszne, być może mylne, ale są takimi naszymi konkluzjami tego, jak my odbieramy rzeczywistość wokół nas. Każdy ma inny sposób odbioru świata na zewnątrz, świata wokół, więc to, że ja na przykład mam takie przemyślenia, że widzę, że to chamstwo się bardzo w dzisiejszych czasach szerzy, że ludzie się tak troszeczkę zmieniają w tym rycie, bardzo wiele osób się może ze mną nie zgodzić, bo na przykład mają zupełnie inne otoczenie i ich otoczenie nie odbiega od dobrze wychowanego, światłego i tak dalej. Ja mówię, jak się zmieniają ludzie wokół mnie i jakie ja dostrzegam te różnice. Natomiast też piszcie w komentarzach, czy się zgadzacie z naszymi tezami, które dzisiaj tutaj przedsiębraliśmy, przedkładaliśmy, czy też macie zupełnie inną perspektywę, uważacie, że jesteśmy w błędzie. Czekam na komentarze, tak samo jak czekam na komentarze, czy podoba wam się Tytan, którego dzisiaj tutaj przedsiębrałem rozgrywkę nim. No super track, moim zdaniem 10 na 10. A w przyszłości jeszcze mam w planach innego capovera stworzyć, ale to zobaczycie, jak już go stworzę. Tytanem planuję co najmniej jeszcze jeden strumyk przeprowadzić, bo kocham tego traka, a może nawet jeszcze ze dwa strumyki, zobaczymy. Ale kocham tego traka całym sobą, uważam, że jest ciężarówka po prostu przepiękna, typowo amerykańska, bardzo ją ubóstwiam. No i piszcie przede wszystkim, co myślicie o takiej formie tworzenia klipów na naszych, no chciałem powiedzieć naszych kanałach, no już naszych kanałów nie ma, Beliet zamknął działalność. Ale podobno na dobre mu to wyszło, więc w sumie dobrze. Ohoho, a nie. Już myślałem, że będzie spokój. 3 złote. W miarę okej stream, ale bym się do czegoś doczepił, ale może jutro zwrócę uwagę, ale spoko. A w to ja nie wątpię, panie zasraniec, żebyś się doczepił. Tak czy inaczej, co chcę nadmienić? Chcę nadmienić, że łaknę odpowiedzi w komentarzach, czy wam się w ogóle taka transmisja podobała. To nie jest wyznacznik czegoś nowego u mnie na kanale, dlatego że streamów takich w formie podcasta już miałem 5, to jest 6 z rzędu. Więc takie transmisje do tej pory się już pojawiały, gdzie były jakieś wątki główne, wątki poboczne. Mieliśmy listę zakolejkowanych tematów, o których chcemy prawić, a czat jest bardziej takim właśnie słuchaczem, który od czasu do czasu w dotacjach może coś od siebie dodać, natomiast no mniej na tym czasie się skupiałem. Piszcie, czy wam się takie transmisje podobają, czy ogólnie jesteście za tym, żeby w przyszłości powstawało więcej tym podobnych podcastów, czy jednak jest to fajne, ale tylko od czasu do czasu i chcecie, żeby to była nisza, żeby to tylko było przełamanie rutyny kanału raz na jakiś czas od wielkiego dzwona. Piszcie w komentarzach o tym wszystkim, no i widzimy się w przyszłości na kolejnych podobnych i innych klipach filmowych na moim skromnym kanale. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie rzecz jasna o łapkach. O kurde, w dupę jego mać! 100 zł. Jeszcze ja. O kurde! O, wiecie, no to bardzo się cieszę, panie skórze, tobie się podobało. Zdecydowanie humor na... Widzicie, dużo się dzisiaj psejęzycam się. Nie wiem, z czego to wynika, bo jestem 100% trzeźwy. No może mam taki dzień, czasami mam takie dni, że jakoś tak ten język ciężej mi łazi w gębochłonie. Tak czy inaczej, bardzo się cieszę, że tobie się transmisja podobała. Jestem z tego powodu uradowany. Tak samo, że wpadłeś. Chociaż tam no brakuje tych dwóch przysłowiowych złotych, to już symbolicznie uważam, że oba te progi składkowe się uzbierały. No i w nadchodzącym tygodniu zarówno będzie stream, znaczy w nadchodzącym tygodniu, stream to będzie jutro, tak? Jutro będzie strumyk z Rage'a, samopas, natomiast w nadchodzącym tygodniu będzie ludziska również materiał, taka zapowiedź kolejnej gry, kolejnego tytułu growego, jakim jest Park Beyond, czyli taki troszeczkę roller coaster tycoon, gdzie budujemy własny park rozrywki. Myślę, że to będzie ciekawe, no i tym bardziej fajnie, że udało się spełnić tym podobne założenie. Bardzo serdecznie dziękuję za dotację, bardzo serdecznie dziękuję za wkroczenie na ten kanał, na tą transmisję, na sam koniec. O kurde, no to z grubego rękawa! Ja cię, panie... Powiem szczerze, panie Sku, myślałem, że to będzie fatalny strumyk, bo początkowa godzina, nawet tam ludzie pytali, czy się coś z dotacjami nie zepsuło, bo początkowa godzina tej transmisji, no to się chyba 5 zł uzbierało, a tu nagle proszę, jak to się mówi, nieważne jak człowiek zaczyna, ważne jak kończy, prawda, więc bardzo mi poprawiłeś humor na ten wieczór, bardzo serdecznie dziękuję. Chociaż dzień, tak jak mówiłem na początku tej transmisji, był dla mnie diablo trudny, no i był to ciężki dzień.
ale transmisja jak najbardziej fajna. Też możecie zapodawać w komentarzach pod tym strumykiem, jakie widzicie tematy na kolejne takie transmisje, jakie chcielibyście, żebyśmy tematy poruszyli, się o nich zaczęli wypowiadać. Ja od siebie tylko dodam dwie rzeczy, że jeżeli chcecie zapodać jakiś temat na streama, to po pierwsze musi być on dosyć rozłożysty, albo to musi być co najmniej grupa tematów, no bo wiecie, to są 3 godziny. Jak zadacie jakiś wątek, którego się nie da za specjalnie rozbudować, no to odpowiemy na niego w 10 minut i co robić potem, prawda? To musi być dostatecznie wielki, obszerny, głęboki temat. Inna kwestia, że to raczej musi być temat na wątek, którego można sobie podywagować na logikę, bo jeden z widzów, mieliśmy już takie pytania zakolejkowane, tam niektórzy widzowie nam proponowali takie wątki jakieś bardziej ambitne, odnoszące się do poszczególnych książek, filmów, natomiast bardziej opierały się na wiedzy, nie na naszych rozkminach. Ja bym chciał, żeby te podcasty bardziej właśnie były oparte o jakieś takie nasze gdybanie, luźną rozmowę, że co ja myślę, co Beriet myśli, jakie są nasze historie z życia związane z jakimś wątkiem. Natomiast jeżeli chodzi o wiedzę, typową wiedzę, na przykład jak ja widzę budowę jeszcze potężniejszych, wielkich zderzaczy hadronów w przyszłości w Europie, takie wątki to ja jednak bardziej bym zostawił, czysto naukowe, oparte o wiedzę bym zostawił na Q&A, więc piszcie, jeżeli macie jakieś fajne pomysły, piszcie pod tym materiałem, jakie tematy możemy w przyszłości poruszyć na podcastach. No i co? I to chyba tyle. Takie obszerne zakończenie tutaj stworzyłem. No ode mnie też. No, Beriet dzisiaj troszeczkę taki posępny, no ale jak mówił, że go głowa boli, a takie wrażenie odnosiłem. Nie no, otworzyłem się, tylko staram się nie gadać aż tyle. Nie, to właśnie moim zdaniem, wiesz, mamy 3 godziny, to możemy. Kto nam broni, nie? Trzeba znaleźć wątek na 3 godziny, więc można się tam porozwodzić, podywagować. Myślę, że jest to jakkolwiek ciekawe. No dobra. Na razie od nas to tyle, jako że progi składkowe się uzbierały. Aby tradycji stało się zadość, muszę to uczynić, panie Berliecie, więc jak coś, to się wycisz na chwilkę, bo będzie hymn. Niestety, musi być. Musi tam jest, że tak powiem. Zatem ludziska, dokąd proś się zmierza? Powiedz mi, Janusz, powiedz mi, Janusz. Rusza se racieczki, jak zwiewne trzewiczki, i pomyka tu, i pomyka tu. Rusza se racieczki, jak zwiewne trzewiczki, i pomyka tu, i pomyka tu. Ryjek swój różowy wpycha w ziemię tak, wpycha w ziemię tak. Bo to trzoda chlewna, zwinna niczym zebra, lubi truflów smak. Lubi truflów smak. No i pięknie, prosiacze ryjki i całe świniaszcze poleciały na czatach, bardzo zacnie. Cóż, ludziska, myślę, że przystanę na tym poboczu, żeby się z wami elegancko pożegnać. Nie jestem w stanie na razie ocenić jakości wykonania tego DLC Wyoming, bo do tej pory za dużo nie widziałem, ale powiem wam szczerze, to co widziałem, jakoś potwornej rewelacji nie ma. To znaczy, piękne pejzaże widziałem na przykład w dawnych czasach, jak miałem te DLC z Colorado. Już, Bianuś, kończy, już. To tam przepiękne pejzaże, góry, nie wiadomo co. Ja wiem, że nie każdy stan jest górzysty, ale w każdym można zaprezentować coś ciekawego. Póki co ten Wyoming taki troszeczkę pustawy mi się wydaje, ale być może się mylę, być może w przyszłości zmienię zdanie. Jeszcze zobaczymy, bo jak będę jeszcze w przyszłości jakieś tam podcasty robił w tej grze, no to rzecz jasna dalej sobie ten stan będziemy eksplorować. I to za sterami naszego dumnego Tytana. Oj kurde, ciężarówka naprawdę wyszła mi 10 na 10, nie tylko dlatego, że to jest mój ulubiony kolor. Kocham kolor żółty, wygląda przepięknie, ale także właśnie widzę potęgę tego traka, taki ogrom, taką hegemonię, ilość tych osi, potężny silnik, te chromy, rury wydechowe z tyłu, filtry powietrza, no kurde, dzieje się, ile tych lampek, ile tych klaksonów, tego wszystkiego, no po prostu coś pięknego. No, zakochałem się, super trak mi wyszedł. Muszę sam siebie pochwalić, jak nikt inny pochwalić mi nie chce. No i dobra, tym pozytywnym akcentem zakończę ów materiał. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tak jak mówiłem, jak coś macie możliwość łapkowania, jak coś, to link do Patronite'a w opisie. Trzymta się, ludziska, i do jutra, bo jutro będzie kolejny strumyk. No to co? Very bardzo хорошо. Teraz jeszcze muszę znaleźć guzior. Trzymta się.